Kristan Kan na setny odcinek. Absolutnie nikt nie zdaje sobie sprawy, jaka to fantastyczna rzecz wstać o 5:40, by później przyjechać tutaj i poprowadzić dla was poranek. Z nikim bym się nie zamienił na życie. Nawet z tymi panami. Maciej Buchwal, Dominik Piechota. Dzień dobry. Ja sobie nie zdaję sprawy, bo ja mieszkam tak blisko, że... Że wstajesz o 7:58. Jezu. To ty powinieneś tutaj... Kto się to zaczynać prowadzić? Dokładnie, powinieneś mieć taki swój blok w poranku, za to, że ja jestem godzinę dłużej z Petrosem. Nie to, żeby to była jakaś kara dzisiaj, ja będę godzinę wcześniej. Powinieneś zaczynać 6:30, rozkręcać publikę, podgrzewać i wtedy my wchodzimy już na gotowe. Proszę bardzo. Dzisiaj zaczniemy od nietypowej rzeczy, czyli od planszy z tym, co nas czeka w dzisiejszym KS Poranek, w dzisiejszym programie, a mianowicie kalendarium, przegląd prasy, czy można zhakować odkurzacz? Tak, tak. Na to pytanie odpowie Dudek, lecz nie Jerzy, a Marcin. Raków w Lidze Mistrzów. Grupy marzeń wrzucacie już na naszym czacie. Są to piękne. Manchester United, Barcelona, Milan i Raków. Tak to widzicie. Naszym gościem będzie prezes Rakowa Częstochowa Piotr Obidziński. Karuzela transferowa, czyli Góralski w Wieczystej. Azar kończy karierę. Ciekawe rzeczy się dzieją. Old Timer, czyli nasza rubryka, która chciałbym powiedzieć, że jest stała, ale wraca po jakichś 2 tygodniach. Kamil Kosowski dzisiaj w tej rubryce. Serwis sportowy Moniki Wądołowskiej, rzecz jasna, o godzinie 9, a następnie od 9, około 15 do 10:30, kącik naukowy Petrosa Psyllosa, czyli samochody przyszłości. Powiedziałem to wszystko one take'iem. Bardzo ładnie. Widać, że dajesz radę. Dobrze. Chciałem ci powiedzieć jeszcze. Zabrakło mi tchu. Ja chciałem powiedzieć, może poprosić, żeby lepiej wystartować poranek, jakbyś mógł mi nalać Yellow Label. Lipton Yellow Label, to herbata. Właśnie to chciałem powiedzieć. Maćku, dziękuję ci, że posłużyłeś mi tutaj za... Wyczułem, że chyba to pamięć RAM. Lipton Yellow Label dodaje nam energię o poranku, a także dba o naszą energię na cały dzień. Dziękuję bardzo. Ciężki, ale i pyszny dzban. 30 herbaty. Sierpnia są następujące dni. I teraz proszę o powagę. Oprócz tego, że jest środa, to jest również Międzynarodowy Dzień Pamięci Osób Zaginionych. To jest takie święto corocznie obchodzone właśnie 30 sierpnia przez organizację pozarządową
FedeFam, założoną w 1981 roku w Costa Ryce w celu zwrócenia uwagi społeczeństwa na los potajemnie uwięzionych i zaginionych w wielu krajach Ameryki Łacińskiej i na ich złe traktowanie. Także to jest dość ważny dzień. Jakie jeszcze dni mamy? Nie dziwi mnie, że powstało to akurat w Ameryce Łacińskiej. Bo tam zdarza się to dość często. Tak, ale często są takie na przykład spory między tym, jak klasyfikować różne. Na przykład w Meksyku wielokrotnie bywało tak, że liczba osób zabitych była stosunkowo mała w porównaniu do innych krajów, gdzie wiadomo, że jednak to była czołówka. Ale w statystykach nie było. Ale w statystykach osób zaginionych to była jakaś po prostu szalona liczba i to był właśnie problem, jak często do tego podchodzić, no bo wiemy, że każdy ten reżim w Ameryce Łacińskiej to właśnie zwykle słynął z takich metod jak ginięcie ludzi, ale też później wszelkie kartele czy inne organizacje przestępcze, no to po prostu ciężko było tak naprawdę. No mnóstwo jest też takich piłkarzy, którzy mają taką historię. Pamiętam, jak właśnie graliśmy z Kolumbią na mundialu i rozmawiałem z niektórymi piłkarzami, no to oni mówili, że no oficjalnie ich ojciec nie jest tak, że tam Juan Quintero opowiadał, że oficjalnie nie jest tak, że jego ojciec nie żyje. Tylko, że zaginął, ale że jego nie ma już 26 lat, no ale nie ma żadnego potwierdzenia, że na przykład nie opuścił rodziny, bo pojechał do wojska i po prostu nie wrócił z tego wojska, no i taki jego status, więc to takie częste przypadki. Bardzo więc mroczne rzeczy. Że akurat tam, w Ameryce Łacińskiej czy w Kostaryce takie rzeczy się dzieją. Dzień taksówkarza także dzisiaj. Moi ulubieni taksówkarze to Robert De Niro i Piotr Cyrwus. A ja dorzuciłbym do tych taksówkarzy, znajomego taksówkarza Bartka Gardockiego. Jest to człowiek, który napisał książkę, został taksówkarzem, napisał książkę Kurs na ulicę Szczęśliwą. Polecam państwu, bardzo fajna książka właśnie, w której opisuje on historię ludzi poznanych w tej pracy. Ja mam dla was ciekawostkę. Słowo taksi pochodzi, uwaga, od nazwiska włoskiego kuriera Franza von Taxis, żyjącego na przełomie XV-XVI wieku, który na zlecenie cesarza Maksymiliana I zorganizował pierwszy system pocztowy w Polsce. Czyli z poczty się taksi wywodzi. Myślę, że takie połączenie... Z poczty się wywodzi... Ale powiedziałeś w Polsce, że zrobił w Polsce? Nie, w Europie. Powiedziałem w Polsce? Tak. Nie, to myślałem, w Europie. Że słowo taksi jest polskie. I ja myślę, że to jest takie połączenie. Jest 7.35 w Europie. Że to jest takie połączenie hiszpańsko-polskie właśnie. Taksi, jakbyś chciał wsiadać i... Nie. Fotoreporter z Poznania, Jurek Kleszcz, znany zresztą fotoreporter sportowy, przyjechał do przeglądu sportowego i powiedział: panowie, czy macie może 200 zł w gotówce? Wjechał windą na górę, a pytam się dlaczego. No bo tam taksówkarz chce ode mnie 200 zł, a nie ma, a ja mam kartę tylko. No ja mówię, no ale jak chcę od ciebie 200 zł, to ty z Poznania przyjechałeś taksówką? No nie, z dworca zachodniego. Wsiadł, wiecie, do tych taksówek, gdzie tam gości miał na boku napisane 27 zł za kilometr. I po prostu przywiózł go na Domaniewską, zresztą tutaj, niedaleko, i kazał mu zapłacić 200 zł. Ale to są oszuści, a nie prawdziwi taksówkarze. Dokładnie. To jest dzień prawdziwego taksówkarza. Pozdrowienia dla prawdziwych, który zna miasto, który jest uczciwy i tak dalej. Nie? W Barcelonie był mega ciekawy system taksówkarzy, bo dostawałeś swoją licencję i pierwszy numer, jaki miałeś, pierwszą cyfrę, jaką miałeś, sugerowała ci, który musisz mieć obligatoryjnie wolny dzień tygodnia. Jak miałeś jeden albo dwa, to musiałeś mieć wolny poniedziałek, 3-4 to wtorek, no i tak analogicznie. No i dostawałeś mega wysoki mandat, jeżeli wyjechałeś w twoim dniu wolnym. To miał być taki system, który niby teoretycznie sprawi, że... Ale rozładowywać korki? Dokładnie tak, że zawsze tam... Bardzo mi się podoba mandat za to, że nie jesteś na urlopie. A to gdzieś chyba w jakimś mandat mieście... za pracę. Dokładnie. Nie wiem, czy nie w Amsterdamie tak jest, że w jakieś tam dni samochody o takich numerach rejestracyjnych, końcówkach, tam parzystych, nieparzystych mogą wjeżdżać. Gdzieś coś takiego kiedyś mi się obiło uszy. Natomiast ja niezmiennie najbardziej lubię taksówki Black Cab'y, które... Zawsze jak jestem w Londynie, to muszę się przejechać Black Cab'em, bo jednak to jest zupełnie inny rodzaj percepcji taksówkowej. No pamiętam, że nigdy nie jechałem? Ja jechałem raz, jak byłem nastolatkiem i byliśmy na wycieczce szkolnej, więc z kolegami stwierdziliśmy, że musimy mieć takie doświadczenie i podjechaliśmy dosłownie 100 metrów do reszty klasy i tak się wkurzył ten taksówkarz. Myśmy tylko chcieli się przejechać, to i mówimy... Pamiętam, że wściekły nas wyrzucał z tej taksówki, no bo to nie wiem, tam funta kosztowało czy coś. Jeśli wiecie, dlaczego Polacy mają złą... Nie wiecie, dlaczego Polacy mają złą opinię na obczyźnie, to właśnie siedzi tutaj człowiek, który za to odpowiada. Międzynarodowy Dzień Rekina Wielorybiego i to jest ostatnie z naszych świąt dzisiejszych. Ale trzeba powiedzieć, że rekiny wielorybie mogą mieć złą famę, bo mają
10-12, czasem w porywach nawet 18 metrów. A są łagodnymi zwierzętami. Właśnie, są mega łagodnymi. I znowu Ameryka Latynoska, bo przecież one tam można u wybrzeża Meksyku na przykład właśnie oglądać. Tak, chociaż nazwa rekin wielorybi, to jestem na takiej stronie teraz, bardzo wam ją gorąco polecam, wodnesprawy.pl. Choć nazwa rekin wielorybi może sugerować mieszankę dwóch różnych stworzeń. W rzeczywistości jest to rekin, ale o niezwykłych proporcjach. Gdyby ktoś u mnie znalazł w historii wodnesprawy.pl, to myślę, że musiałbym się tłumaczyć srogo. Tak? Nie, dlaczego? Powiedziałbyś, że szukałeś hydraulika. O co chodzi? Imieniny. Tradycyjnie wybieramy sobie jedno imię. Jedno już mam tutaj jednego faworyta, ale niestety będę wybierał jako ostatni. Felix, Tekla, Adaukt, Częstowoj, Częstowojna. O, to nieładne. Damroka, Gaudencja, Ingeborga, Jan, no Jan ma codziennie, więc to nas nie dziwi. Małgorzata, Miron, Piotr, Rebeka, Swojsław, Świetlana i Latika. Ja Swojsława biorę, no bo jest swojski. No wiedziałem. Swój chłop. To ja w takim razie biorę dzisiaj Tekla. A w ogóle ciekawe, no bo jest bardzo dużo imion, które mają taką etymologię, że się chwali Boga, wiecie, Bogusław, Bogumił. Bożydar. No Bożydar to że dar od Boga, ale wiecie, że takie chwalenie, a tutaj tak bardziej w siebie. Że on nie sławi Boga, albo pokoju. Sławomir to jest pochwała pokoju, a to jest Swojsław. Czyli taki, że siebie czy że swoich? Dobre pytanie. Moja interpretacja poszła w stronę, że siebie chwali, a nie Boga, czyli taki butny jest. A co się stało, że zostało zaakceptowane imię Częstowojna? To nie jest trochę takie właśnie... Może w tych czasach była często wojna, po prostu i tak ze smutku rodziców. Albo zostało wynalezione to imię w czasach, kiedy nie było wojen i stwierdzono, że nikomu nie robi krzywdy. Chociaż wojny są zawsze. Chyba zawsze była jakaś taka statystyka, że tam od iluś, no, tam pewnie set tysięcy lat nie było takiego dnia, żeby nie było nigdy gdzieś na świecie wojny. Wczoraj oglądałem odcinek z naszym redakcyjnym kolegą Krzyśkiem Stanowskim, Matura to bzdura, to jeden z moich ulubionych kanałów. Bo można się dużo dowiedzieć o społeczeństwie, niestety smutnych rzeczy. I było pytanie, komu pomagali Amerykanie podczas bitwy pod Grunwaldem. Tam ludzie rozkminiali. Wszystkim. To jest naprawdę hard level. Częstowojna, tak myślę, że dzisiaj Raków może zmienić na Raków Częstowojna, bo idzie na wojnę z Kopenhagą. Mocno. Dziękuję. Mocne słowa, Maćku. Jeszcze o Rakowie będziemy sobie dzisiaj rozmawiać, bo jak widzieliście, będziemy się łączyć z ważną figurą z Częstochowy. I nie mam tutaj na myśli nikogo z Jasnej Góry. Katarzyna Nosowska dzisiaj, 52L, ale ten czas szybko leci. Piosenkarka rockowa, autorka tekstów, kompozytorka, pisarka. Występuje solowo jako wokalistka zespołu muzycznego Hej. Ostatnio znana z wielkiej dramy z osobą, której imienia i nazwiska tutaj nie wymienię, ponieważ nie będę. Myślałem, że nie pamiętasz. Nie, pamiętam. Rudy Schubert, piosenkarz, autor tekstów. Wyobraźcie sobie, że Rudy Schubert kończy dzisiaj 70 lat. Ja, jak patrzę na wszystkie te nazwiska, to jestem w szoku, że to już jest tyle tych lat. Cameron Diaz ma 51 lat. Ale Cameron Diaz, słuchajcie. A ja z Rudym Schubertem nie mam takiego szoku, bo wydaje mi się, że on jest od zawsze. W sensie, że naprawdę on jest. Ale z drugiej strony to budzi taką pokusę, rodzi taką pokusę, żeby pomyśleć, że on zawsze ma tyle lat, ile wiesz, ile miał, nie? I nagle takie... Są tacy ludzie, którzy mają całe życie tyle samo lat, nie? Tak się wydaje, że jak byłeś mały, to byli koło 50 i teraz też są koło 50. Jest i nasz sympatyczny Siwy Bajerant, 43L, portugalski piłkarz i trener piłkarski. Ja bym jeszcze dodał tutaj, piłkarski obierze świat, bo myślę, że takie słowo pasowałoby do niego. Idealnie. Tanti Aguri, teraz trener Salernitany, więc życzymy wszystkiego najlepszego. No jak na siebie, dosyć długo tam siedzi już. Oj tak. Czyli widocznie może szukał swojego miejsca na ziemi. Nie każdy potrafi je znaleźć od razu. Przygotowaliśmy kalendarium także razem z Lipton Yellow Label. 1835 rok, założono Melbourne w Australii. Rok 1963, podczas niemieckiej wystawy radiowej w Berlinie Zachodnim, firma Philips zaprezentowała magnetofon kasetowy wraz z kasetą magnetofonową. A to firma holenderska, nie? Absolutny przełom, no raczej tak. Skojarzona przeze mnie tylko z PSW. No tak, tak, ale właśnie przez to też oczywiście zdaję sobie sprawę, ale ciekawi mnie, czemu na niemieckiej, ale może to była międzynarodowa wystawa. Czasami jak tak wcześnie rano wstaję na poranek, to przypominają mi się poranki w domu i mieliśmy takie radio obite taką sklejką drewnianą, która nazywało się Jubilat. A, bo wiesz, o domu dziecinnym, bo przez chwilę zabrzmiało, jakbyś już nie... Kiedy wstaję, przypominają mi się poranki w domu. Tak, o Jezu, Przemek, coś się nie, stało, nie mieszkasz w domu. Jesteś z kolegami. Bodaj w drugiej klasie podstawówki, jak byłem, to pojawił się na rynku magnetofon Grundig,
na który taki mały przenośny na baterię bądź na kabel, na który można było, który miał magiczny czerwony przycisk REC i można było na niego nagrywać rzeczy. I tylko musiałeś umieścić chusteczkę, jeżeli w kaseta miała te dziury, to trzeba było albo zakleić taśmą klejącą. Mm-hmm. Tak jest. Brawo. A chodziliście kiedyś tak z radiem przenośnie, czy nie? Czy z zawsze boomboxem? Tak. Tak? Starało niestety się. Tak. Kurczę, fajnie. Ja nigdy nie chodziłem i chciałbym to przeżyć. Paulo Sousa ma 53 lata. No właśnie, tak. 43, bardzo... nie dodawaj mu dychy. Nie, ma 53. A, że kończy 50. No właśnie, bo faktycznie jakoś mało. Fatalny błąd. Ja źle przygotowałem. Biorę no, ale to super, że potrafisz się przyznać do winy. Paulo Sousa, rozliczymy się po programie. Diaz? Natomiast a propos tych przenośnych magnetofonów, to mama się szykowała do pracy i zostawiała mi śniadanie na stole, a ja szedłem, włączałem to radio i nagrywam jakieś kawałki typu Sissy Catch, Sandra, przystawiając głośnik do głośnika, czyli z radia tamtego leciało, tu się przystawiało rekord, albo Europe Final Countdown z telewizora Rubin do głośnika i do wszystkich cicho w domu, bo teraz się nagrywa, nie? Bo ciężko w ogóle było, młodzi ludzie o tym nie wiedzą, ale ciężko było złapać cały kawałek jakby. Tak, bo on się wyciszał, na przykład wchodził tak, na tak, albo puszczano fragment tylko, no. Ja muszę wam powiedzieć, że ja nagrywałem masę rzeczy na magnetofon. Komentarz meczów też? No, takie, głównie nagrywałem rapy, na keyboardzie Casio robiłem podkłady i nawijałem do magnetofonu, na przykład w wieku 13 lat. Nagrałem kasetę pod tytułem Broken Dreams i na okładce, jest okładka kasety, było zdjęcie, gdzie mam taką chustkę jak Tupak i złoty plastikowy krzyż z wycieczki w Niepokalanowie. Piękne zdjęcie. No i pokażesz? Proszę to tak, wyciąć to do shortów. Pokażę i jest, i nagrywałem również z moją siostrą na przykład masę takich rzeczy w stylu posiedzenie rządu i na przykład mówiliśmy minister teraz tam nie wiem, transportu i ktoś wychodzi i mówi potrzebujemy więcej dróg, dziękuję. Następny, minister zdrowia, musimy być zdrowsi. I w pewnym momencie wpadliśmy na pomysł, że nagramy, na wypadek, gdyby ktoś był chory i nie może pójść do kościoła, nagramy mszę. I kurde, nagraliśmy coś takiego, że ja byłem księdzem, że mówiłem to, co czytałem tam, wiecie, z jakiegoś tam katechizmu, to, co ksiądz ma robić, moja siostra odpowiadała jako wierni i łącznie było z kazaniem. Miałem, nie wiem, 11 lat i było kazanie i stwierdziliśmy, że to jest świetne, bo jak jesteś chory, to sobie puszczasz tą mszę z kasety. I jakie dałeś kazanie? Polska. Wow. Słuchaj, no jakieś takie na pewno bardzo mądre, no jeżeli miałem 11 lat, to myślę, że bardzo, bardzo mądre. Maciek. Byłeś nie najgłupszym dzieciakiem. Też nie najmądrzejszy. Maćka, historie zawsze mnie urzekają. Kontynuując kalendarium, 1987 rok, Stefka Kostadinowa, była taka bułgarska lekkoatletka, pamiętam ją doskonale, ustanowiła obowiązujący do dziś rekord świata w skoku wzwyż. Ja pamiętam Emila Kostadinowa. W Rzymie. Emil Kostadinow to był piłkarz, który strzelił tego spektakularnego gola reprezentacji Francji, tak, na Parc des Princes, tak. I Bułgarzy dzięki temu pojechali na Mistrzostwa Świata do USA, gdzie tak. Później byli takim objawieniem, można powiedzieć. Mm-hmm. 1992 rok, Niemiec Michael Schumacher wygrał swój pierwszy wyścig w F1. Wiemy, jak tragicznie potoczyły się losy Schumachera. Słuchajcie, uświadomiłem sobie wczoraj, no może uświadomiłem to złe słowo, po prostu to sprawdziłem, że 10 lat minęło już od tego wypadku. Naprawdę? Ten wypadek był w 2013 teraz roku. Rzucę klasycznym, przecież tak 29 grudnia w 2013 roku w towarzystwie syna zjeżdżał na nartach w Meribel we francuskich Alpach. Podczas zjazdu przy niskiej prędkości Schumacher upadł i uderzył głową w kamień, co mimo założonego kasku spowodowało u niego obrażenia głowy. Powiedzcie mi, jeżeli mogę zapytać, bo ja mam lat póki co jeszcze niewiele, 26, zaraz 27, jak to jest? Jesteś taki młody? Myślałem, że uderzasz w jakieś tony, że niewiele mi już zostało. No nigdy nie wiadomo, tfu tfu. O co chcesz zapytać, jak to jest być starym? Nie tak dosłownie, ale jakby jak ten czas później tak ucieka, jak będę rzeczywiście coraz szybciej, bo w sensie teraz już tak czuję, no serio tak. Pamiętam, jakby dosłownie pamiętam ten dzień, kiedy się o tym wszystkim dowiedziałem. Jak ci tata powiedział, że tak ucieka, to nie wierzyłeś, bo rodzicom się nigdy nie wierzy, ale, tak, ale jako starsi koledzy powiem ci, że absolutnie tak. Każdy rodzic to mówi, nie? Że właśnie ja pamiętam, jak myślę, że większość z nas to przeżywało, że jako dziecko mówisz, o szybko czas leci i mama albo tata mówią, zobaczysz, to będzie jeszcze szybciej. I faktycznie tak jest. W sensie w pewnym momencie tydzień to nie jest żadna jednostka czasu, miesiąc nie jest żadną jednostką czasu, nagle rok tak jest. Z czego to wynika? Czy to, że życie jest zbyt powtarzalne, czy że rutyna, czy tak, nie wiem, niektórzy od weekendu do weekendu, czy od urlopu do urlopu? Z liczby zajęć, moim zdaniem. Blisko śmierci, moim zdaniem. Blisko śmierci i już...
Świetny temat o poranku, także naprawdę życzymy wam super miłego dnia. Mega ważne, bo teraz można rzucić takim bardzo wyświechtanym, łapcie chwilę, nie zostało tego dużo. Ale powiem wam, że wczoraj... Może dlatego Paulo Sousa tak ucieka z klubów do... I może dlatego zniknęło nam 10 lat w dacie jego urodzenia. Natomiast jechałem wczoraj samochodem i leciał taki kawałek, który był bardzo popularny, był mega katowany we Francji na Euro 2016. Piotr Kupicha? I uświadomiłem sobie, że od tych mistrzostw Europy za chwilę minie 8 lat. A to jest najgorzej, jak sobie przypominasz o czymś, co jest wspomnieniem takim naprawdę bliskim, i wydaje się, że to było serio wczoraj, nie? Że czujesz jeszcze te momenty wszystkie. To, absolutnie. To jest przerażające. Czuję, że wyjdę z tego studia i zacznę żyć pełnią życia. Słuchajcie, cytat nasz właśnie Piotra Kupichy, no to trzeba go przeczytać tylko w jedyny sposób, czyli... Pokaż, na co zostać, ale nie jeden raz. Słuchaj, słuchaj. No było takie zakończenie tego typu. Mogę, co się z tym dzieje teraz? Grupa Phil to słuchaj, była. Słuchaj. Ale oni zrobili wielką karierę wtedy. No grupa, słuchaj, wiele zespołów, powiedzmy, nie w oczywisty sposób dobrych zrobiło karierę, nie? No ale wpadały w ucho te melodie, trzeba im oddać, że... Hejter. Polska się przy tym bawiła. No słuchaj. Polska jest wdzięczna. I teraz będziesz co, zrywał szaty, że to nie jest dobry zespół? A jaki był największy przebój Fila, ten pierwszy, bo ten nie. A jak anioła głos? Usłyszałem. No tak, tak. Wiedziała. To właśnie dobrze, było. Dobrze. Maciek, słuchaj, nie chcę cię martwić, ale za chwileczkę zaczniemy z Dominikiem podejrzewać, że jesteś wielkim fanem grupy Phil. Powiedz, nie, po prostu ja przegrałem, wiesz, casting na wokalistę z Piotrem i mam frustrację w sobie, że chciałeś to. Powiedz nam uczciwie wygrać. I się teraz nie stresuj, nie przejmuj tym, ile razy w tygodniu przebierasz się za Kupichę. Za poszczególnych członków zespołu Phil. I robisz to. Zwłaszcza po tym twoim wyznaniu, że nagrywałeś jakieś msze, to jest to bardzo prawdopodobne. No, organizuję zloty fanów, niestety jestem tam sam. No, to jest przykre. Okej. Słuchajcie, czy my sobie chcemy porozmawiać teraz... Panie wydawco, o czym my mamy teraz rozmawiać? Czy chcemy rozmawiać o Rakowie? Czy o zespole? Czy dalej możemy sobie pogadać o różnych śmiesznych historiach tutaj? Może być śmiesznie, może być przegląd prasy, może być o Rakowie, może być o tym, jak AS Roma pomaga w odnajdywaniu zaginionych dzieci. W przeglądzie prasy... Odnajdywanie zaginionych dzieci. Ja mam przed sobą Super Express i w Super Expressie, no bo wiemy, że Kopenhaga to jest dość ważne miasto na mapie historii polskiej piłki klubowej. Tam się odbył ten słynny mecz z Brentby, gdzie Tomasz Zimo krzyczał, kończ pan, panie Turek. Kto to przeżył, ten doskonale wie. Kto nie przeżył, może sobie otworzyć z YouTube'a. Franciszek Smuda. 27 lat temu razem z Widzewem awansował w Kopenhadze do Ligi Mistrzów. Teraz dodaje otuchy mistrzom Polski. Niech Raków uciszy Kopenhagę tak jak my. I tutaj nasz były selekcjoner niezwykle swojski reprezentacji Polski mówi: po końcowym gwizdku zrobiło się cicho na stadionie, niektórzy kibice płakali. Gdy z redaktorem Tomaszem Zimochem szliśmy na konferencję po meczu, to przechodząc koło szatni Brentby widziałem, jak ich prezes kopał nogami w drzwi, próbując je otworzyć. Piłkarze zamknęli się od środka, nie chcieli z nikim rozmawiać. Bardzo to przeżywali. Trener Duńczyków dopiero po dłuższym czasie przyszedł na konferencję. Szansę oceniam na 50-50. Tak mówi Franciszek Smuda. A jak wy to widzicie, panowie? Na logikę 60-65 dla Kopenhagi oczywiście, gdybyśmy mieli tak spoglądać bez emocji, ale to jest dla mnie absolutny mecz do wygrania, do awansu. Najważniejszy mecz w życiu tych chłopaków, jeden krok od Ligi Mistrzów, jedna bramka straty. No naprawdę to jest do zrobienia, na zasadzie okej, ja rozumiem, że na Parken to jest stadion o jakimś takim wyjątkowym czarze, że tam rzeczywiście przyjeżdżała Sevilla, Borussia, Manchester City i nie dały rady wygrywać w fazie grupowej Ligi Mistrzów, ale z drugiej strony dzieją się różne historie, jakby piłka to nie jest sama powtarzalność, statystyka czy coś w tym stylu, tylko no naprawdę, jak masz sobie dużo jakiejś takiej pasji, pomysł organizacji, to pojedynczy mecz zawsze możesz wygrać, no właśnie na tym też polega czar tej dyscypliny, więc ja myślę, że jak są tam oczywiście straty duże, jak Sfarnas, nie ma Jean Carlosa, oni na trochę wypadli, ale akurat ta kadra Rakowa jest bardzo jakościowa i podobało mi się też to, co powiedział właśnie Dawid Szwarga zaraz po meczu, że wziął piłkarzy na środek boiska, powiedział właśnie, słuchajcie, Manchester City tam nie wygrał, no ale my jedziemy wygrać i ja totalnie wierzę, bo to czasem tak jest, zaczynasz mecz, dobre pierwsze 20 minut, rywal już tam się nogi zaczynają trochę plątać, zaczyna się nerwówka, to myślę, że kwestia tego, czy Raków będzie silny mentalnie, dobrze zorganizowany, ale jakby ja totalnie widzę szansę. No jak
mając jeden gol z Kopenhagą, no to już bliżej pewnie Ligi Mistrzów nie będą. Ja upatruję optymizmu w tym właśnie, jak Raków w poprzednich rundach się pokazywał, bo ciężko powiedzieć, że to były jakieś niesamowicie otwarte mecze, wymiany ciosów, tylko raczej bardzo mądrze rozgrywane. I Raków pokazał, że umie też cierpieć, więc gdybyśmy faktycznie patrzyli na jakiś taki potencjał czysto piłkarski jakoś, to może Raków ma mniejsze szanse, ale pokazał, że może oddać też inicjatywę. To jest drużyna znakomicie zorganizowana w defensywie, w sensie cała drużyna, nie tylko ta formacja obronna, więc mi się wydaje, że to jest sprawa otwarta. Na pewno będą mieli dobry plan na ten mecz, a mają postaci w drużynie typu Fran Tudor, który to udowodnił, który może jedną akcją przeważyć losy meczu, więc ja bym zupełnie nie przesądzał sprawy i nie takie rzeczy się już działy. Ty, Przemek, wierzysz? Ja wierzę, ja staram się być optymistą. A jaki masz znak zodiaku, Przemek? Tak. Bo ja mam horoskop. Dobrze. Nareszcie chwila wytchnienia. Dzisiaj będziesz mieć czas na przejrzenie wszystkich zaległych i mniej pilnych spraw. To prawda, wiesz, akurat, ale zobacz. A twoja partnerka jaki znak? Strzelec? Bo tu jest napisane, że lew ma cię na oku od dawna. Mam nadzieję, że nie taki, który uciekł z jakiegoś zoo. Dominik, jaki znak? Skorpion. Bardzo, czyli tak jak ja. Bardzo nielubiany znak zodiaku i nie wiem czemu, ale... No to ja też, a ty jesteś, jaka data? 21 listopada. A widzisz, ja 10, no to dla nas jest... Horoskop dzisiaj nie zapowiada się nic szczególnego. Dzień bez żadnych niespodzianek. Mimo to nie wyjdziesz wcześniej niż zwykle. To się zgadza. Dlaczego? Wyjdziemy wcześniej niż zwykle stąd chyba. To niedobrze, dużo pracy. Nie, no wyjdziecie tak jak zawsze. No tak, ja mam dla was mega informację, słuchajcie. Dla pewnego Japończyka nie ma rzeczy niemożliwych. Mężczyzna od dziecka marzył, aby zmienić coś w swoim życiu i w końcu zdecydował się na zmianę swojego wcielenia. Wydał na to 2 miliony jenów. O, ciekawe. I właśnie teraz udzielił pierwszego wywiadu jako Koli. W sensie owczarek Koli? Tak. Od dziecka chciałem zmiany. Kiedy zakładam na siebie kostium, czuję się szczęśliwy. Moje dziecięce marzenia się spełniają, mówi Toko w pierwszym wywiadzie dla hiszpańskiej agencji EFE. Mężczyzna wydał fortunę na transformację w psa. Przed 2 laty Japończyk zlecił firmie wyprodukowanie stroju na specjalne zamówienie. Po 40 dniach mężczyzna mógł w końcu poczuć się jak prawdziwy pies rasy Koli. Przepraszam, stop. Kostium waży 4 kg. To wydał pieniądze bez sensu. I on tu jest w tym kostiumie, widzisz? Dlaczego? Nie możemy tego pokazać i on tu mówi w tym... Na tablicy, na filmiku nie możemy, tylko... Ale to nie ma sensu, koleś wydał 2 miliony jenów, żeby być prawdziwym owczarkiem, po czym udziela wywiadu. Słuchajcie, owczarki nie mówią. No ale ten mówi właśnie. Twój owczarek nie udziela wywiadów. On powinien teraz szczekać i nie mówić, to wtedy... Najgorsze jest to, słuchajcie, puenta do tego. Toko śledzi 50 tysięcy osób na YouTubie, a mężczyzna chwali się pozytywnymi komentarzami, w tym od osób, które zamierzają pójść w jego ślady, czyli znalazł niestety naśladowców. W serii wiadomości ludzie pytają mnie, jak zrobić to, czego sam dokonałem, przyznaję. Ciekawe, jak on tą łapką obsługuje social media, bo... Myślę, że... Nie mają kciuków, nie? Myślę, że w Choroszczy zapalił się sygnał alarmowy jakiś. Okej. Dobrze. Swoje życie miłosne nazywa katastrofą, ale... To nie jest o tobie, Dominik. Chociaż ale życie jest... miłosne jako człowieka, czy już jako owczarka? Nie, to nie ten facet w ogóle. Myślałem, że cały czas mówisz o Toko. Nie. Toko już zostawiamy. Nie zamierza czynić ustępstw wobec potencjalnej partnerki. 45-letni Brian Johnson chce dożyć 200 lat i uważa, że pomoże mu w tym specjalny tryb życia, do którego dostosować się musi przyszła dziewczyna. Nie wyobraża sobie, aby jego druga połowa jadła mięso, spała z nim w jednym łóżku i raczyła miłymi słówkami o poranku. Skóra gładka jak u dziecka w każdym wieku. Naukowcy odkryli eliksir młodości. Obsesja Briana Johnsona na punkcie eliksiru młodości jest znana po tym, jak wyciekły informacje, że milioner co miesiąc wstrzykuje sobie krew 17-letniego syna. To jest historia, do której trochę nawiązywaliśmy podczas poranka naukowego z Petrosem na temat przedłużania sobie. Ale on sobie wstrzykuje krew własnego syna? Tak. No niestety. Jest to strasznie... Odwrotność, to nie może mówić moja krew. Kupicha, jest już ciemno. Może mówić ojcu moja krew. Jest już ciemno, ale wszystko jedno. No i... Pytam ciebie. Ktoś pisze, Phil był w weekend w Będzinie, więc Przemek, nie jesteś na bieżąco z tym, co się dzieje w regionie. Kompletnie masz rację, nie jestem na bieżąco z tym, co się dzieje. Udało mi się znaleźć a propos Kopenhagi. Byłem w Kopenhadze, cudowne miasto.
I pamiętam, że wylądowałem tam bardzo późno, no i chciałem gdzieś tam jeszcze wyskoczyć na piwo i szukałem jakiegoś baru, jakiegokolwiek, który będzie otwarty o pierwszej w nocy. No i znalazłem najbliższy, gdzie po prostu kupiły mnie absolutnie opinie, tak jakby tłumaczone przez translator Google'a a propos tego baru. No i rzeczywiście było to doświadczenie idąc tam, ale na przykład opinie o tym barze były takie. Bardzo typowy obskurny zachodni zajazd. Tanie piwo, własny Freddy Classic. Ich świąteczne piwo jest dość mocne, ale wcale nie smakuje jak Boże Narodzenie. Prawdziwa tawerna. Półstara para uprawiała seks w toalecie. Znaleźliśmy 100 euro na podłodze. Ciekawe doświadczenie. No, znalezienie 100 euro na podłodze jest zawsze ciekawym doświadczeniem. Tak, ale było generalnie dużo jakichś takich zbitek pokroju. Dlatego tam poszedłeś. Trochę tak, że pijany barman wywalił drzwi do toalety, generalnie połowa lokalu została wyrzucona i jakby zbiór takich jakichś porąbanych doświadczeń i przyznam, że jak tam trafiłem, to było naprawdę interesujące. Ja jeśli tylko kiedykolwiek wybiorę się do Newcastle, to na pewno pójdę do klubu China White, ponieważ tam się bardzo ciekawe rzeczy dzieją. Na przykład ostatnio 7 czy 8 gości powiedziało, przed tym klubem krzyczało do Jamala Lascellesa, kapitana Newcastle United, że go zastrzelą. Teraz na czołówkach wszystkich gazet jest ta nagrana, jest z monitoringu zapis wideo tej bójki Jamala Lascellesa z jakimiś po prostu gangusami, który próbował bronić swojego brata i przyjaciela, więc jest o tym dość głośno. Przepraszam, mam tutaj, że nie tylko w knajpach w Kopenhadze dzieją się straszne rzeczy, również na stadionie. Przestrzegamy raków. Kamil Wilczek na łamach faktu rzucali zdechłymi szczurami w piłkarzy. A to nie było miłe, wiesz? Dostać takim szczurem to nie jest przyjemność. No nie dostałem nigdy zdechłym szczurem, ale faktycznie... A zwykłym? Żywym zdarzało się. Ale... Ale dlaczego? Wyjaśnij, rozwij. Truchłami, no właśnie czytam, w derbach, podczas, jako zawodnik Brandby, czyli przed tym jego głośną zdradą, kibice w tym meczu rzucali w piłkarzy truchłami szczurów. Nie było to przyjemne. A właśnie wczoraj Filip Adamus opowiadał gdzieś tam w materiale u nas, że Brandby to jednak jest taka bardziej robotniczy klub, robotnicza dzielnica, jednak Kopenhaga taki krawacik, jednak ludzie z wyższych sfer i że tam to raczej jest taka kulturka, że rzadziej się dają ponieść, a jednak czasem tacy ludzie też zdechłym szczurem rzucą. Słuchajcie, pierwszy gość będzie już rzeczony, zapowiedziany wcześniej, Marcin Dudek, i teraz mamy taki temacik dzisiaj z Naskiem. Czy można sakować odkurzacz? To jest kolejny odcinek z cyklu Dzień dobry, tu Oszust. Przez kilka miesięcy będziemy w porankach przybliżać tematy związane z cyberbezpieczeństwem i dezinformacją. Ale zanim gość do nas przyjdzie, to jeszcze zapraszam na materiał filmowy. Słuchajcie, nam jest obojętnie, jak opił programy. Zobaczycie sami, co oni tu będą wyrabiali. Już Maciej Sawicki, do przodu, musimy... Podaniem gramy, podaniem! Ręką! Tak, dołem. Tak się będzie grę zaczynać. Halo? Jacek! Szukamy skrzydła potem do gry. I kłamie do środka, Bartek Gawlik. Czeka na to, aż pokaże mu się któryś z kolegów. Jest Robert Podoliński, lewa noga! Co tutaj się wydarzyło? A tymczasem Kamil Kosowski, 4-2. Kamil Kosowski, ludzi nie pokryty. O, wystarczyło kondycji. Kosowski, dośrodkowanie. Kowalny! Ale to jest setka. To jest setka. Bardzo dobrze zagrali. Kanał tutaj. Wcześniej miał tylko dośrodkować. On za późno dośrodkował. Bramkarz jeszcze bliżej. Dużo wyżej. Asekurujący. Dużo wyżej. Tak jest najlepsze. Gabor! Gabor! Jak jest 1-1 w obronie, podchodzisz wyżej, bo musi być na sekurujący. Jak powiedziałem, tak też się stało. Marcin Dudek z Nasku jest z nami. I od razu przechodzimy do konkretu. Czy jeśli mam taki odkurzacz, wiesz, taki bezprzewodowy, w takiej, taką stację wkładany, to znaczy, że ten odkurzacz może coś złego wyrządzać mojemu domostwu, w sensie, że ktoś go może schakować i coś nam się może stać? Powinienem się bać odkurzacza, no bo tutaj mieliśmy taki odcinek o hasłach, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Maciek był zrozpaczony, zaczął zmieniać hasło, bo tam miał 14 lat, miał to samo hasło. Było trudne. Ale jak to zobaczyłem w naszych materiałach dzisiaj, odkurzacz, to się złapałem za głowę.
No pewnie też masz taki odkurzacz w domu, no więc się pewnie obawiasz tego. Znaczy prędzej mówimy o takich odkurzaczach automatycznych, które stoją sobie w jakiejś tam stacji dokującej typu Roomba, gdzie one faktycznie mają jakąś autonomiczność, są podłączone do sieci, do internetu, to o takich odkurzaczach mówimy, bo taki, który sobie stoi w stacji dokującej, no to pewnie zazwyczaj ktoś tam podchodzi, go wyciąga, jeździ sobie, odkurzasz, no i on nie działa sam. Jeszcze nie mam Roomby, tylko takie. Ja mam. Tak? No. No. Maciek już to będzie do końca programu z tym zgadzany. Już przebiera nogami do domu. Ty przegrywasz walkę z nowoczesnością. Ale ja się jej bałem zawsze. Ona jest dziwne. A używasz jej, czy się boisz używać? No używamy jej, ale faktycznie zamykamy drzwi, żeby ona sobie działała i ja nie wchodzę jej w drogę, bo słyszałem historię o, wiecie, pani pożarła człowieka. Tak, zaczyna włosy wciągać czy coś. No, nie, my nie możemy, bo mamy psa i przy psie to jest nierealne, że po prostu ten pies by cały czas walczył z nią. Ale nie dziwiłbym się, gdyby ta Roomba skanowała na przykład otoczenie i podsyłała komuś. Więc możesz taką kupić, bo te boty są już na tyle inteligentne, że są sobie w stanie poradzić z psami, z kotami, są w stanie ominąć nawet kupę. Zgładzić psa na przykład, tak? Był taki przypadek, że kiedyś jechała... Ale nie poradzić sobie z psami tak, jak chce to zrobić Konfederacja, nie. Ja nie wiem, co Konfederacja chce z psami zrobić. No właśnie, serio? Opowiedz, nie, dobrze, to nie jest temat na ten moment, dobra. No nie, ale kurde. No powiedz. Nie, no, był taki przypadek, że kiedyś jechał odkurzacz i wjechał w kupę i rozmazał po całej podłodze, no ale na szczęście już obecnie okazuje się, że one potrafią ją mijać po tamtym przypadku, który został nagłośniony. No i właśnie ludzie się bali kupować jak ty takie odkurzacze, no ale jest to już możliwe. I faktycznie, jak mówisz, one mają skanery, mają kamery, są mega zaawansowane, widzą dokładnie, mają dokładny plan mieszkania, ale nie tylko, ale też właśnie widzą obraz. I był ostatnio taki głośny przypadek, że okazało się, że wyciekły zdjęcia kobiety, która siedziała na kibelku, zrobione właśnie przez Roombę. I czemu Roomba zdecydowała zrobić takie zdjęcie? Bo robiła zdjęcia wszystkiego dookoła. No i takie... Po prostu poszło taśmowo. Tak jest zaprogramowane. Tam się pewnie tłumaczy, że to był przypadek, że to była wersja testowa, to było tylko na chwilę tam udostępnione dla małej liczby ludzi. Ale czy ona ma sama w sobie połączenie z jakąś siecią? Tak. Aha. Tak, musi mieć. Czasy, kiedy przebierałeś się za księdza i nagrywałeś msze, były trochę prostsze, prawda? Ale ja ale to było wczoraj. A czy Roomba chodziła? Wczoraj? Jak kupiłeś ten odkurzacz, to co na początku musiałeś zrobić z tym odkurzaczem, nie wiem, czy pamiętasz? Żebym zaczął działać. Najpierw pewnie dać na wszystko zgody. Podłączyć telefon do niego na początku, tak? Dać dostęp do sieci Wi-Fi, żeby mogło się połączyć. Czy masz siekierę w domu? Nie znoszę tego działu, nie znoszę tego kącika. Przyprawiasz Maćka. Jesteś kolejną osobą, która do nas przyszła i przyprawia Maćka. No, na pewno nie warto na przykład, nie wiem, uprawiać seksu, kiedy Roomba jest włączona, bo to może się źle skończyć. No, albo zamknąć drzwi, żeby jej nie wpuszczać. No, to ona przeskanuje drzwi. Chyba, że z Roombą. To już, Przemku, co kto lubi, ale, ja nie mam. Ale kurczę, nie, no dobra, ale czy jest, bo sobie rozmawiamy, że to jest możliwe, ale czy to jest realne zagrożenie? No właśnie też, żeby nie demonizować znowu, no bo jednak większość z nas ma te odkurzacze, ja też mam u siebie w domu taki odkurzacz. One nie są możliwe, żeby działały zazwyczaj bez tego połączenia z siecią. Znaczy, no możemy sobie podejść, kliknąć klawisz start i on będzie jeździł bez żadnego nadzoru, no ale jak kupujemy taki odkurzacz, to pewnie chcemy, żeby móc z telefonu go włączać, albo żeby widzieć, co on, na jakim jest etapie, jakie ma tą mapę zeskanowaną i tak dalej, więc raczej każdy go podłączy do sieci. No i teraz, czy to jest możliwe, że faktycznie ktoś go wykorzysta, żeby się włamać? Raczej tak, żeby to była jakaś osoba, która sobie wycelowała ciebie, że nie wiem, no teraz włamie ci się do twojej sieci, przejmie twój odkurzacz, żeby nagrywać, co robisz w domu. To nie, no to jest mało prawdopodobne. Ale te wszystkie rzeczy trafiają na serwer producenta. Mhm. Czyli jak mamy na przykład jakiegoś chińskiego producenta, no to trafia to gdzieś na serwer w Chinach. I to nie działa tak, że ty z telefonu łączysz się do tego odkurzacza, tylko to działa tak, że odkurzacz łączy się do tego serwera w Chinach i ty też z telefonu łączysz się do tego serwera w Chinach. I on jest takim pośrednikiem w komunikacji. Więc w momencie, kiedy z tego serwera by wyciekły jakieś dane... Wielki chiński brat patrzy. Wielki chiński brat może patrzeć. Inne kraje też mogą patrzeć, jeśli by na przykład chciał mieć dostęp do jakiegoś konkretnego człowieka. Ale taki przykład dla zwykłego obywatela, który no nie ma tam nic za uszami, nie jest ciekawym celem dla organizacji rządowych, no to może się tak zdarzyć, że byłby błąd na takim serwerze i ktoś by wykradł te dane po prostu masowo. No wykrada dane 100 tysięcy właścicieli odkurzaczy. No i teraz albo te dane może upublicznić, no bo nie chce mu się tego przeglądać, nie chce mu się tego analizować, upublicznia je, no to wtedy ludzie, którzy mają do tego dostęp, będą analizowali, no i mogą znaleźć coś kompromitującego dla ciebie. W najgorszym przypadku to będzie po prostu plan mieszkania. No to nie jest takie straszne, ale potencjalnie dla takich złodziei mogłoby być ciekawe. Ale też ktoś może to chcieć sprzedać, może chcieć szantażować ciebie, więc to już są takie... Teraz sobie uświadomiłem, bo mówisz, że raczej się nie zdarza, żeby ktoś, wiesz, targetował jakąś osobę, ale...
to może być bardzo niebezpieczne narzędzie dla, wiecie, stalkerów. Wyobraźcie sobie, że nie wiem, jest jakiś kurde psychol, co ma obsesję na punkcie jakiejś laski, mówi: słuchaj, nie używam tego odkurzacza, bo sprzedam ci za pół ceny, albo w ogóle podaruję ci, a ma go zhakowanego i po prostu instaluje sobie odkurzacz kamerę. Tak, myślę, że w ogóle ludzie sobie z tego nie zdają sprawy, bo tutaj czytam sobie, czym właściwie jest internet. Nie bierzcie od znajomych odkurzacz. Internet rzeczy, jak szerokie jest to zjawisko. I tak, zabawki dla dzieci, sprzęty AGD, czyli telewizory, inteligentne pewnie lodówki, pralki, odkurzacze, o których już mówiliśmy trochę, kamery, alarmy, oświetlenie, zamki, czujniki, na przykład temperatury, falowniki od fotowoltaiki, urządzenia medyczne, na przykład rozrusznik serca czy pompa insulinowa. To jest dość spora liczba rzeczy. Ja dorzucę do niej laptopa. Mam niezaklejone, to błąd oczywiście, tak? Wiesz co, zależy. Jakby kiedyś się mówił, zawsze się powinien zaklejać. Obecnie się mówi, że jeśli ci to przeszkadza, bo używasz non-stop tej kamery. No właśnie, to ale są takie przesuwane. Są takie przesuwane. Dobrze, znaczy, tutaj to używać. Bez sensu, bo i tak cię kamery filmują na żywo w internecie. Jakbyś tu zakleił, to nic ci to nie da. Nie, ja mówię o takich sytuacjach, kiedy jesteś w domu. Dobrze jest tego używać, jeśli ci to nie przeszkadza strasznie. Black Mirror był o tym odcinek. Jeśli ci mocno przeszkadza, to obecnie wszystkie laptopy produkowane mają tak, że światełko mają przy kamerze spięte elektrycznie z tym, że kamera jest włączona, więc to nie jest tak, że da się to ominąć programowo, czy że ktoś zainfekuje komputer i wyłączy to światełko, które wtedy się świeci przy tej kamerze. Obecnie to jest raczej niemożliwe. Kiedyś to było możliwe. Przy wbudowanych kamerach to jest raczej niemożliwe. Przy zewnętrznych to może być nadal możliwe do wykonania. Raczej lepiej jest ją zakrywać, no bo zapomnisz wyłączyć na spotkaniu, nie wiem, nie zwrócisz uwagi na to światełko, no to fajnie mieć to takie fizyczne, że widzisz, okej, okay, przesuwam sobie, jest zamknięte, ale jeśli jest to coś, co codziennie używasz w kółko, no to zwracaj uwagę na światełko. Ale zabawki dla dzieci? Tak. Jezus Maria, tak. To jest już jakieś creepy strasznie. To jest też ciekawe, bo obecnie dobrze, zabawki... Nie mam dzieci. Pierwszy raz pierwszy się ucieszył, że nie ma dziecka. A co daje? Może odkurzasz mnie. Nie, ja tak, wiesz, dla bezpieczeństwa miotełką zamiatam, ale telewizor kupiłem od kolegi. Powiedz jeszcze z tymi zabawkami, o co tam tak, chodzi? No okazuje się, że obecnie zabawki też chcą być takie trochę inteligentne, że dziecko do nich coś mówi, ono odpowiada i ta zabawka też ma połączenie z naszym Wi-Fi domowym, z internetem, po to, żeby sobie te informacje zbierać. Na przykład zapytamy się zabawki, jaki jest prezydent Polski dzisiaj, no i ona ci odpowie faktycznie, że... A ona powie, ach, jaki byś chciał? Zabawka ustawiona pod konkretną partię, nie? I tak, na kogo głosujesz? Tak, zapytasz zabawkę, jak jest prezydent, a ona... Tak, i podoba ci się? Jestem okej? Okay. Już się wiesz, już wszystko idzie. Przepraszam. Nie, ale taka zabawka wersji, że ona ci mówi: taki, ale powinien być ten. Mhm. Ale to kamery, alarmy, to akurat mnie... Jesteś zadowolony. Jest najbardziej taką logiczną. Jeszcze ci powiem o tych zabawkach, bo okazuje się, że na przykład nawet taka znana zabawka jak Barbie, to była taka zabawka Hello Barbie, może nadal jest, nie wiem do końca. I znajomy od nas z pracy robił takie badania. Okazuje się, że ona wszystkie rzeczy, które dziecko wypowie, zapisuje i wysyła na serwery producenta. I w polityce prywatności był zapis, że on może dowolnie je wykorzystywać dla swoich celów i może przekazywać temu trzecim te nagrania. Na przykład, żeby uczyć jakieś algorytmy tego, jak dziecko się zachowuje, w jakich sytuacjach, jak odpowiada dla takiej lalki. No, mogło to też być do innych celów pewnie użyte. Nie wiem, jak jest obecnie, bo to było kilka lat temu robione te badania. Może się te polityki zmieniły, bo też prawo się zmienia i są ostrzejsze wymagania do prywatności, ale na pewno takie dane mogą być wysyłane i przechowywane na serwerach producentów takich zabawek. Wydaje mi się, że nie jest to super zaskakujące, ale jednak jest mocno przerażające. Też mamy nianie elektroniczne, gdzie często jest kamera, mamy jakiś głośnik, mikrofon. Był taki przypadek, że ktoś włamał się do takiej niani elektronicznej, no i na przykład mówił do dziecka coś wieczorem albo w nocy. Maciek. Straszne. Ale to, co wszystko mówicie tutaj, przychodząc jako kolejni goście z NASK-u, to jest totalny Black Mirror. Po prostu jakby cały czas się czuję, jakbyśmy byli w tym serialu. Czy można sakować odkurzacz? Po co właściwie oszuści wykorzystują nasze urządzenia? I tak, podglądanie, podsłuch, szantaże, bardzo fajne rzeczy. Informacja o obecności domowników, czyli plan mieszkania, to co mówiłeś, odkurzacz. Doprowadzenie do paraliżu, na przykład szpitala, co może mieć potencjalne konsekwencje dla zdrowia i życia ludzi. Urządzenie jako część botnetu, jakbyś mógł to wyjaśnić. Wiesz co, to chodzi o to, że niektóre urządzenia, które są wystawione na przykład bezpośrednio do internetu, ktoś mógłby przejąć nad nimi odkurzacze, to trochę ciężej przez to, w jaki sposób to jest podłączone, ale są takie urządzenia, które mogliby atakować. Maciek, nie chcesz żyć w tym świecie. Pojawił mi się taki odcinek Archiwum Mix, gdzie sprzęty mówiły do kolesia, żeby zabijał. Dacie, było takie, że mu się wyświetlały na ekranach takie komunikaty. To udałoby się to zrobić. Codziennie w nocy twojego dziecka ktoś tam mówi coś. No. I zabij rodziców.
Nie, no ale też, żeby nie demonizować, no bo też trochę tak straszymy i teraz ludzie nie będą chcieli w ogóle nic używać, no to jest po to, żeby nam było wygodniej, żeby było łatwiej. Raczej w tym kierunku to wszystko idzie i nie ma od tego odwrotu. Znaczy to nie jest coś, że teraz zatrzymamy, nie, my tutaj technologię wrzucamy do kosza i w ogóle nie będziemy z niej korzystali. No to jest po to, żeby nam ułatwiło życie. Więc to nie jest tak, że teraz masowo będą te urządzenia przejmowane, będziemy podsłuchiwani, będziemy podglądani. Są takie cztery główne zagrożenia, które są dla zwykłego człowieka, dla zwykłego zjadacza chleba, jak my, no, żeby nie było. Po pierwsze, to jest sytuacja, w której właśnie następuje jakiś wyciek serwerów tego producenta. Czyli mamy gdzieś te dane zbierane masowo, ktoś tam się łamuje, wycieka te dane, no i my mamy problem, chociaż to nie my byliśmy celem tego ataku. Przed tym się ciężko zabezpieczyć, no bo to my na to nie mamy wpływu na bezpieczeństwo tego, tego serwera. Możemy jedynie przez właśnie ograniczanie, co podłączamy, w jakiej sytuacji, kiedy właśnie, nie wiem, jak upieramy seks, no to zamykamy te drzwi albo nie wpuszczamy tego odkurzacza do nas do pokoju. Nie, a zostajesz, on tak... A nie odpalamy w trakcie specjalnie rumby obok. Maciek, sam ten temat wywołałeś. Nie, no po prostu tak sobie wyobraziłem, że to może być niebezpieczne. No z drugiej strony ktoś może, wiesz, ale jak lubisz, nie chcieć to nie być ma... głośnym, więc włącza rumbę, żeby sąsiadom nie ten, a wtedy z kolei no coś za coś. Dlatego pieszy nie uprawia seksu, bo ma rumbę. Tylko dlatego. Spokojnie, nie mam rumby. Zapraszam. Kolejny przypadek. Kiedy ktoś mógłby właśnie mieć jakieś faktycznie zagrożenie dla zwykłego człowieka, to kiedy na przykład zgubimy telefon, albo ktoś nam ukradnie telefon, to często ten telefon mamy właśnie połączony z tymi urządzeniami. No i znowu, ktoś nie celował nas, szczególnie, znaczy no ktoś może chcieć nas konkretnie okraść, no ale nie pewnie po to, żeby mieć dostęp do tego odkurzacza. Ale ktoś przejmuje nasz telefon i na przykład w telefonie mamy sprawowaną kamerę domową. No bo często tak jest, że te urządzenia są w taki sposób połączone. No to ktoś, mając nasz telefon, widzi też, co robimy w domu, co mamy w mieszkaniu. Ktoś mógłby nagrać nas w jakiejś sytuacji właśnie może, jaką niekoniecznie chcemy. Czyli poza tym, że straciliśmy telefon, to jeszcze możemy paść ofiarą szantażu wtedy. Więc tutaj ważne, żeby te telefony faktycznie ustawiać, uwierzytelnianie jakieś silne podczas logowania do telefonu. I to raczej nie jest czteroznakowy PIN albo czteroznakowe to takie, co się rysuje na ekranie telefonu. Biometria jest dobra, w sensie pomimo tego, co się często uważa, że no odcisk palca czy twarz, to może tutaj ktoś nam zmusić, żebyśmy przyłożyli palec, ale raczej znowu to jest rzadko spotykany scenariusz, że ktoś nas powie, będzie nam kazał przyłożyć palec do telefonu, tylko raczej zakładamy, że ktoś nam ukradnie ten telefon albo go zgubimy, więc wtedy faktycznie ta biometria jest dobrym zabezpieczeniem. Jak sprawdzić, czy ktoś nas podgląda przez kamerę w laptopie, bo mówiliśmy już w tym wątku, żebyśmy go zamknęli? No to mówiliśmy o tym światełku właśnie. No nie? W sensie to jest taki główny wskaźnik, że kamera jest włączona, że ktoś przez nią może mieć podgląd, albo że my udostępniamy podgląd przez nią, to jest to światełko. A po co ludziom taki dostęp do tego, że ty jesteś do twojej twarzy przed komputerem? Wiesz co, dlaczego się używa takich rzeczy? Możesz robić różne rzeczy przed komputerem, możesz powiedzieć. Tak naprawdę się, wiesz, zabawiać, czy coś takiego, ktoś się może nagrać, no jakby jest milion różnych pewnie. Może coś się dziać, wiesz, ogólnie w tym obrazie. Tak, możesz tam mówić jakieś ważne rzeczy, nie wiem, prowadzić z kimś rozmowę. Dźwięku, nie wiem, czy jakby da się. Nie zrobiłeś nigdy nic przed komputerem, co potencjalnie nie chciałbyś, żeby ktoś zobaczył, ujrzał i wykorzystał? Nie. No to... Nie włączaj rumby, będziesz bezpieczny. Nie nagrywaj mszy w domu. Właśnie dostęp do mikrofonu to jest większy problem, bo przy kamerze będziemy mieć światełko. Jak ktoś nam włączy mikrofon w laptopie, to nie zobaczymy tego, nie będziemy mieć światełka. Więc wtedy faktycznie ktoś mógłby nas nagrywać. Nie ma żadnej metody, żeby to jakby ewentualnie zweryfikować, sprawdzić. Więc to jeśli masz zainfekowany komputer z złośliwym programowaniem, no to dla takiego zwykłego człowieka, poza tym, że przeskanuje sobie komputer programem antywirusowym, to trudno jest to znaleźć. A ciekawe, czy są tacy psychole, co znajdują telefon, czy jeśli tak, dobra, odpalam lumbę i sobie jeżdżę po mieszkaniu kogoś do lumbą, to dla czystej przyjemności wjeżdżam w sprzęty, gonię psa. Myślę, że jeżeli są ludzie przebierający się za księdza i nagrywający mysze... Nie przebierałem się za księdza, ej! Nagrałem mszę, ale nie przebierałem się za księdza. To są też tacy, którzy puszczają komuś na złość rumbę. Zobaczcie, jak ja powiedziałem, że nagrałem jako dziecko kwestię księdza i już 15 minut później... Ale nie przechodź na swoje tematy ciągle. Jest, że przebieram się Przebieram Macie, się gościu zmienił się w psa Coli, no. A ty się zastanawiasz, czy są wariaci, którzy sterują rumbą. Naprawdę? Jeszcze ci mało? Chcę, żebym jeszcze przytoczył. On nie przebrał się, on się nim stał, to jest Toko. Toko nie stał się nim, po prostu zrobiono mu taki strój. On myśli, że się stał. Jak można ograniczyć, powiedz nam, zagrożenie? Na koniec, to byśmy sobie grafikę może rzucili. Grafika trzecia
jeśli pozwolicie. O, jest coś takiego. No, świetnie. Proszę, tłumacz ładnie. Tak, no to przede wszystkim jak podłączamy, podłączamy to, co musimy podłączyć, co nam faktycznie przyda, a nie zasady. A no to podłączymy, może się kiedyś przyda, może jakoś to wykorzystam. Lepiej wiedzieć, co mamy podłączone, czy to ma dostęp do internetu, czy tylko do naszej lokalnej sieci na przykład. Lepiej, żeby nie miało go w ogóle, jeśli nie musi. Ale jeśli nam to ułatwia życie faktycznie, no to zróbmy to połączenie. Sprzęty znanych producentów. To nie jest tak, że one nie mają podatności, nie mają błędów, że nie można ich przejąć. Można tak samo je przejąć, ale będą częściej testowane, będą miały lepsze te polityki prywatności, na przykład będą lepiej chroniły dane na tych serwerach producenta. W momencie, kiedy będzie wyciek, no to jest większa szansa, że się o tym dowiemy, no bo jeśli to będzie znany producent, to pewnie będzie zoblikowany jakoś prawnie, albo się będzie poczuwał być może do tego, żeby nas o tym poinformować, więc się o tym dowiemy. Te dane będą przetwarzane w jakimś kraju, gdzie są bardziej te prawa ochrony danych respektowane, więc z tym możemy się wtedy, dzięki temu możemy trochę czuć się bezpieczniejsi. Mega ważne jest to, żeby do swojej sieci domowej, do sieci Wi-Fi mieć silne hasło. O tych silnych hasłach już mówiliśmy na poprzednich spotkaniach, gdzie były omawiane właśnie, w jaki sposób tworzyć silne hasło, jak je konfigurować. I do sieci Wi-Fi też takie silne hasło powinniśmy mieć. Powinno być zmienione, powinno być silne. Najlepiej, jeśli byśmy mieli w ogóle wydzieloną podsieć dla tych urządzeń domowych. To już jest trudne. W sensie to jest dla osób bardzo zaawansowanych technicznie, żeby mieć takie osobne podsieci dedykowane do urządzeń, dedykowane do domowników, dedykowane dla gości. Dla gości czasami można włączyć to łatwo w opcjach swojego routera, ale na przykład jeszcze, żeby mieć trzecią jeszcze sieć, to już jest trudniejsze. Dla osób, które chciałyby o tym poszukać, to takie hasło VLAN. Więc jeśli ktoś chce teraz, to VLAN może poszukać w Google, jak utworzyć na swoim routerze takie VLANy i najlepiej mieć dedykowany, osobny. Wtedy te urządzenia są wyizolowane, one nie mają dostępu do żadnych innych urządzeń w domu. Ciekawe, czy są też dobrzy ludzie, którzy włamują się po to, żeby założyć komuś taką sieć, żeby miał bezpiecznie w domu. No, ja myślę, że takich ludzi jest najwięcej. Takich dobrych, wiecie, takich dobrych. Powiem ci, że były takie przypadki, ale nie z VLANami akurat, ale przypadki, że ludzie byli zainfekowani złośliwym oprogramowaniem. Ktoś przejmował kontrolę nad tym takim serwerem zarządzającym tymi botami, tymi zombie, które są zainfekowane i usuwał to złośliwe oprogramowanie. Czyścił ludzi. Robin Hood internetu. Tak. To jest piękna puenta. Ale to może być niebezpieczne. Dlaczego? Niebezpieczne może być czyszczenie może być. Dlaczego? Kiedy jest zainfekowany na przykład szpital, okazuje się, że tam działa jakieś urządzenie medyczne, które w różnych dziwnych sytuacjach, w momencie, kiedy ktoś wyśle tą komendę wyczyszczenia, nie wiadomo, jak to złośliwe oprogramowanie się zachowa, może na przykład wykonać restart komputera. I wtedy ktoś podłączony do respiratora... Bo do rumby. No, to faktycznie, więc takie, jest już gruba sprawa. To się podaje jako taki przykład, czemu to nie jest zawsze dobre, odpowiedzialne takie czyszczenie masowe. Prędzej się przejmuje te zainfekowane hosty, czyli jakby my jako dobrzy przejmujemy je, nie wysyłamy do nich żadnych złośliwych komend i one tak sobie są, trwają jako zainfekowane. I my kiedyś też takie rzeczy robiliśmy. Dzięki za odwiedziny. To był kolejny odcinek w naszej współpracy z NASK-iem w cyklu Dzień dobry, tu oszust. Marcin Dudek dzięki. Wyjaśniał, co i jak. Uważajcie na swoje odkurzacze. Jeżeli są oszuści... Uchęki mikrofalowe i lodówki. Ja bym chciał zaapelować, że jeżeli są oszuści, którzy robią takie złe rzeczy, zapraszamy. Wytłumaczcie, dlaczego to robicie. Dlaczego trzeba się przed tym bronić. Jakie są wasze motywacje. Jeżeli ktoś ma jaja... Do nas. Tak, niech przyjdzie do poranku jaja, w ramach... Wyjdź, pokaż, powiedz, dlaczego to robisz. Pokaż, na co się stać, ale nie jeden raz. My też zapraszamy do nas, żeby się zgłosić. Tak, no, zapraszamy do nas. Nie, bo ja bym chętnie poznał perspektywę, dlaczego ktoś traci kupę czasu po to, żeby zainfekować na przykład szpital. Czemu to robisz, człowieku? Myślę, że zgłosi się bardzo dużo osób. Mniej więcej wydawcy. Tyle osób, ile słucha grupy Phil. Dzięki, Marcin. Dzięki. Trzymaj się i oczywiście będziemy dalej kontynuować nasze rozmowy z NASK-iem na temat bezpieczeństwa. Teraz już materiał filmowy. Być może gdzieś tam uderzenie w twarz. Trenerze, nie mamy zawodnika, musi ktoś wejść. Dziękuję, trenerze. To musi być skuteczna interwencja. Michał Polot wygrywa tą wojnę nerwów. Michał Pol! Ja całuję Kowala w łysinę. Jak na mundialu. To jest nieprawdopodobny człowiek. To jest fenomenalny bramkarz. Michał Pol! Ławka rezerwowych eksplodowała. Mateusz Borek płacze ze szczęścia. Nie wierzymy, że to się wydarzyło. Tak trzeba żyć. Przyjechał z czasów i zaczarował Marcina Robaka. Jako jedyny.
Jest dośrodkowanie, walczmy, uderzenie i bramka! Nieprawdopodobny gol Marcina Baszczyńskiego! Krzyżowe chyba kiełki. Ale pierwszy rzut karny i jest to perfekcyjnie wykonana jedenastka przez prezesa Sawickiego. 1-0 kanał sportowy. Z ważną osobą z Rakowa Częstochowa na temat tego, jak zabezpieczyć awans do Ligi Mistrzów. Czyli to będzie historyczna sprawa. Tak jest. Piotr Obiedziński, czyli prezes Rakowa, który za momencik będzie. Tak, za momencik będzie. Ustawiamy w tej chwili łączenie, także jeszcze. Ja mam bardzo optymistyczną statystykę na ekranie. Zobaczcie. 4 razy Kopenhaga wygrała pierwszy mecz w eliminacjach 1-0 i tylko raz z tych 4 awansowała. Pewnie piłkarze Kopenhagi weszli do szatni po tym pierwszym meczu i mówią, kurde, znowu to samo. Najgorszy wynik. Wygraliśmy 1-0. To słynne powiedzenie duńskiego Michniewicza. Wygraliśmy 1-0. Niebezpieczny rezultat. No, myślę, że tak akurat nie było. Ale też fajnie się odniósł trener Dawid Szwalega do tych słów Kamila Grabary, bo on tam powiedział, że nie no, bądźmy poważni, my awansujemy dalej, nie ma w ogóle strachu w tym temacie. No i też trener Szwarga jakby powiedział, nie no, nic kontrowersyjnego nie powiedział, no czułem się pewnie i tak sobie rzucił, więc myślę, że jest duża taka pewność w obu ekipach, że każdy chce wyjść i pokazać, że jest takim kozakiem, no ale z drugiej strony to już kurczę Liga Mistrzów, no już nie możesz być w takim gronie, gdzie w tych eliminacjach w ogóle dobijesz się tyle rund, 4 rundy i tak awansuje tylko 6 zespołów, oprócz tych, które już mają zagwarantowany awans, więc tych miejsc jest niesamowicie mało. Na przykład Young Boys też awansowali, gdzie tak zwani młodzi chłopcy, gdzie Łukasz Łakomy, kolejny Polak, też zagra w Champions League, w Lidze Mistrzów. Ale mamy już na łączach Piotra Obidzińskiego, prezesa Rakowa Częstochowa, prosto z Kopenhagi zakładam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry w tym pięknym dniu, na którym myślę wszyscy kibice Rakowa czekali. Od razu chciałem pytać, jak was przyjęło Parken Kopenhaga i też czy widać już po tym treningu przedmeczowym, jakby na czym polega magia czy urok tego stadionu, który tak zapamiętaliśmy z Euro, na którym też przyjeżdżały takie duże firmy jak City, Borussia czy chociażby Sevilla i nie wygrywały tam swoich spotkań. Ja wczoraj miałem takie wrażenie, że ten stadion trochę przypomina znany mi stadion z Raymonda, tak konstrukcyjnie, budowlanie, wobec czego to może być twierdza dla lokalnych kibiców. Tak, ja pierwszy raz nie byłem nigdy na żadnym meczu na Parken i odniosłem takie wrażenie, że przypominał mi ten stadion konstrukcyjnie, wyglądowo i jakby tak, jak on wygląda Raymonda. A Raymonda to jest stadion, który potrafi zrobić atmosferę, która pomaga drużynie. No robi to wrażenie, zwłaszcza to, jak blisko są też te trybuny, jak ci kibice żyją, wiemy, że stadion będzie wyprzedany. Macie też trochę problemów, jeżeli chodzi o zdrowie piłkarzy, no bo wiemy, że urazy i Stratosa Farnasa i Jean Carlos wypada, więc tak chciałem zapytać, patrząc z bliska na zespół, na przygotowanie sztabu trenera Dawida Szwargi, to w czym też upatrujecie nadzieję, że trochę będzie przełamane przewidywania wszystkich ekspertów, bukmacherów i że to jednak Raków do tych wrót Ligi Mistrzów wejdzie? Mamy mocną drużynę, mamy mocnych zmienników. To po to robiliśmy transfery, po to zrobiliśmy chyba 12 transferów, żeby być przygotowani na to, że w przegraniu co 3 dni zdarzają się kontuzje. Więc tutaj nie ma co gdybać, tu trzeba grać. To trzeba robić, przygotowywać się. No mamy dobrych zmienników, tak? No za Jeana Carlosa są, tak naprawdę jest 3 piłkarzy, którzy mogą zagrać na dobrym poziomie, bo też niektórzy powracali z kontuzji i też z nami przyjechali. Więc po to robiliśmy transfery, żeby mieć wybór na pozycjach. Panie prezesie, a ciekawi mnie jeszcze, jak no przed chwilą mieliście, powiedzmy, wizytację UEFA w Sosnowcu i to już był zupełnie inny poziom przygotowania do meczu. Możemy trochę powiedzieć w takich szczegółach też, jak to wyglądało, no bo to już jest ten etap, kiedy mamy hymny Ligi Mistrzów, kiedy mamy branding. Pierwszy raz też z czymś takim się mierzyliście, więc jak to wygląda? Jakby ile osób przyjeżdża? One ponoć zaglądają w każdy kąt, tam co do linijki mierzą niektóre rzeczy, ile tam ma mieć stolik dla komentatorów. Możemy powiedzieć tak ze szczegółami, o jakiej skali procesu w ogóle mówimy, kiedy już UEFA wchodzi do gry?
O jakiej skali procesu? No, oprócz delegata UEFA, który kontroluje przebieg meczu, jest też venue manager. To jest w przypadku tych meczów. I to się robi wtedy osoba troszeczkę ważniejsza tak naprawdę. Znaczy, formalnie nie, a realnie tak. I ten venue manager to jest osoba, która sprawdza właśnie to, czy wszystko jest na poziomie wymaganym przez UEFA, wymaganym przez Ligę Mistrzów, i ona dokłada swoje do protokołu. Tak, tutaj wszystko jest bardzo mocno kontrolowane od właśnie rzeczonego stolika po catering, po bardzo mocno i bardzo duże kary są za każde opóźnienie związane z transmisjami, czyli wyjścia z szatni. Każda z takich rzeczy jest bardzo mocno kontrolowana, ale my mamy świetnych ludzi. Mamy ludzi przygotowanych do tego, którzy mimo że robią to pierwszy raz, robią to bardzo dobrze. Dostaliśmy mnóstwo pochwał za Sosnowiec. Tak? Po pierwsze za organizację, za ticketing, za przygotowanie, za to, jak ludzie weszli, wyszli. Wszystko w Sosnowcu zostało ocenione tip-top, za co dziękuję teamowi pracującym w Rakowie Częstochowa, bo przez 48 godzin ludzie pracujący u nas w klubie, myślę, że nie zmrużyli oka. Jeździli, krążyli i przygotowali wszystko tip-top, i za to należą się tutaj też publicznie, bo to oczywiście wszyscy wiedzą i już była odprawa chwaląca. Wielkie słowa pochwały dla każdego departamentu naszego klubu, bo pokazaliśmy się w Europie od strony organizacyjnej, a też kibicowsko pokazaliśmy się w Europie atmosferą w Sosnowcu, pełnym stadionem, który przez 90 minut dopingował drużynę. Panie prezesie, dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, ale na szczęście u nas w studiu nie ma żadnych dżentelmenów, więc mogę pana o to zapytać. 70 milionów złotych leży właściwie na stole. Wiemy, z czym się wiąże awans do Ligi Mistrzów. Z gigantycznymi pieniędzmi i w warunkach polskiej ligi, w warunkach naszej ekstraklasy, no to jest, to może być game changer na lata. Nie sposób o tej kwocie gdzieś nie myśleć, wymazać ją z głowy. Czy to nie jest też taka rzecz, która może drużynę nieprzyzwyczajoną do tego typu batalii sparaliżować? Czy to się da w ogóle odrzucić? Myślenie o tej nagrodzie, która czeka na końcu, poza oczywiście sportową rywalizacją z wielkimi drużynami, bo wiadomo, że o tym nie wolno zapominać. Wszystkie rzeczy, które w życiu mi wyszły, wyszły z pasji. Rzeczy, które robiłem dla pieniędzy, wyszły średnio albo szły po gruzie. Tak już mam i takie jest moje doświadczenie 40 lat życia i robienia różnych projektów sportowych, biznesowych po całym świecie. Więc odpowiadając, i to jest jakby pośrednia odpowiedź na pytanie, no, my tu wszyscy jesteśmy z pasji. Pieniądze są oczywiście, po pierwsze już są zagwarantowane takie, które są godne tego, gdzie jesteśmy. Po drugie, my tu jesteśmy z pasji. My tu jesteśmy z pasji Michała Świerczewskiego, my tu jesteśmy z pasji Wojtka Cygana, my tu jesteśmy z pasji Dawida Szwargi i my tu jesteśmy z pasji, którą widzę w oczach piłkarzy, którą widziałem przez 40 wśród ludzi, którzy przez 48 godzin nie spali, żeby zorganizować mecz w Sosnowcu. Pasją się wygrywa mecze, pasją się robi, przestawia góry. I mam nadzieję, że pasją też przejdziemy dalej. Jestem pewny, że tą pasję pokażemy dzisiaj. Pasja wieczorem to będzie klucz, ale też o te aspekty, powiedzmy, i finansowo-piłkarskie musimy zapytać. Dzisiaj no, rozpisują się media o tych też potencjalnie transferach. Dzisiaj jadąc na poranek odpaliłem sobie troszeczkę występów Ante Cernaca i od razu pytanie, czy to rzeczywiście jest tak, że to jest temat już na finalizacji, i też tak samo jak jest potencjalnie z Erikiem Exposito, bo Śląsk ucina wszelkie dywagacje, które się pojawiają w mediach, ale no, nie jest to tajemnica, że też piłkarz, patrząc w ogóle po tym, jak wygląda, też mówił trener Marek Papszun, że go od dawna obserwowaliście, który też was interesuje. Transfery wymagają ciszy i jakby tą ciszę zachowam. No ale o tej myśli. No dobrze, to jeszcze sam koniec. Losowanie jest potencjalnie Ligi Mistrzów następnego dnia po awansie. Jak to jest zorganizowane, gdyby wam się udało, za co trzymamy kciuki? Lecicie od razu do siedziby UEFA, wszystko jest przygotowane, ile osób, jak to wygląda? Bo jeżeli nie Liga Europy, no to piątek.
Tak, piątek, 13 Liga Europy, ale my oczywiście mamy kupione bilety na czwartek, stąd bezpośrednio do Nicei na czwartek rano, tak żeby na ten czwartek, na 18 być na losowaniu, w którym weźmiemy udział. Więc no, to jest dość łatwo zorganizowane, bo są kupione bilety na samolot dla władz klubu, to znaczy dla naszej trójki albo czwórki. To w zależności od tego, jak różne rozmowy Roberta i jego obecność będzie konieczna tu lub ówdzie w świetle transferów. Czyli dyrektor sportowy więc zapracowany. Dokładnie tak. A na pewno ja z Wojtkiem Cyganem i z przedstawicielami Akademii i przedstawicielami pionu organizacyjnego lecimy do Monako prosto stąd. No to życzymy przede wszystkim takiego wieczoru, panie prezesie, żeby te bilety się nie zmarnowały, żeby to nie poszło w koszty niepotrzebnie, tylko żeby można było już jutro zawitać. No i w pięknym losowaniu. Bilety się na pewno tak obiektywnie nie zmarnują, tylko żeby to, że musimy wstać rano, się nie było problemem i nie będzie, moim zdaniem. Dacie radę. Dziękujemy, życzymy powodzenia. To jest wielki dzień dla polskiej piłki, dla Rakowa. Prezes Piotr Obiedziński był z nami. Oby rzeczywiście jutro ten lot z myślą o tym, że losowanie Ligi Mistrzów i wielkie, wielkie firmy w Sosnowcu. Jasne. Dzięki, do usłyszenia. Dzięki wielkie. Do widzenia. Pozdrawiam. Dominik, w sumie to troszkę wywołałeś temat transferowy, no bo kończy nam się powolutku ta karuzela transferowa, będziemy musieli dla ciebie, albo sam sobie będziesz musiał znaleźć jakieś nowe okno, w którym będziesz... To nie mów, że transfery wymagają ciszy i nam nic nie powiesz. No właśnie, smutne. A nie chcielibyście, żebyśmy się tak spotykali co tydzień właśnie, i właśnie... zawsze mówił, ja bym tak mówił, panowie, transfery wymagają ciszy i tak by się karuzela zamykała. Ale ty już mówisz raczej ogłoszone. Wiesz co, myślę, że przyszedłbyś raz. Dwa razy. Dwa razy, pierwszy i ostatni. Ja sobie coś znajdę na sezon. No i brawo, taka postawa mi się podoba. To powiedz troszeczkę o tych transferach. Może jeszcze zatrzymajmy się na chwilę przy tym transferze, który jest bardzo prawdopodobny, tego Ante Crnaca, o którym już wspomniałeś. Tak, no to jest 19-latek, o którym no raczej nie słyszeliśmy, natomiast mówi się, że on ma przyjść na pozycję napastnika, ale ja sobie tak szczerze mówiąc, on jest ze Slavena Belupo, czyli też to nie jest jakaś absolutna czołówka, ale no widzimy, że piszą już o tym właśnie dziennikarze, którym ufa się w kwestii transferów. Lokalni dziennikarze, tak? Dokładnie. I później polskie media jakby to jeszcze potwierdzają, więc wydaje mi się, że to jest kwestia może dzisiaj, może jutra, kiedy ten 19-latek zostanie przyklepany. Jak sobie odpaliłem rzeczywiście rano jakieś jego zagrania, mecze, hitmapy i tak dalej, to jest dla mnie bardziej prawo skrzydłowy, czy nawet taki wahadłowy niż realnie napastnik, więc zobaczymy, jaki Raków będzie miał na niego plan, ale czy on, czy Erik Exposito są na pewno w kręgu zainteresowań trenera Dawida Szwargi i całego Rakowa. Czyli cały czas ta bałkańska kopalnia diamentów pracuje, bo to wychowanek Dinama Zagrzeb. I rozmawialiśmy tutaj już kiedyś w studiu o tym, że polskie drużyny często jeżdżą do Turcji. I słuchajcie, kiedyś jakiś polski klub był bodajże w Belek, i tam Dinamo Zagrzeb grało sparing, ale nie z polskim zespołem, tylko z jakimś innym zagranicznym klubem, który też tam przebywał na zgrupowaniu. I poszedłem na ten sparing, tak sobie go po prostu obejrzeć, bo i tak musiałem czekać na jakiś wywiad. To, co zobaczyłem w tym meczu, po prostu jakoś. I siedział obok mnie chorwacki dziennikarz i zacząłem go pytać, co to za gość. Swoją drogą ciekawe byłoby po latach zweryfikować, kto w tym sparingu grał i kogo widziałem na żywo, bo nie pamiętam ani jednego nazwiska. Ale on mówi, ten za chwilę odchodzi za 5 milionów, ten za 2 miliony, ten się interesuje Ajax, a tego chciał Bayern w zeszłym roku. I tak mówił o tych gościach, ale jak patrzyłem, w jaki sposób oni grają w tym sparingu, to absolutnie wierzyłem mu w każde słowo. No to była taka jakość piłkarska. Ja byłem przemielony tymi sparingami Odry, Wodzisław, Legii, tam, nie wiem, Groklinu i tak dalej. I to było po prostu trzy piętra wyżej. Nie? No, naprawdę jest coś takiego w tych gościach, że no tak jakby się rodzili z piłką przy nodze. Tak. Coś brazylijskiego, bardzo. To prawda, ale teraz też na przykład w Kopenhadze to był taki obraz, pamiętam, jak ja byłem, że tam każdy grał w piłkę, mimo tego, że ta pogoda nie była jakaś super sprzyjająca, ale właśnie
w każdym parku praktycznie zawsze stały dwie bramki i grały dzieciaki, grali starsi. Pamiętam, że nawet ja sobie gdzieś tam jeździłem rowerem i dołączyłem do jakiejś gierki, bo po prostu grały dziewczyny z chłopakami. No fantastyczny już taki widok, co też pokazuje, że przynajmniej w Kopenhadze te kultury mają dużo. No ale oczywiście, tak jak mówisz, no Chorwaci, no to trochę jest Brazylia Europy. W Rakowie jest pełno tych obcokrajowców, tak naprawdę już prawie dotykają limitu, bo tam zdaje się 18 możesz mieć zarejestrowanych albo 17. Tutaj w jego przypadku jest Cernata jest o tyle ciekawy, że on ma 19 lat, więc nie musi być też zgłaszany do pierwszej ekipy, ale już od 3 lat gra na takim pierwszoligowym poziomie w Chorwacji. Ale też ciekawe jest w Rakowie to jak... Status młodzieżowca będzie miał. No, znaczy na ten polski się nie złapie, ale, pewnych, nie? Ale tych pewnych limitów nie zabierze. Natomiast... No, zawsze są te żarty, że na przykład Raków 2-1 w Polakach, kiedy grają na przykład z Kopenhagą, bo ta tylko dwóch wychodzi od początku, tam gra Bara, albo 2-2 w Polakach, jak grali z Arisem Limassol, ale chociaż tych obcokrajowców jest w Rakowie pełno, to dla mnie fajne jest to, że jednak większość z nich zdecydowana mówi po polsku i że jest też obligatoryjna ta nauka, że ci zawodnicy też są brani z takich kręgów kulturowych, czy też tak psychologiczny jest ten ich portret budowany, że oni będą chętni do nauki, że jednak też się jakoś w to środowisko wczują, a nie, że przyjdą i po prostu no, nie będą używały tych słów, że najemnicy, ale że jednak będą patrzyli tylko na pieniądze i powiedzą, dobra, nas to nic nie interesuje. No też jest takie jednak obligo, że ten piłkarz musi powiedzmy jakiś potencjał intelektualny mieć, żeby wykonać trochę pracy też poza boiskiem, więc w Rakowie to jest na pewno fajne. Eden Hazard prawdopodobnie skończy karierę w wieku 32 lat, tak przenosząc się do wielkiej światowej piłki, bo Eden Hazard przez lata wielkim piłkarzem był. No pamiętam, jak był największą gwiazdą Premier League, pamiętam jego transfer do Realu, pamiętam oczekiwania z tym związane. I co się stało, Dominik? Co zawiodło? No to jest, poza zdrowiem. No tak, chyba zdrowie, ale chyba też motywacja jakaś taka, no bo ofert on akurat ma sporo, nie narzeka na brak ofert, pytanie czy satysfakcjonujących. No teraz mówi się, że jeszcze ofensywę przeprowadza Crystal Palace, ale na przykład no miał ofertę z Marsylii, miał ofertę ze swojego Lille, z Nicei, no to są takie kluby oczywiście nie topowe, ale no pojechać sobie do Marsylii na stad Velodrome pograć, no jednak... No, poważna drużyna, jeżeli, wiesz, patrząc też na to, jak jego ostatnie lata wyglądały kariery, to naprawdę z pocałowaniem ręki taką... A czy nie odnosi się wrażenia, że on po prostu jest totalnie zmęczony zawodową piłką? Przecież to jest gość, który pojechałby on w Arabii Saudyjskiej pewnie na stojąco, byłby jednym z najlepszych 10 piłkarzy. Ale ciekawe jest, czemu właśnie mówię. Ja mam wrażenie, że mu w ogóle zabrakło motywacji w Realu, bo on od początku tam źle wyglądał, ale... Nie wiem, czy pamiętacie, jednak na te imprezy, większość tych imprez typu Mistrzostwa Europy Świata się mobilizował. Ostatni mu nie wyszedł, ale poprzednie wyglądały nieźle w jego wykonaniu i on dojeżdżał z formą, a podczas gdy przez cały sezon, tak jakby dokonując, wiecie, największego transferu w karierze, wchodząc do legendarnego klubu, jakim jest Real Madryt, nagle tak jakby odcięło mu kompletnie jakiś właśnie rodzaj mobilizacji. Taka dziwna sytuacja. No może te kontuzje faktycznie tak go podłamały, ale też dużo było takich historii, że on tam nie za bardzo walczył o tą tak, swoją pozycję w Realu. Nie? Tak, no tam było na pewno początek, to było dużo jego takich pomyłek. To znaczy... On no raczej ma taki, nie ma etosu pracy wielkiego, tylko jest gościem, który chce się bawić piłką i to często mówili jego koledzy, że no nie możesz zmusić Edena Hazarda do pracy, tylko dać mu piłkę, bawić się nią i jakby ochraniać go, ubezpieczać. No i początkowo było tak, że on przyjeżdżał chyba dwa pierwsze sezony z dużą nadwagą, ale wszyscy mówili, dobra, przecież on tak samo jak przybiera, się staje tą piłeczką, tutaj to tak samo szybko zrzuca. No i rzeczywiście tak też często było w Chelsea. Ale jednak po czasie, jak które prorocze stały się słowa José Mourinho, który często lubi mu się wyciągać cytaty po latach, no i on mówił, że słuchajcie, no on bije rekordy fauli przeprowadzanych na nim, że jest tak kopany, że my w końcu dzisiaj się cieszymy Hazardem, najlepszym piłkarzem Premier League, ale zaraz nie będzie gościa, nie będzie piłkarza. Tak, około zostanie... 150 fauli, myślę, że w sezonie na nim mogło być, kiedy grał w Premier League. Ja pamiętam dwie takie jego akcje indywidualne, jedną, kiedy po prostu tylko dzięki balansowi ciała rozstąpiła się przed nim defensywa West Hamu United i strzelił takiego gola, wymanewrował kilku zawodników, no i przede wszystkim gola strzelonego Arsenalowi, bo byliśmy z Andrzejem Twarowskim wtedy na Stamford Bridge, komentowaliśmy to spotkanie i Twaro powiedział fajną rzecz, że bo Diego Costa grał wtedy jeszcze w ataku Chelsea, powiedział, zobaczyliśmy dzisiaj Diego, ale nie Diego Costa, tylko Diego Maradona, bo on od połowy tam chyba 4 czy 5 piłkarzy Arsenalu okiwał. To była jedna z najpiękniejszych bramek w ogóle, jakie widziałem na żywo. W meczu też jednak poważnych drużyn, no, o dużą stawkę. Także piłkarz, którego zawsze darzyłem przeolbrzymią sympatię. I trudno niestety nie mieć tego wrażenia, że niewykorzystany potencjał, nie? Że właśnie przecież ile on miał lat, kiedy on szedł do Realu?
No teraz ma 32, czyli 4 lata temu 28. No, 28 w super wieku. Po kapitalnym też turnieju. Przecież to, co on wyprawił na mundialu 2018, no to... I mógł spokojnie, wiecie, nabić tych spotkań, chociażby w ilości, nie wiem, Garetha Bale'a, który trochę tego tam naliczył meczów i nastrzelał goli, mimo że był przez połowę czasu kontuzjowany, to jednak te liczby są niezłe Bale'a w Realu i Azar mógł spokojnie tego typu karierę, jak nie większą, tam zrobić, nie? Przez te cztery lata. Później był ten kolejny taki etap, kiedy miał te operacje co chwilę i miał płytkę wstawioną w nogę i tam się mówiło, że to też niesamowicie bardziej na jego psychikę wpłynęło, bo on cały czas wychodzi, mówi, że coś go boli, że on nie czuje się naturalnie, że ma jakiś hamulec, że czuje, że ma po prostu metal w nodze, no i później mu tę płytkę musieli po wielu miesiącach wyciągać. No i wtedy się mówiło, pamiętacie, jak Real wygrał Ligę Mistrzów w poprzedniej edycji, to on wtedy w takich okularach pijaniutki się zataczając, ale też z kubkiem w ręce, z drinkiem, tak powiedział, że dajcie mi jeszcze jedną szansę, obiecuję, że teraz wrócę, zobaczycie takiego Hazarda, na jakiego zasługujecie, no i tam później zagrał, nie wiem, 4 mecze w sezonie albo coś takiego, na jakąś taką minimalną liczbę, że tam nawet nie zdziwię się, jak Mariano Diaz miał podobną, więc no już po prostu Carlo Ancelotti totalnie już sobie go odpuścił, stwierdził, że robił mu też takie przytyki czasem, że on jest, no jest po prostu gruby, że nie pokazuje się na treningach, więc myślę, że już po prostu rzeczywiście Hazard... Nawet takiego pojedynczego jakiegoś jednego meczu, czasami jest tak, że nie wychodzi kariera, ale piłkarz zostaje zapamiętany z jakiegoś jednego wybitnego meczu, wiecie, że tak nie idzie, ale faktycznie fajnie, że był z nami, bo się zapisał takim, no to niestety żadnej takiej... Ja czekam na szczerą jakąś opowieść jednak po karierze, bo często my często się możemy pomylić i też teraz mi się przypomina... Ale ja mówię tylko, że szkoda, ja nie wiem, jakie są biografia przyczyny, zresztą świetna Marco Van Bastena, szkoda, w której jest taka jedna z początkowych scen, kiedy on opisuje, jak nie wytrzymując bólu sprawionego kontuzjami, operacjami, czołga się do łazienki. Więc czasami my do końca pewnych rzeczy nie wiemy. Myślę, że te kontuzje to jest coś, co może mocno poryć głowę. Na pewno, ale to ja też nie chciałem, ja nie wiemy oczywiście, jak jest, tak samo jak Zdele, pamiętacie, jak, co tak, było parę Zdele. Tygodni temu właśnie mówiliśmy, że jest zjazd, że on sobie tak to odpuścił, a potem ukazał się ten wywiad, w którym przejmujący i odważny i wspaniale, że to powiedział, więc już abstrahując od powodów, to myślę, że po prostu duża szkoda, że to się tak potoczyło. Tak. Ale Kamil Glik, nasz wspaniały... Jeszcze kariery nie kończy. Nie kończy kariery, jest Krakowia na horyzoncie. Pojawiły się takie głosy w przestrzeni internetowej, że tutaj, że po co Kamil ma wracać do Ekstraklasy, żeby już sobie dał spokój, tak... Czytałem to trochę, szczerze mówiąc, ze zdumieniem, bo... No to prawda. Bo uważam, że Kamil jest obrońcą jak na warunki Ekstraklasy wciąż, który pewnie 90% klubom może dać jeszcze bardzo dużo jakości. Ta rozmowa w ogóle o Ekstraklasie to często skręca w jakieś bardzo dziwne kierunki i tory, gdzie właśnie, nie wiem, wyjdzie nam kilka dobrych tygodni i już zaczynamy mówić, że... A z jednej strony wszyscy się śmieją sobie Ekstraklasy, a później chce wrócić piłkarz z dużym CV. Ale przy Grosickim też słyszeliśmy głosy, że co to będzie. I się okazało to, że wciągnął tą ligę. Tak, ale przecież Kamil Glik przyjdzie i nie zdziwię się, jak się nagle okaże, że ta Krakowia będzie topową defensywą w lidze, bo on akurat w takich warunkach, no umówmy się, jak ma zatrzymywać Erika Exposito czy innych jakichś snajperów, no to sobie da radę. Rozumiem kluby, które go nie chciały z czołówki, które chcą, powiedzmy, grać piłkę nowoczesną, opartą na pressingu, wysokiej obronie. No to nie jest dzisiaj dla Kamila... Na wyprowadzaniu też piłki. Tak, to nie jest dla Kamila Glika, ale no... Słuchajcie, no gościu, który w półfinale Ligi Mistrzów z Mbappé i całą spółką parę lat temu już, ale jednak sobie radził, no grał na takim poziomie, gdzie i charyzmy, i tych umiejętności, i też tego zagryzania zębów w trudnych momentach, no to życzyłbym każdemu polskiemu obrońcy. No absolutna legenda. No i pewnie dzisiaj zostanie ogłoszony jako piłkarz Krakowi, podpisze 2-letni kontrakt. Były propozycje z Serie B, natomiast stwierdził, że no jednak czas wrócić już do Polski. Kraków, fajne, duże miasto, też tam ciekawe pieniądze. Prezesa Filipiaka też swoją drogą troszeczkę absurd Krakowi, który przez nie robi żadnych ruchów przez całe okienko, chce oszczędzać i podpisuje dwóch stoperów, między innymi właśnie z Kamilem Glikiem na samym finiszu, więc myślę, że to będzie... Ekstraklasa potrzebuje takich postaci, myślę, że to będzie na pewno ciekawy wybór. Wybrał już Polskę Kamil Glik, myśli jeszcze o tym, żeby do kadry wrócić, też pewnie o to będzie ciężko, ale liczy, że tutaj się pokaże Fernando Santoszowi. Natomiast będzie miał blisko piłkarza, który zagra na nieco innym poziomie, czyli Jacka Góralskiego. On akurat wybrał Wieczystą i też miał... Też sporo kontrowersji wokół tego wyboru. A tak. To nie jest tak, że zawodnik ma prawo wybrać to, co zrobi ze swoją karierą? Oczywiście, że tak. No jakby to są jego pieniądze.
Mówi się, że to jest Polska, Arabia Saudyjska i coś w tym jest. Każdy ma trochę Arabię Saudyjską, na jaką on zasłużył. No i właśnie a propos tej Arabii, bo gadamy, wiecie, tydzień w tydzień o tym, czy można się na to zrzymać, czy nie można. Ludzie mówią, o co wam chodzi, piłka to biznes i kto daje więcej pieniędzy, więc... Ale pierwszy raz chyba zobaczyłem, że ktoś tak bardzo w jawny sposób krytykował ruch, bo Gabri Vejra, tak Vejra, przecież w wieku 21 lat przechodzi do Arabii Saudyjskiej, wielki talent z La Liga i to faktycznie z mojej perspektywy jest bardzo smutne i nie wiem, czy widziałeś Toni Kroos. Tak, napisał embarrassing. I jednak jest coś takiego w tym, że jest duża różnica w Benzemie, który po bogatej karierze, spełnieniu ze złotą piłką na czele przechodzi sobie do Arabii Saudyjskiej czy Ronaldo, a jednak 21-latku, który jest super głośnym nazwiskiem w Primera Division, czy w La Liga, i który po prostu sobie wybiera te petrodolary. Jest w tym coś... Dla mnie to jest żenujące, bo pokazuje jakby skrajny brak ambicji. Ktoś może powiedzieć, okej, pogra sobie na takim poziomie, fajny klub wypromuje się i tak zawsze wróci do Europy, a ile zarobi? No bo on aktualnie, na przykład, żeby też dać wam skalę porównawczą, dzisiaj ma 500 tysięcy euro rocznie na rękę w Celcie, w Napoli dostałby 2,5 miliona na rocznie, a w, zdaje się, Al Hilal, no jakiś klub z Arabii Saudyjskiej, nie pamiętam już dokładnie który, Al Hilal to było tak, to, czy Al Ahly, to proponował mu 12 na rękę. No jest to oczywiście bardzo duża przebitka, ktoś ci 24-krotnie zwiększa twoją i tak nie najgorszą pensję. Roberto Mancini też od razu przychodzi na nie myśl. Najgorszą Roberto, pensję, ale... Roberto Mancini zrezygnował z prowadzenia reprezentacji Włoch z powodów rodzinnych. Okazało się, że ma rodzinę w Arabii Saudyjskiej. Powody rodzinne to jest chęć zabezpieczenia swojej rodziny na 140 pokoleń do przodu. Tak. Bo każdy powód jest dobry. Tak, znaczy, też jego wybór. Tak, ale akurat ten Vejra mnie boli o tyle, że po pierwsze to pokazuje, że zaraz będzie jakby tych ruchów młodych piłkarzy jeszcze więcej i to będzie bolesne, bo ty nagle będziesz tracił topowe takie talenty, właśnie biedniejsze kraje piłkarskie, jak Hiszpania, dzisiaj mówię finansowo. I to może być duży problem, no bo to, że ci wezmą już sytego kota, okej, no to jest trochę inna rzecz, ale tutaj to tak szczególnie zabolało. A propos okna transferowego, no to zobaczcie, że zamyka się w piątek pierwszego, ale Arabia ma, zdaje się, do 20 września otwarte to okno, więc jeszcze parę razy się możemy spotkać i porozmawiać tylko o ich ruchach. Chyba teraz jest wokół Salaha, które gdzieś tam cały czas napływają do nas sprzeczne informacje. Liverpool powiedział, że nie jest na sprzedaż. Chyba kwota ostatnia, którą zakodował mój mózg, to było 175 milionów funtów zaproponowanych Liverpoolowi za piłkarza, który dostał najwyższą tygodniówkę chyba w historii Liverpoolu w zeszłym roku i przedłużył ten kontrakt. Długo się o tym mówiło, długo walczyli. Romelu Lukaku wreszcie znalazł swoją szczęśliwą ziemię u José Mourinho. No, to jest w ogóle ciekawy przypadek, bo on tam... Niesamowita jest ta jego... To była prawdziwa karuzela transferowa. Pewnie przyjdzie, pocałuje herb. A za rok będą transparenty, ty Judaszu, nie chcemy się tu więcej... Tak, a on jest tylko wypożyczony, więc jakby to jest... Dzisiaj bym położył jakieś pieniądze na to, że on za rok będzie w innym klubie, no bo... 5 milionów funtów zapłaci Roma za to wypożyczenie Romelu Lukaku z Chelsea. Wydawało mi się, że będzie go próbował rewitalizować jednak Mauricio Pochettino, ale zobacz, chyba tak jakby ta... Ten akwen w Chelsea jest już dla niego skażony, że już tam nie wierzą po prostu w jego talent. No tak, on też chciał tych Włoch bardzo mocno, bo wiedział, że mu pasują, ale no też były już konflikty w Interze, później miał być ten Juventus, gdzie ponoć płacili mu więcej, ale też się nie dogadał. Jest finalnie Roma, José Mourinho z Paulo Dybalą może stworzyć ciekawy duet, ale no, dla mnie to jest chyba człowiek, który najwięcej gdzieś tam stracił też tak w oczach wizerunkowo w ostatnim czasie, no bo miałem o nim bardzo dobre zdanie, a słuchając różnych jego wypowiedzi czy kulisów, chociaż wiadomo, że zawsze też właśnie tak jak mówiliśmy, warto usłyszeć drugą stronę, ale to jak mocno on mieszał też w tych rozmowach, jak zmieniał zdanie, jak właśnie okazało się taką chorągiewą transferową, no to po prostu szkoda było patrzeć na to, jak to się wszystko kończy. No ostatecznie Lukaku nie ląduje źle, ale też nie ląduje w takim klubie absolutnie topowym. Pytanie, czy taki snajper u Mourinho dużo postrzela, gdzie wiemy, jaki jest ten styl gry, no więc przekonamy się. No na pewno Rzym to jest miejsce, w którym każdy chciałby w piłkę pograć, więc będzie to dla niego doświadczenie wyjątkowe, co już widzieliśmy po tym, jak został przywitany na lotnisku, jak Rzymianie zaczynają mu malować murale. No to jest jednak tego typu kultura piłkarska, że
że no tak naprawdę ciekawy rok przed nim, co do tego jestem pewien. No, pamiętam te prezentacje Paulo Dybali w Koloseum i to były ciarki. No, mało takich wstrząsających rzeczy widziałem. Słuchajcie, zostało nam 9 minut do serwisu. To jest dobry moment, żebyśmy, bo mamy cykl Old Timer, dzisiaj w tym cyklu Kamil Kosowski. Tak się składa, że Kosa ma dzisiaj urodziny i zrobimy mu niespodziankę może, co? Zadzwonimy do niego teraz. Poprosilibyśmy naszych kochanych wydawców, żeby wybrali numer Kamila. Mam nadzieję, że Kamil... jak przystało na człowieka już z mojego rocznika, o tej godzinie nie śpi. Nie że odbiera obce numery. Chyba nie Kamil myśli, że to fotowoltaika do niego dzwoni. Tak możesz zacząć. No... Albo na rybkach. Nie należy, Kamil, do osób, które odbierają obce numery. Albo jeszcze śpi. Spróbujemy jeszcze raz po serwisie zadzwonić. Jeśli chodzi o Kamila Kosowskiego, to ja bym chciał, tak rozmawialiśmy o Rakowie, życzyć Rakowowi takiej postawy, jaką Kosowski prezentował w Europejskich Pucharach. Bo dla mnie, jak ja myślę o tej Wiśle Kasperczaka, to oczywiście, że Maciej Żurawski, oczywiście, że Kalucze, ale ten Kosowski... jest dla mnie symbolem tej odwagi, którą miała ta Wisła, takiej bezkompromisowości, braku kompleksów. On po prostu zasuwał po tym skrzydle, kiwał, wiecie, ludzi z Schalke, z Parmy, z Lazio. W niesamowitym gazie był, ale przede wszystkim pamiętam jego odwagę i to, że on, że jakby czułem wreszcie tą dumę, że polski piłkarz, mówiąc Kosowski, ale symbolicznie o tamtej Wiśle, nie wychodzi, wiecie, właśnie przestraszony, przepraszając, że żyje, tylko te mecze były fenomenalne w tamtej Wisły i dla mnie Kosowski był jej bardzo ważnym piłkarzem, takim dającym jej ten rodzaj energii, też trochę szaleństwa, ale też precyzję. No, widzieliśmy w tych fragmentach przejściowych, że pierwszy to widział z bliska, że jeszcze dorzut jest. No jest, dobry ukosy. To zawsze było jego mocną stroną, dośrodkowanie. Miał to szczęście, że grał po prostu z gośćmi, którzy wiedzieli, co zrobić z piłką. Czy to Kalucze właśnie, czy Tomek Frankowski, czy Maciek Żurawski. No, rozumieli Mirosław Szymkowiak. Właściwie bez słów. Mirosław Szymkowiak mocna była tamta Wisła. I myślę sobie, że no, to pytanie chciałem Kamilowi zadać. To znaczy, ja znam odpowiedź na to pytanie, ale chciałem, żeby powiedział u nas po ranku, jak on całą tę swoją karierę oceniał. To też taka postać... piłkarz totalnie z mojego pokolenia, mogę powiedzieć, bo dzieli nas miesiąc różnicy, też kolega redakcyjny z Canal Plus i myślę, że... chyba rekord polskiej ligi, tak mi się wydaje, jak szedł do Wisły właśnie transferowy z Górnika. Na pewno jeden z najdroższych transferów, bo wydawca mnie poprawi, ale wydaje mi się, że to było prawie, że 1 000 000 euro, kiedy go Wisła kupowała z Górnika, a to były czasy, w które 99 rok, czy 2000. My też często, jak rozmawiamy o tych oldtimerach, to chyba przy okazji Djibrila Cissé wspominaliśmy, że piłkarz taki, którego się pamięta po latach, musi mieć coś charakterystycznego. Kosa miał ten charakterystyczny taki styl poruszania się na skrzydle, na pozór niedbały, tak. Jak się zaczynał rozpędzać, to wchodził w taką bujankę trochę. Ale też zawsze długi rękaw, długie włosy. Długie włosy, gdzieś tam opaska na włosach. No myślę, że taki piłkarz, którego mogły pokochać trybuny, który czymś się... Wiadomość od Kamila Kosowskiego. Aha, jestem... jestem poza krajem, co tam? Napisz mu odbierz, morda. Dobra, już teraz wszystko wiem. To jest moja wina. Nie przekazałem tego. Kamil wyjechał z małżonką na parę dni. Chyba to też taki urodzinowy wypad do Włoch, więc może nie będziemy mu przeszkadzać, bo to faktycznie... Widzicie, jestem gapa jednak. Mówił mi o tym, ale gdzieś byłem w jakimś amoku przedprogramowym i nie zakodowałem. Napiszcie, że wszystkiego najlepszego i chcieliśmy złożyć mu życzenia w poranku, ale że nie będziemy przeszkadzać. Myślę, że tak będzie okej. Ja muszę jeszcze tylko powiedzieć, że skoro wydawca tak łatwo udostępnia screeny z WhatsAppa, to muszę uważać, co w naszych korespondencjach się znajduje, bo długo mu to nie zajęło. Oczywiście. W moim przypadku udostępniamy zdjęcia. No jeśli chodzi o dialogi z tobą, Dominik, to tam akurat nie było żadnych kontrowersji, bo już przeglądałem dzisiaj wszystko. Ale mamy wideo z odkurzacza. Od Maćka z domu. A ty jakie planujesz kazanie na najbliższe nagranie mszy? Żeby nie być złośliwym. Maciek, kiedy znowu się przebierasz za księdza i robisz tu tak. Po Warszawie? Nie. A ile godzików mam twoja sutanna? Serwis.
serwis sportowy. Właśnie, czy możemy dzisiaj zrobić troszkę wcześniej serwis sportowy? Bo mamy takie domknięcie, to jest z biura z Pantałyku, ten nieudany telefon do naszego oldtimera. Ale, nie, bo, chyba, że Kosa będzie chciał, żebyśmy do niego zadzwonili, to oczywiście jesteśmy gotowi po serwisie. Bo tak się zastanawiam, bo ten weszliśmy z Kosą jeszcze chyba w trakcie, czy chciałeś jeszcze... A czy kończyć transfery? Tak, czy jeszcze coś chciałeś powiedzieć? Możemy dopowiedzieć na szybko tak naprawdę, że Mohamed Kudus, przetalenciak z Ajaxu, prawoskrzydłowy, który wszedł na taki niesamowity poziom pewności siebie, trafia do West Hamu za 43 miliony. Super wykorzystane. Można nie do Arabii. Ale można. Słuchajcie, super wykorzystane pieniądze przez West Ham z transferu Declana Rice'a. Naprawdę to kurde, ale przebudowa. Super te transfery, no. No i co tam jeszcze pisze? Robi to wrażenie. Folarin Balogun z Arsenalu do Monaco za 40 milionów euro. Też duży ruch. Widzimy, że tam Nketiah trafia, więc jego oddają. Sergio Ramos prawdopodobnie do Al-Hilal, czyli jednak Arabia Saudyjska, przy czym nie jest to jeszcze ruch potwierdzony. Ma pewną ofertę na stole, ale ma też z Galatasaray, gdzie go niesamowicie zachęcają. Z Galatasaray, który weszło do Ligi Mistrzów, więc też byłaby to dla niego jakaś przygoda. I tak naprawdę cały czas w powietrzu jest transfer João Cancelo, czy João Felixa też do Barcelony. To jest absurd taki, że ten Cancelo się niepokoi, już czeka, już mu drugi raz samolot przełożyli, ale Barcelona póki co nie może go zarejestrować, więc no, stara śpiewka. Jakby czekają do końca okna, czy ludzie, z którymi mówili się na pieniądze, wpłacą im te pieniądze i dopiero czy będą mogli sobie pozwolić na sprowadzenie jednego lub dwóch Portugalczyków. I tylko jeszcze a propos tej całej rozmowy. Felixa do że Barcelona rozważa João Felixa? Tak. Znaczy bardzo mocno tam już... Po co jej ten João Felix? To, tak szczerze mówiąc, po prawdzie to są po prostu układy między Laportą a Jorgem Mendeszem, okay. Że ma do niego jakąś przysługę do odwdzięczenia mu się i ten Felix udzielił tego wywiadu, że marzy o grze w Barcelonie, więc to jest taki ruch, który jest dogadany. Kwestia, czy tam się znajdą pieniądze, więc do samego końca okna w Barcelonie będzie jak zwykle gorąco. Czas na serwis sportowy i z marszu, można powiedzieć, że z drzwiami i z futryną wchodzi Monika Wądołowska. Czarna wdowa dzisiaj. Dzień dobry. Tak cię szybko wywołałem, no ale Dominik jeszcze tutaj, wiesz. Są prace remontowe na parkingu na dole. Na górze nie było miejsc, więc musiałam krążyć i biegać. Ja widziałem, Monia, że ty jesteś myślami jeszcze na wakacjach, bo na Instastory widziałem, że było... że chciałabyś wrócić do To na rolce, nie na story, ale że tak. Przechadzasz się nad take basenem. Me back. Tak zwany throwback. Chciałabym. No, tydzień pracy i już chcę znowu na urlop. No zobaczcie. A twój urlop trwał ile? Tydzień czy dwa tam byłeś? Tydzień. Tydzień, tylko tydzień. No, w drugim tygodniu podobno człowiek zaczyna dopiero odpoczywać i wtedy trzeba wracać do pracy i to nie jest. Ja wróciłem w sobotę i już nie pamiętam, że byłem na jakikolwiek. Też byłeś tydzień. No właśnie. Gdzie byłeś? Nad polskim morzem. A jak pogoda? Się wykosztowałem. Dobrze, w porządku. Dobrze? W porządku. Pływałem cały czas sobie w wodzie, która była bardzo przyjemna, ciepła. Było słońce. Aż zaskakujące. Zresztą jak moi znajomi jeżdżą nad Bałtyk, to bardzo narzekają. Ja trafiłem w bardzo dobre. Ja w tym roku też trafiłem na super pogodę nad Bałtykiem. A jaka temperatura wody? Polecam gorąco. No, nie powiem minus dokładnie, 3. ale taka, że wchodziłeś i po 20 sekundach sobie pływałeś, a nie, że musiałeś się oswajać, wychodzić. Pamiętam dużo zimniejszy Bałtyk i ten był naprawdę... Ale też był mega upalny sierpień w tym roku, więc być może miał się okazję nagrać. Dzisiaj jest brzydko. Ale nie o pogodzie, lecz o wielkim sporcie. Teraz czas dla Moniki. Zapraszam. Czas na serwis sportowy. Hubert Hurkacz wygrał w pierwszej rundzie US Open ze Szwajcarem Markiem Andreu Hesterem 3-2 w setach, choć był o gema od odpadnięcia z turnieju. Polak słabo rozpoczął spotkanie, przegrał dwa pierwsze sety i nie radził sobie z serwisem rywala. Okres lepszej gry rozpoczął dopiero w momencie, gdy przegrywał w trzecim secie 4-5 ze stratą przełamania. Hurkacz ostatecznie doprowadził do tiebreaka, wygrał go do zera, a w kolejnych dwóch partiach był wyraźnie lepszy od rywala i ostatecznie triumfował w całym spotkaniu. W drugiej rundzie Hurkacz zmierzy się z Brytyjczykiem Jackiem Draperem, 123 w rankingu ATP. Jacek Góralski został nowym zawodnikiem trzecioligowej wieczystej Kraków. Po odejściu z Bochum piłkarz był kuszony przez wiele polskich klubów, a także swoją poprzednią ekipę Kairat Almaty. W grze znajdowały się m.in. zespoły z Ekstraklasy i pierwszej ligi. Okazało się, że 30-letni pomocnik dał się skusić trzecioligowej wieczystej Kraków. Góralski podpisał 3-letnią umowę z małopolskim klubem. Pomocnik to 21-krotny reprezentant Polski. Góralski powrócił do Polski po 6 latach. Za granicą grał w Ludogorcu, Razgrad, Kairacie i Bochum.
Mateusz Wieteska związał się z 4-letnim kontraktem z włoskim Cagliari. 26-latek w lipcu 2022 roku zamienił Legię Warszawa na Clermont. Dwukrotny reprezentant Polski zaliczył całkiem udany sezon w Ligę i stał się ważną postacią zespołu, dlatego decyzja o przenosinach do Beniaminka Serie A mogła być dość zaskakująca. Środkowy obrońca podpisał z Cagliari umowę, która będzie obowiązywała do końca czerwca 2027 roku. Klub zapłacił za Wieteskę około 5 milionów euro. Benjamin Pavard został nowym zawodnikiem Interu Mediolan. Ogłoszenie transferu zostało zaplanowane na dzisiaj. Bayern Monachium długo zwlekał z daniem zielonego światła Pavardowi na transfer do Interu, ale finalnie Bawarczycy zdecydowali się sprzedać francuskiego obrońcę na rok przed końcem jego kontraktu. Inter zapłaci 30 milionów euro za Pavarda. Kolejne 2 miliony trafią na konto Bayernu po spełnieniu się określonych warunków zapisanych w umowie. Francuz występował w Bayernie od 2019 roku. Rozegrał 163 mecze, w których strzelił 12 goli, zanotował tyle samo asyst. W ogóle chcę nawiązać do Maśka, bo jak robił za mnie newsy, to tak fajnie to zrobił, bo widziałam, że dzień dobry, zapraszam na serwis sportowy. Spojrzał w kartkę. No, starałem się jak najwierniej oddać. Idealne odwzorowanie. A czy nie czułaś się zagrożona, kiedy zobaczyłaś tutaj Winiego? No czułam się bardzo. Wini zebrał bardzo dobre recenzje za ten serwis. Tak, nawet Łaniek, nasz kolega od YouTube'a, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy, się mówił, ale wrzuciłem na KS Ekstra, ale to się poniosło. Ale wiesz co? Ale masz... wątpię, żeby Wini chciał wstawać codziennie tutaj na 9 rano. Więc... kolejny news. Jeszcze więcej. Tak, to było najlepsze. Tak. O Jezu, ile tego. Bardzo go zdenerwowało, że jest więcej niż dwa. Więcej niż jeden, ale masz bardzo dużą przewagę nad Winim. Nie chcę powiedzieć, że to jest jedyna przewaga, żeby mnie tutaj nikt nie złapał za słówka. Wini opierał się cały czas do biurko, a ty jednak stoisz, godnie reprezentujesz KS Poranek, ale bez podpierania nie się. Wiem, myślę, że nie byłoby to wygodne, żeby tak stać i czytać. Dla Winiego było. No, wiesz, Wini szukał po prostu... Każdy ma swój styl czytania, każdy... W układzie współrzędnych. Właśnie. Monika Wątołowska przedstawiła nam pięknie serwis Moja. Dziękujemy tobie serdecznie i... A słuchajcie, mam takie do was pytania a propos newsa transferowego, którego nie było w Karuzeli, czyli Mateusza Wieteski. Też chciałem do tego nawiązać. Bo faktycznie jest to dosyć dziwny transfer, nie? Ale może, tak sobie myślę, że może myśli sobie, że idzie do tego Cagliari, może go jakiś mocniejszy włoski klub przyuważy po sezonie na przykład i to jest szansa na taki transfer, no bo ciężko powiedzieć, żeby Cagliari było klubem z wyższej półki niż Clermont. Nie jest, to jest taki... ruch powiedzmy na podobnym poziomie, ale dla mnie to jest właśnie, jak słuchałem sobie o tym i czytałem, to gdybym trafił do takiego klubu, to naprawdę jako, nie chcę powiedzieć, że jako piłkarz, że nic bym więcej już nie chciał, że to jest jakby spełnienie jakichś ambicji czy coś, ale gdybym był właśnie jakimś takim piłkarzem na poziomie Mateusza Wieteski, to marzyłbym, żeby trafić do Cagliari. No jednak życie na Sardynii, poszaleństwo włoskie, południowe, tych kibiców. Wczoraj była taka scenka wrzucona z ostatniej kolejki. No, to jest to, tak jakbyś to z jakiegoś filmu wyjął. Znaczy, taki absurd włoskich stadionów, że po prostu jest jakiś kibic, taki wiecie, typowa włoska stylowa, który odwraca się, ściąga spodnie, pokazuje tyłek, zaczyna tam po prostu jakieś gesty do kibiców rywali pokazywać, że tam na zasadzie, no, wszystkie jakieś tam najgorsze lecą wiązanki, po czym nagle podjeżdża drugi ze sparaliżowanym gościem obok, który pokazuje po prostu faki, jakby też jakby takie uniesienie absolutne emocji, nie wiem, czy to widziałeś, wyśleć nie, to. Nie widziałem, nie ale po prostu patrzy na to i mówisz, jakby to był jakiś film o po prostu wszelkich absurdach i urokach włoskiego futbolu, gdzieś tam ci stewardzi uspokajają tego gościa, który jest na wózku. Jakiś i tak... Sorrentino taki. Tak, dokładnie tak, taki Sorrentino z włoskich klimatów i sobie myślisz, no to jest Cagliari, to jest Sardynia, tylko tam jest możliwe, więc to plus połączenie pracy z Claudio Ranierim, to są takie dwa aspekty, które myślę, że Mateusz Wieteska będzie ten rok pamiętał do końca życia. Oczywiście zobaczymy, czy się obroni sportowo, będą się pewnie bronili przed spadkiem, no, ale... Zmienił też ligę na mocniejszą, można powiedzieć, no jednak ta francuska chyba jakby w rankingu przestała być piątą najmocniejszą ligą, nie? Myślę, że włoska jest ciekawsza, no ale sam fakt. Jednak taka jakość życiowa, nowy język, przepiękne miejsce, wybitny trener, plus jakaś możliwość pokazania się rozwoju, no dla mnie jest na uniwersytecie dla obrońców, jak to się mówi, nie? W Serie A, no. Nie, no fantastyczny wybór. Znaczy Walukiewiczowi tam aż tak dobrze nie poszło, ale no nie wiem, ja patrzę mocno na piłkę poprzez pryzmat tego, co ci zostanie po karierze, jakich ludzi tam poznasz, czy będziesz mógł wracać tam jak do siebie. Pomyślałem dokładnie, jak to powiedziałeś teraz, jak jesteśmy we Włoszech, o Kamilu Gliku i jego
wspaniałej karcie, którą w Torino zapisał, nie? I to i z historią tego klubu, no i wiesz, z Monako kapitańską. Równie piękną, więc tak, też tak, zawsze, tak, zawsze prawda, będzie mógł prawda pojechać, chociaż oczywiście Monako przez wielu kibiców jest kojarzone nie z klubem, z którym tak ludzie są związani emocjonalnie. No właśnie to miałem na myśli, jak we Włoszech. To miałem na myśli, nie umniejszając Monako, ale myślę sobie, wiecie, że Torino jest tak bardzo ze względu na tą historię tej katastrofy też takim klubem, że, i też, że obcokrajowiec zostaje kapitanem i zostaje tak przyjęty, no to jest, uważam, wielki sukces Kamila i nikt mu tego nie odbierze. Tak, ale nawet jak o tym Kamilu Kosowskim mówiliśmy, no to wiecie, jak jest jakiś mecz z Kadizem, to ludzie go pytają, jak tam było przez te parę miesięcy w Kadyksie i tak dalej. Jakby zawsze to jest takie dziedzictwo, które już zostaje na całe życie. Jesteś związany z jakimś klubem i fajnie tam sobie raz na jakiś czas później wrócić, nawet wiesz, na Sardynię. No, jeszcze w Kiewo był przecież, tak, w Kaiserslautern i w Southampton. Tak, był czyli, czyli kilka ciekawych miejsc Kamil zwiedził też. Słuchajcie, zostaniemy we Włoszech na chwilę, bo Tomek Lipiński będzie opowiadał o Romelu Lukaku. Ja się z wami pożegnam. Zastąpi was nie sztuczna inteligencja jeszcze, ale zastąpi was Petros Psylo. Z Petrosem i z jego gośćmi porozmawiamy sobie o samochodach przyszłości, o środkach transportu przyszłości. Bardzo ciekawy temat dzisiaj, także nie odchodźcie od YouTube'a, nie żegnajcie się z kanałem sportowym. Maciek Buchwal, Dominik Piechota, panowie, jak zawsze to była wielka przyjemność. Dodawali wam energii o poranku i na miłego dzień razem z herbatą Lipton Yellow Label. A dzisiaj dorzucę w gratisie jeszcze jedną pochwałę. Idziemy nagrywać mszę. Nie możemy teraz pominąć właśnie aspektu Romelu Lukaku. Czego się spodziewacie po tym transferze i po duecie Dylu? No wszystko zależy. Dybala Lukaku. Wszystko zależy, ile mu wystuka na wadze w momencie przyjazdu. Jeżeli to będzie też tam 105 kilo, to trzeba będzie trochę czasu poświęcić, zanim go się doprowadzi do formy. A poza tym, no też bardziej mam na świeżo w pamięci tego Lukaku z poprzedniego sezonu, kiedy było sporo problemów zdrowotnych. Wiadomo, że kiedy ta waga jest duża, kiedy są zaległości treningowe i trzeba w jakimś takim ekspresowym tempie zawodnika doprowadzić, no bo wszyscy no, chcą tego Lukaku jak najszybciej na boisku. No to zwłaszcza kiedy jest już tak koło 30 piłkarzem, jakim jest teraz Lukaku, to te problemy zdrowotne, różnego rodzaju kontuzje, jakieś mięśniowe, nawet jakieś niepoważne, ale które wybijają z takiego rytmu treningowego, dużo, dużo łatwiej. No ja oczywiście no, z czasem przyzwyczaję się, będę z ciekawością patrzył na współpracę Dybala-Lukaku, no ale no, nie mogę zrozumieć tego, co się... Tak jak no, takie dwa przypadki właściwie jednego dnia, czyli Roberto Mancini podpisuje kontrakt, jest prezentacja w Arabii Saudyjskiej i z drugiej Lukaku potwierdzenie, że jest w Romie, no to myślę, że oni mogliby sobie rękę podać. Bo naprawdę nie potrafię zrozumieć, dlaczego Lukaku między wyborem stania się legendą w jakimś klubie, poważnym klubie, wielkim klubie, większym niż Roma na pewno w tym momencie, czyli Interze. Tam mógł stać się legendą, tam wszystko było dogadane, tylko on odrzucił, wybiera jednak rolę takiego płatnego najemnika, który przychodzi z klubu do klubu, wiadomo, że to jest tylko roczne wypożyczenie, za rok wraca do Chelsea, tam jest jakaś klauzula ustalona w wysokości tam 40 paru milionów, kto zapłaci tyle, ten bierze Lukaku. To dla mnie jest to kompletnie niezrozumiałe. Czas na trochę nauki w naszym poranku. Wszak jest środa, a skoro środa, to jest Petros i dzisiaj już na miejscu nie musi... Razem z drogowskazem do wiedzy. Razem z drogowskazem do przyszłości motoryzacji. Dzisiaj, Petros, nie musisz odpalać tutaj żadnych dymów, żeby się odganiać od pszczół czy os, które ale do mnie powiedzi... zadymiło w tamtym nie, musimy to kiedyś tygodniu przebadać. Czy są ludzie, do których lgną tego typu owady bardziej? Bo bez wątpienia, gdziekolwiek się nie ruszę, mam wrażenie, że za mną jest taki owad. Nawet dzisiaj rano przed redakcją mnie zaatakował. A to jest bardzo interesujące. To potrzebujesz takiej kawy, naprawdę to pomaga. A nie mogę chodzić z taką, wiesz, płonącą kawą cały czas, bo dziwnie bym wyglądał. Dlaczego nie? Naprawdę to bardzo pomaga. W pewnym momencie, jak tydzień temu nadawałem, ta kawa się wypaliła, więc znowu zaczęły te wszystkie owady frunąć. To jest taki świetny sposób, który w Grecji od wielu lat jest wykorzystywany w prawie każdej kawiarni, przynajmniej na wyspie Chios. Jest postawiony taki spodek, kawa nasypana i to dymi. Tylko minusem tego jest to, że zaczadzić można, więc nie wiem, jak to wpływało na proces myślenia mój w tamtym tygodniu, ale myślę, daliśmy że tam... radę, ale oczywiście lepiej zawsze, jak jesteś na miejscu, bo ta interakcja jest inna. Prosiłbym cię teraz, żebyś powiedział króciuteńko, jaki będzie temat naszej rozmowy. Ja troszkę zajawiłem, jakbyś mógł to rozwinąć i kto będzie naszymi gośćmi, którzy będą dzisiaj opowiadać, przybliżaj nam ten temat. Dzisiaj będzie o przyszłości, jak prawie zawsze. Porozmawiamy o transporcie przyszłości, bo
science fiction, czy to w filmach, czy to w książkach z ubiegłego wieku, zawsze się mówiło, że w wieku XXI będą wszędzie latające samochody, różne jakieś tam, nie wiem, takie jak w GTA San Andreas, plecaki, że tam można było latać, to w Jamesie Bondzie też taki był plecak, że się zakładało i można było z punktu A do punktu B przelecieć. Deskorolki latające, różne takie wizje były i czasami na różnych prezentacjach, gdzie poruszam temat przyszłości, ludzie pytają, no to gdzie te latające samochody, że wszystko, co tam przewidywali, jakoś tam mniej więcej w niektórych przynajmniej filmach się sprawdziło, ale gdzie te latające samochody? No nie widać ich. W bajce Jetsonowie przecież była taka bajka kiedyś, Jetsonowie, gdzie całe miasto też tam było, latało. Tak. Faktycznie albo w filmie Blade Runner, albo w Powrocie do przyszłości. W ogóle mam taką fajną grafikę dla tych, którzy nie oglądali. Możemy obrazek pierwszy i obrazek drugi wyświetlić, dwa filmy. Powrót do przyszłości. Profesor doktor właściwie Emmett Brown skonstruował taki samochód i tam w przyszłości później napęd antygrawitacyjny zamontowali, on się unosił. Stróweczka doktora Emmetta Browna troszeczkę podobna do twojej dzisiaj, widzę. Ale ja takich włosów nie mam. Jeszcze na szczęście nie. A tutaj jest stary Blade Runner, czyli Łowca Androidów. Też była wizja latających samochodów. No i okazuje się, że dzisiaj, mimo że jeszcze nie mamy takich deskorolek, które latają, czy tam napędów antygrawitacyjnych. I to akurat prawdopodobnie nie za bardzo jest możliwe dzisiaj, z fizykami na ten temat porozmawiamy. No to już pojawiają się pomału latające samochody. Właściwie drony takie latające. I też fajnie taki mam filmik. Możemy filmik drugi wyświetlić, jak to mniej więcej wygląda. Później jeszcze też nawiążę do tego, co Polacy tworzą, bo też Polacy działają w tej, że tak powiem, przestrzeni. Tutaj no, mamy ładne widoki i taki jakby, no oni nazywają samochód latający, ale to jest właściwie dron taki. No, wygląda jak duży dron po prostu. Taki pojazd pionowego startu. I taka ciekawostka, taki pojazd Jovi Aviation firma zrobiła i może przewozić pilota, czterech pasażerów, odległość 402 km, prędkość 321 km na godzinę i począwszy od 2024 roku planują zapewnić takie nowe sposoby poruszania się, bo to już mają tam wprowadzić pilotażowo, żeby ludzie latali. Takich jest projektów więcej, trochę porozmawiamy już później w programie, razem z zaproszonymi gośćmi. A, i jeszcze tak a propos tematów, które poruszymy, bo to jest taki bliski, czyli jak motoryzacja, jeżeli chodzi o samochody. A też transport cały chciałeś poruszyć, tak? Tak, no bo będzie o samochodach, samochody autonomiczne, czy silniki spalinowe to przyszłość, co z elektrykami, bo tak naprawdę te elektryki to taka sobie technologia, jeżeli chodzi o dystanse, które można pokonywać, czy tam, nie wiem, zimą jeżdżenie, czy tak jak tydzień temu rozmawialiśmy, sprawy pożarów, albo ogólnie dostarczania energii potrzebnej do ładowania. No nie mamy takiego systemu energetycznego, żeby to zrobić. No więc porozmawiamy, jak to dalej będzie się rozwijało. Może auta wodorowe, które są w gruncie rzeczy też tam mają napęd elektryczny, ale są ogniwa takie wodorowe, co prąd produkują. Więc może to, a może spalinówki. Kto wie, ja akurat jestem fanem silników spalinowych, więc zapytam naszych gości i to jest taka najbliższa przyszłość, też porozmawiamy o samolotach przyszłości, o różnych takich napędach typu właśnie latające deskorolki albo jakieś tam, nie wiem, samoloty osobiste, z których każdy będzie mógł korzystać i też wybiegniemy w przyszłość. Czyli już to będzie totalne science fiction, teleportacja. Może to jest transport przyszłości, że będziemy tak jak w Star Treku wchodzili do jakiejś takiej kabiny i przenosili się z punktu A do punktu B. A no może... Dla mnie i Maćka Dąbrowskiego byłoby idealne rozwiązanie, bo się boimy latać. Myślałem o takim środku transportu właśnie idealnym, że wchodzisz do jakiejś kapsuły i wychodzisz w Paryżu, albo w Londynie, albo w Nowym Jorku i to byłoby super. No jaka to oszczędność czasu byłaby. A tu jest ze Star Treka, stop klatka. Wchodzili do takiej maszyny i mogli się tam na planety przenosić różne. Pytanie, czy to jest możliwe z punktu widzenia fizyki, bo jakieś tam pojedyncze cząstki udało się steleportować, że tak powiem. Ale pytanie, czy będzie można człowieka steleportować z punktu A do punktu B? Napędy antygrawitacyjne, to jest kolejny temat, który poruszymy. Jeżeli zdążymy, no to też podróże między planetami, podróże kosmiczne i pytanie pojawia się, czy będziemy niedługo latali na wakacje na Marsa na przykład, albo na Księżyc, bo będą tak dostępne
środki transportu. No teraz miliarderzy w Stanach Zjednoczonych pracują nad tym, żeby stworzyć takie rakiety wielokrotnego użytku, tylko tutaj eksperci mają podzielone opinie, bo twierdzą, że tak naprawdę takie warunki w takich silnikach panują, ponad 3000 stopni Celsjusza, że to się bardzo szybko zużywa. Więc pytanie, czy ci miliarderzy, czy to nie jest marzenie ściętej głowy w przypadku tych miliarderów i czy to nie jest nabijanie różnych ludzi w butelkę, że tam obiecują, że za parę lat będzie można sobie w kosmos latać w cenie lotu z Polski na przykład do Tajlandii. No takie są obietnice. Więc porozmawiamy, czy to jest możliwe razem z gośćmi. Teraz może przedstawię. Tak jest, dawaj gości. Gości, zaczynając od początku. Więc tak, będzie doktor inżynier Klaudia Żerańska, fizyk, łączy naukę i biznes w swojej pracy i naukowo jest fizyczką materiałową, bada granice wymiarowości materiałów i ich zastosowania, jest też dyrektorem operacyjnym firmy NanoEmi, która zajmuje się produkcją grafenu, czyli tego słynnego dwuwymiarowego materiału. To jest pierwszy gość, drugim gościem będzie doktor Adam Zadrożny, astrofizyk pracujący w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. W latach 2017-18 odbył staż poddoktorski na University of Texas Rio Grande Valley i w 15 roku obronił doktorat w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. I to jest bardzo ciekawe, brał udział w pierwszej detekcji fal grawitacyjnych, to słynne odkrycie w ostatnich lat w ramach międzynarodowego projektu LIGO. I to jest drugi gość. I trzecim gościem będzie Patryk Sebastian Mikiciuk, czyli dziennikarz motoryzacyjny, wideobloger, absolwer Uniwersytetu Warszawskiego, autor lub współprowadzący wielu programów poświęconych motoryzacji. Możemy znać pana Patryka z takich programów jak Legendy PRL-u, Debeściaki czy Automaniak. I też był konsultantem do spraw samochodów oraz pojazdów zabytkowych w polskich produkcjach filmowych. Porozmawiamy o science fiction, porozmawiamy o najbliższej przyszłości motoryzacji. Jakimi samochodami będziemy jeździć za parę lat? Czyli bardzo ciekawe tematy dzisiaj do poruszenia. Mamy nadzieję, że ta ponad godzinka nam na to wystarczy. Teraz zapraszamy na materiał filmowy, a po nim już z dwóch osób zrobi się w studiu pięć. Pierwszy raz w historii w ogóle ligi mamy Polaka z dubletem przecież w Premier League. Mati Cash, oczywiście pewnie jakby to było urugwajskie Football Bloody Hell, to byśmy dali Darwina Nuneza, ale jako że z Polski do Urugwaju się daleko statkiem płynie, no to tak patriotyczny wybór, ale też jak najbardziej się broni, no bo Mati Cash walnie przyczynił się do zwycięstwa Aston Villa z Burnley. No i od Matiego Casha sobie w kilku zdaniach rozpoczniemy, no bo widać, że zyskuje w oczach Unaia Emery'ego, też ten ofensywny styl tutaj pasuje Matiemu Cashowi, no i to były gole, które też naprawdę, naprawdę mogły się podobać. Jakie macie wrażenia na temat występu Polaka, Przemku? To był pierwszy dublet Polaka w Premier League, ale nie pierwszy dublet Matiego Casha w Anglii, bo kilka lat temu jeszcze grając dla Nottingham Forest ustrzelił dublet, zresztą w ogóle wchodząc z ławki rezerwowej, tak więc inklinacje do gry ofensywnej zawsze miał. Często pamiętam, padało takie określenie, że był porównywany do Cafu. To dalej padają. No ale wreszcie zaczęły pojawiać się takie mocne liczby przy jego nazwisku, konkrety. Zresztą już w okresie przygotowawczym trzeba powiedzieć, że ta rola, którą dla niego szykował Unai Emery, bo trzeba powiedzieć o tym, że on próbował trochę innych rozwiązań taktycznych też już podczas okresu przygotowawczego, to ona się jemu idealnie wpasowała, miał bramkę, miał asystę, był bardzo aktywny. Często tutaj widzieliśmy statystykę jego z tego spotkania z Burnley. 6 kontaktów z piłką w polu karnym, najwięcej, to warto podkreślić, najwięcej spośród wszystkich piłkarzy, więcej niż napastnicy Aston Villa. Tak więc naprawdę dobre liczby. I tak jak obiecałem, tak też się stało. 5 osób w naszym studiu. Petros już naszych gości tak bardzo szczegółowo przedstawił ze wszystkimi ich dokonaniami i ze wszystkimi ich osiągnięciami. Ja zrobię to jeszcze raz na spokojnie. Doktor Klaudia Żerańska, żebym niczego nie pomylił. Doktor Adam Zadrożny, tak? Brawo. Tak. I Patryk Mikiciuk. Dzień dobry. Jesteś Patryk Mikiciuk czy Patryk Sebastian Mikiciuk? O Jezus Maria, dlaczego nie używasz mojego drugiego imienia? No właśnie, bo tak Petros powiedział. Skąd ty wymyśliłeś? Naprawdę mają różne fetysze. To jest jakiś, wiesz, twój taki rozpoznawczy, nie? Jan Maria Rokita na przykład. Nie, co ty. I niestety nie doktor.
Niestety nie doktor. Ale może. A chciałbyś być? Wiesz co, jakby miałem przez masę lat namawianie mojego profesora, ale to jest w ogóle prawo, więc to jest zupełnie inna baja. Straszne nudy, siedzenie i pisanie, wiesz, orzecznictwa sądownego. Nie, 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 to nie ta bajka. Wolę zostać motoryzacyjnie, popatrzeć, co się działo, popatrzeć, co się będzie działo, popatrzeć, jaka będzie motoryzacja przyszłości. No to jaka będzie motoryzacja? Fascynująca, jak zwykle. Słuchajcie, żyjemy w tak cudownych czasach dla motoryzacji. Według mnie to są takie czasy, które po raz pierwszy pojawiają się od tych ostatnich 120 lat, kiedy się będzie działo dużo. Kiedy będziemy zmieniali wszystko po kolei, ale nikt do końca nie wie co. Bo na razie wszyscy macają po omacku i na razie mówi nam się, słuchajcie, 2035 rok, wszyscy będziemy jeździli samochodami, nie wiem, elektrycznymi. Ale to bzdura jest. Ale tak sami krótkim... o tym doskonale wiecie, no. Że to na razie mówimy o Europie, która jest jakby takim małym paznokietkiem tego wszystkiego. Suma summarum, jak tak policzyć, gdyby tak świat się przeniósł na elektryfikację, to nie zadziała, jakby to nie zafunkcjonuje, jakby to na razie ma tyle zahamowań do tego, ale z drugiej strony siedzimy w momencie, kiedy mamy napęd wodorowy, kiedy mamy napęd hybrydowy, kiedy mamy, wiesz, mnóstwo innych również sposobów zasilania silników, że dużo się naprawdę będzie działo. Wiemy, że dużo się zmieni. Nie zmieni się tak, jak kiedyś podejrzewano, że od razu będziemy latać i wszędzie będzie absolutnie kosmicznie, bo zawsze mówiło się przecież o samochodach, które latają. Ale już jest taka polska firma, która zrobiła, już sprzedaje taki samochód, możemy też wyświetlić, tylko zaraz, żebym nie pomylił, bo tych obrazków mam. Izera na przykład. Tak, ale jest jeszcze firma, film czwarty możemy wyświetlić, Jetson One, już w sprzedaży ten samochód. Czyli taki latający jest. Czyli jednak nawiązanie do słynnej bajki Jetsonowie, no, to ja pojawia się, widzisz, wywołaliśmy dzisiaj już jest, na to. Tak. A, bo ty mówisz o dronie takim latającym. Czyli no, no. Że nazywają... Hoverbike, nie? Tak, że trochę. To samochód. I ciekawostka, współzałożycielem jest Tomasz Patan tej firmy. 20-minutowy lot z prędkością 102 km na godzinę. Produkcja już ruszyła, 2022 rok. I cena 410 tysięcy złotych. No ale wiemy, że jest to poziom abstrakcji. To nie jest pojazd, który jest mobilnym pojazdem, który będziesz traktował tak, że dojeżdżasz nim do pracy. To jest w ogóle, słuchajcie, niesamowite, bo ostatnio nawet czytałem artykuł w Motorze z 50 bodajże 6 czy 7 roku. Taki, wiesz, kiedy te gazety wydawało się pięknie, kiedy były piękne rysunki robione. I tam była wizja przyszłości Europa 2000. I w Europie 2000, w tych latach 50. oczywiście wszyscy latamy wszelkiego typu. Nie mówimy o wizjach z Nowego Jorku, tylko mówimy o wizji z Warszawy, z komunistycznego kraju, który jest w strasznym okresie 56 roku. I dziennikarze mówią, tak, w 2000 roku będziemy latali. Jakby świat się zupełnie zmieni, jakby będzie. I co? Nic. Ale... Jeszcze była taka ciekawostka, we Francji była taka firma Simca i też przewidywała, że w 2000 samochody będą sterowane myślami. Napęd atomowy miały nawet posiadać i był taki nawet prototyp, tylko oczywiście nie jest tym napędem. Możemy wyświetlić obrazek siódmy właśnie takiego samochodu, 1959 rok, taki model. 150 na godzinę miał się poruszać na kołach, stabilizacja żyroskopowa i to w 2000 roku takie samochody miały poruszać. Słuchajcie, jak nie wygląda, troszeczkę jak połączenie czołgu ze statkiem kosmicznym. Ale 59 rok to jest niezwykle ważny rok dla motoryzacji, bo jeżeli mówimy o tym aspekcie, o którym mówimy teraz, czyli samochodów przyszłości. Bo jak wpiszecie sobie, nie wiem, w Google'ach każdą amerykańską markę i z napisem 59, to zobaczycie, że wszystkie samochody są statkami kosmicznymi. Takie samochody, które jeżdżą. Bo to był rok fascynacji kosmosem. Jakby faktycznie apogeum fascynacji kosmosem było już totalne. I w 59 roku wszystkie amerykańskie samochody mają na przykład największe skrzydła. I te skrzydła nie są po to, żeby on się dobrze prowadził. Nie? To nie jest kwestia aerodynamiki. To jest kwestia tego, że oni sobie tak wyobrażali pojazdy przyszłości, pojazdy, którymi będzie się jeździło. A że mieli na to największe pieniądze, więc sobie wymyślili, po co mamy sobie wyobrażać te samochody przyszłości. Zbudujmy te samochody przyszłości, tyle, że nie będą jeszcze latały, a będą jeździły na koła. Więc te wszystkie Cadillaki 59, te Chevrolety 59, one mają te właśnie skrzydła, rakiety dodatkowe i wyglądają jak pojazdy kosmiczne, wyjęte, nie wiem, z Jetsonów właśnie, o których wspomniałeś wcześniej. Ale mało tego, powiem ci zaraz, Klaudia i Adam już będziecie mówić. Tak, tylko, przepraszam, że was w ogóle... W nawiązaniu do tego, o czym powiedziałeś, jest książka
chyba nosi tytuł taki sam jak film Ostatnia rodzina, o rodzinie Beksińskich i tam przeczytałem, że Zdzisław Beksiński zaprojektował kiedyś taki autobus, który do złudzenia przypominał chyba nawet jeszcze bardziej kosmiczną wersję tych amerykańskich autobusów na długie dystanse. Przepiękny, przepiękny ten autobus, oczywiście w Polsce on nie wszedł do seryjnej produkcji. Adam, wyrywasz się do odpowiedzi. Tak. Znaczy, już wiem, dlaczego zrobiłeś doktorat, bo jesteś cały czas gotowy do odpowiedzi. Poczekaj. Swoją drogą, jak już nawiązałeś do tego autobusu, to tylko dokończę ci ciekawostkę, bo on został zniszczony. To był autobus San, bo on był z Sanoka. Miał wielkie skrzydła z tyłu, z przodu taki świetny ryj. Takie spoilery. I on został zniszczony. Potem był na placu zabaw dla dzieci i pocięty został palnikami, wyrzucony na złom. Dzieło Beksińskiego. Nie? Jakby to też jest... Mam nadzieję, że ludzie, którzy zniszczyli to cudo, smażą się w piekle. Adam. Dobra. Ja bym zauważył, że samochody elektryczne to jest tak naprawdę powrót do przeszłości. Bo pierwszy samochód, który przebił barierę 100 km na godzinę, to był samochód elektryczny i to był sam początek XX wieku. Takie zabawki jak, powiedzmy, ciuchcia z Ikei, którą bawi się mój syn, to one były, one są już obecne od ponad 100 lat. Swoją drogą, to jest... a propos tego pierwszego rekordu, słuchajcie, 100 km na godzinę, to też śmieszna bardzo sytuacja, bo faktycznie prawdą jest to, że wszystkie rekordy prędkości nie popełniały samochody spalinowe, tylko był elektryczny i parowy jako pojazdy. I była taka rozprawka we francuskiej prasie, co się stanie, kiedy ten śmiałek przekroczy 100 km na godzinę za kierownicą tego samochodu. Aha. Czy ciało ludzkie wytrzyma to przeciążenie? Było. I ludzie, wypowiadali się eksperci i oni nie byli zgodni co do tego, czy ciało ludzkie wytrzyma to przeciążenie. I faktycznie masz absolutnie rację, że tak, elektryk był bardziej sprawny niż samochód spalinowy. No tak, tylko z tymi elektrykami jest tak, że największym problemem są akumulatory i gęstość energii, którą można zawrzeć w tych akumulatorach. Ile energii możemy zmagazynować i jak szybko jesteśmy w stanie doładować taki samochód. Taki samochód, nie? Wspomniałeś o samochodach latających. To jeszcze jedna z zabawek, którą się bawią dzieci. Mamy tutaj śmigło, takie jak od helikoptera. Jeśli rozkręcimy odpowiednio mocno, ono zacznie latać. Aha. Oh. Natomiast ono nie będzie latało daleko, bo kiedy przestanie się kręcić, spadnie. Musisz cały czas dostarczać tą energię obrotową. Natomiast jakbyś wziął samolot, który ma skrzydła, to jeśli on leci odpowiednio szybko, jeśli dostarczasz energii na ruch do przodu, to ciśnienie pod skrzydłami będzie go unosić. Taki samolot możesz po prostu puścić. Aha, i to leci później jak ptak, prawda, który za dużo energii nie musi zużywać, gdy leci. On spadnie dopiero w momencie, kiedy wytraci prędkość. Jak lądujesz, wytracasz prędkość, jak masz prędkość przelotową, to lecisz szybko i lecisz w górnych warstwach atmosfery, tak na 10 kilometrach, bo tam przede wszystkim atmosfera jest stabilna, a dwa, będziesz mieć troszeczkę niższą gęstość, przez co mniej energii, na co zużywa samolot, energię, to jest przeciwdziałanie tarciu. To tarcie jest wrogiem, ale jednocześnie tarcie o powietrze powoduje, że możesz latać, możesz lecieć efektywnie. Tak, tylko tutaj potrzebuje jakiegoś pasa startowego, żeby wystartować. Właśnie, tak. To chyba jest dobry wstęp do tego, żeby też trochę podzielić te nasze samochody, które latają, samochody hybrydy, bo takim najpopularniejszym trendem, w sensie pierwszym trendem, który w ogóle wyszedł, to były takie samochody, które mogą w pewnym momencie rozłożyć skrzydła, mają jakieś tam dodatkowe silniki i to pozwala im wystartować tak jak prawdziwym samolotem. Więc to jest jedna możliwość. Tylko skorka, nie wylecę, prawda? Bo to potrzebuje pojazd pionowego startu. Technologia, właśnie, to jest technologia, którą mieliśmy na początku. Teraz właśnie bardziej koncentrujemy się na tych bardziej futurystycznych wyobrażeniach, czyli to się nazywa vertical takeoff and landing, czyli możemy wystartować i wylądować za pomocą właśnie takich silników i nie musimy się rozpędzać, nie musimy nic tam dodatkowo robić. Więc takie prototypy też już są i one do złudzenia przypominają rozbudowane drony na razie. No właśnie, drony zasilane znowu energią elektryczną pochodzącą z akumulatorów, czyli mamy ten sam problem, nawet jeżeli by to było super rozwiązanie, chociaż tam strasznie dużo hałasu to produkuje i tam dużo innych problemów jest, o których zaraz powiemy. Cały czas jest to za ciężkie. Tak, i kwestia akumulatora, który szybko się rozładowuje, na 20 czy tam kilkadziesiąt minut wystarcza energia,
w tym akumulatorze, w elektrykach zależy, takich z akumulatorem? Zależy, bo są już różne te samochody. Są też takie, które mają wpakowany w środek silnik spalinowy. I to nie jest aż tak strasznie popularne, no bo to nie jest eko ani w ogóle, więc nie mówi się o tym aż tak dużo, natomiast jeżeli chodzi o faktyczne produkowanie takich aut, to jest coś takiego, że oni po prostu pakują spalinowy zwykły silnik do środka, to jest lżejsze niż bateria na pewno. Tylko właśnie zamiast tutaj, żeby to było bardziej neutralne dla środowiska, to rozważa się na przykład zastosowanie paliw syntetycznych zamiast zwykłych paliw kopalnych. Ale jeżeli chodzi o akumulatory, jakiś z punktu widzenia fizyki, nadchodzi przełom, czy to dalej będą te litowo-polimerowe? On zawsze nadchodzi. My zawsze na niego czekamy. Zawsze jakiś przełom nadchodzi, prawda? To już czytam od wielu, wielu lat, że zaraz nowe baterie się pojawią, a cały czas mamy mniej więcej podobną technologię, jeżeli chodzi o litowo-polimerowe, które są wykorzystywane w takich samochodach elektrycznych, czy tych latających, które mają niewielką w środku gęstość energii. Co kolejnego może się pojawić? I tak jest lepiej niż było. Jak spojrzysz na motoryzację elektryczną sprzed 10 lat, to jest i tak lepiej niż było, bo te faktycznie samochody jeździły po 100 km, dzisiaj mogą jeździć, producenci mówią po 600, ale wiecie, że to jest, liczy się około 300 km, że jest takim bezpiecznym, normalnym, fajnym przejazdem. Inna sprawa jest to taka, że mając samochód elektryczny, który ci przejeżdża te 300 km, on jest przeważnie jakieś o 75% cięższy niż samochód spalinowy z tym. Więc to też jest jakby... I teraz dochodzimy do kwadratury koła tak naprawdę, no bo on zużywa więcej energii, bo jest cięższy. Jest cięższy dlatego, bo jest elektryczny. Jest elektryczny, więc potrzebuje dużo energii, żeby ruszyć, jakby żeby to fajnie działało, ale jest cięższy. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc faktycznie największym kłopotem są właśnie te ogniwa paliwowe, które są przy dzisiejszej technologii. Dzisiaj co drugi producent mówi, za 2 lata, za 3 lata zaprezentujemy coś nowego. Toyota się odgraża od 2 lat, że będzie robiła zupełnie nowe ogniwa paliwowe, które zrewolucjonizują rynek i samochód będzie jeździł po 1000 km. Na razie jeszcze tego nie widzimy. Na razie nie wiem, na ile jest to marketingowe gadanie, na ile obietnice. Tego na razie nie wiemy. I kwestia oczywiście ładowania, że infrastruktura nie wytrzyma, jeżeli każdy by chciał naładować taki samochód. Myślę, że też jest takim pewnym rozwiązaniem, to są auta na wodór, gdzie właśnie występują ogniwa paliwowe, bo wodór możesz łatwo nalać do baku. Natomiast problemem jest przechowywanie wodoru. Bo jeśli jak masz gaz w aucie, to on ci nie ucieka. Tam masz straty, masz minimalne. Natomiast jeśli w przypadku wodoru, to jest taki najlżejszy pierwiastek, jest bardzo ciężko go utrzymać w jakimkolwiek zbiorniku. Tutaj nadzieją były zbiorniki, które miały powłokę z grafenu, żeby wodór nie uciekał, bo na przykład jakbyś wytworzył wodór w Namibii i go transportował do Europy, to stracisz około kilku procent na transporcie. W przypadku metanu i w przypadku gazu nie masz takich problemów. Ale jak działają takie wodorowe samochody? Bo rozumiem, że to ogniwo wytwarza energię elektryczną, która później... Nie, masz 2 opcje i to jest właśnie bardzo ciekawe swoją drogą. Bo w Polsce masz jeden na przykład samochód, który jest seryjnie sprzedawany, który jest pojazdem wodorowym. Mimo tego, że nie mamy stacji benzynowej wodorowej, to on faktycznie jest i jest sprzedawany. Mamy chyba teraz jedno, znaczy tak naprawdę to ich mamy wiele, bo mamy je do własnego użytku, jakby do wewnętrznego, ale one nie mają licencji do sprzedaży. Nie jest to sieć. Nie wolno im sprzedać tego wodoru, ale jak na przykład jakaś korporacja, tak jak jedna z telewizji w Polsce kupiła sobie ich 20 czy 30, to ma stację do ładowania wodoru i wiesz, i faktycznie one mogą jeździć i mogą działać, funkcjonować. I teraz tak, samochód, który jest sprzedawany seryjnie, to jest samochód, który jest elektrykiem. Wodór daje energię elektryczną, jakby tak w skrócie. A cała technologia jest samochodu elektrycznego. I tu ma silnik elektryczny i to działa. Jest druga koncepcja, która jest genialna, która jest bardzo fajna. I te samochody prototypowe jeżdżą, cały czas są badane. Nawet jeden z nich pojechał jedną z rund Mistrzostw Europy i pojechał nim w ogóle sam prezes, który ma totalnego świra na punkcie motoryzacji, czyli pan Toyota, bo to on zafinansował te badania. I to jest samochód wodorowy, który ma normalny silnik. Ma normalne zawory, tłoki, jakby wszystko tam się zgadza. Jak masz skrzynia biegów, dźwięk silnika jest taki, że on tam normalnie jedzie, strzela i wszystko prycha. Jest super.
I to w ogóle brzmi jak bajka, bo nagle wymieniamy sobie paliwo normalne na wodór i to normalnie działa, ale jest bardzo poważny problem i to tak naprawdę chyba bardziej kwestia, którą ty pewnie będziesz w stanie przybliżyć, bo jest tak zwane rdzewienie elementów, bo suma summarum masz tam jakby, wiesz, pochodną wody i jakby i wszystkie elementy z silniku są od razu zardzewiałe i z tym nie do końca sobie mogą poradzić. Natomiast wodór z takim normalnym, klasycznym silnikiem jakby jest, wydaje się być całkiem spoko rozwiązanie. A według was jaka nie czeka przyszłość samochodów benzynowych, dieslowych? Diesel przecież genialnym silnikiem jest, znaczy był właściwie, bo został zepsuty w ostatnich latach. Kończyła się też ta warstwa ekonomiczna w przypadku diesla, znaczy, kiedyś ta różnica była dość spora. To co byłoby przyszłością takich silników, to co jest przeszkodą w stosowaniu silników spalinowych, to to, że one zatruwają środowisko. Znaczy, używamy paliw kopalnych, emitujemy CO2 do atmosfery. Gdybyśmy byli w stanie wytworzyć syntetyczne paliwo, znaczy odzyskać, wychwycić CO2 i zrobić paliwo syntetyczne, tak żeby nie zwiększać emisji, to wtedy te silniki mają przed sobą, wydaje się, że miałyby przyszłość, bo największy problem by zniknął. Oczywiście byłyby lokalne emisje. To jest drugi problem, bo pierwszy to są emisje globalne, drugi to są lokalne. Jeśli chodzi o samochody elektryczne, to co jest potrzebne, to możliwość dobrego upakowania energii, dobrego przechowywania energii, bo my nie umiemy przechowywać energii w żaden sposób. Nie, to co te rozwiązania, które mamy, pewnie za 50-100 lat będą się wyglądać jak jakieś przedpotopowe kompletnie. Jeśli rozwiążemy problem przechowywania energii, szybkiego ładowania baterii, i będziemy mieli odpowiednią ilość komponentów do budowy tych aut, to będzie super. W przypadku wodoru musimy umieć ich przechowywać. Także wszystko się rozbija o to, w jaki sposób zachować tą energię. Jak ją wytworzyć i nie zwiększyć emisji. Ale dobra, w przypadku wodoru masz jeszcze jeden kłopot, bo to też nie jest jakby lek na całe zło. Bo im będziemy więcej wytwarzali wodoru, to sami doskonale wiecie, bo wodór będzie tańszy, jakby to będzie bardziej dostępne, jakby to się wszystko zgadza. Ale jest problem z zatankowaniem nawet samego samochodu. Tankowanie odbywa się przy bardzo niskiej temperaturze na minusie. Schłodzenie, rozprężenie tego gazu, bo gaz musi być rozprężony, bo tam masz zbiornik, nie wiem, nie pamiętam, w Mirai masz chyba 100 litrów czy 90 litrów, a mieści się tam 5 kg tego wodoru. I za przechowanie energetyczne, zejście energetyczne do tej temperatury, do zatankowania, to też jest obciążenie energetyczne dla sieci, dla infrastruktury i to też jest obciążenie gigantyczne prądu. Wiesz, to nie jest tak. To nie jest gaz, który sobie tankujesz, najwyżej pompka pochodzi i LPG na tym. Nie, to jest jakby schłodzenie tego do tej temperatury też jest, i jakby to też trzeba liczyć w wodorze. Jakby wiesz, jeżeli mówimy o tym bilansie energetycznym. Zobaczcie, nasza dyskusja się kręci tak naprawdę wokół jednej rzeczy, to znaczy jak będą wyglądać samochody, które pojadą jak najdalej, będą emitować jak najmniej zanieczyszczeń do środowiska. Bo wydaje mi się, że kiedyś rozwój motoryzacji polegał trochę na czymś innym. To znaczy, no nie wiem, cały rozwój amerykańskiej motoryzacji pokazuje, że tam było jak najwięcej, wielki silnik, dużo, dużo spalin, niech to ma, żeby to dobrze wyglądało, żeby pojechało szybciej. Czyli tych aspektów jest dużo. Począwszy od tego właśnie, jak budować oszczędne samochody, energooszczędne samochody, jak nie zanieczyszczać środowiska, a skończywszy na materiałach. Ty jesteś fizyczką materiałową, to najlepiej pewnie nam o tym opowiesz, ale nie wiem, taka dziedzina sportu jak Formuła 1 pokazuje pewnego rodzaju trend, że nie wiem, ludzie uderzają w bandę z jakąś kosmiczną prędkością i potrafią z tego wypadku wyjść, co kiedyś no, kończyło się, podam przykład Nikiego Laudy, kończyło się albo oparzeniami w najlepszym wypadku, albo w najgorszym po prostu śmiercią na miejscu. Więc myślę, że jest tak strasznie dużo ciekawych zagadnień w tej motoryzacji, że trudno skupić się tylko i wyłącznie na tym, czy będziemy, nie wiem, za 10 czy 20 lat świadkami takiej motoryzacji, w której samochody nas bardzo daleko zawiozą, bardzo energooszczędnie, nie zanieczyszczą środowiska, a jeszcze do tego dochodzi aspekt samojeżdżących samochodów, czyli siedzimy po prostu. A to film pierwszy możemy wyświetlić. Ale o te materiały, Petro, żeby Klaudia powiedziała o tych materiałach. Zawinę na ten temat przed filmem. To w takie
dywagacje futurologiczne są z natury ciężkie ze względu na to, że mamy dane wejściowe takie, jakie mamy, tak? Czyli mamy świat, który widzimy obecnie. I teraz możemy reagować, możemy marzyć, a możemy reagować na problemy. No więc to, o czym opowiadasz, czyli tam amerykańskie duże silniki, duże samochody, no to są marzenia, tak? Czyli ja chcę dojechać gdzieś szybko, dojechać gdzieś efektywnie. Za wszelką cenę, nie interesuje mnie to. Za wszelką cenę, tak, po chciałam powiedzieć po trupach, ale to może nie tutaj. I to są marzenia. Znaczy, my teraz bardziej wchodzimy na taki etap, gdzie nasza cywilizacja staje się taka trochę bardziej świadoma siebie. I my zauważamy, że okej, możemy jechać szybciej, możemy jechać sprawniej, możemy jechać na czerwono, możemy jechać na dowolny kolor i wyglądać pięknie. Ale problem jest taki, że mamy ograniczone na przykład zasoby, stąd właśnie jest problem, stąd właśnie idziemy w stronę syntetycznych paliw, w stronę biopaliw. Albo wydaje nam się, że mamy ograniczone zasoby. Albo niektórzy tak sądzą i to ja nie odzwierciedla obiektywnego stanu. Ograniczonych zasobów, ponieważ to jest taki ogólny problem planetarny nasz, ale tutaj akurat w kontekście paliw kopalnych, które, jak wiemy, bardzo długo się produkuje przez wiele lat i dinozaury i te sprawy. Może, nie wiem, w przestrzeni kosmicznej, chociaż nie, to mało. Możemy tam pójść, bo przecież możemy lecieć na asteroidy i zbierać materiał stamtąd, ale czy my mamy taką infrastrukturę? No nie. Jeszcze nie. To jest bardzo dużo czasu, więc na razie musimy się skupić na czymś, co jest osiągalne dla nas tu i teraz i to będą właśnie przejście z paliw kopalnych, które są, mają ograniczoną ilość, przeszkadzają nam, jeżeli chodzi o aspekty ekologiczne, tak? Podbijają nam temperaturę na Ziemi, to też przykre. I właśnie w tym momencie najlepszym moim zdaniem jest pójście, znaczy najszybszą opcją dla nas jest synteza właśnie paliw syntetycznych albo ulepszanie tych biopaliw. No ale biopaliwa chyba nie mają dobrej... Wiesz, biopaliwa nie są... Słuchajcie, to jest w ogóle niesamowite. Bo ty powiedziałeś o tych dieslach, prawda? Tak. Jakby... mówiliście o dieslach. Że to super wynalazek. Że to super wynalazek. I to jest... Jakby żyjemy w świecie, w którym to już się zadziało i nawet zadziało się w Polsce całkiem niedawno, kiedy po raz pierwszy, tam 5 lat temu czy 6 lat temu, kiedy po raz pierwszy ceny paliwa bardzo skoczyły w Polsce, co robiło większość Polaków ze swoimi starymi dieslami, jak jeździło? Szli do sklepu, kupowali olej rzepakowy, który był do smażenia i wlewali ten olej do samochodu i nim jeździli. Chyba stare diesle musiały być, bo te nowe to zaraz by krzyczały milionem komunikatów. Ale nie, to jakieś, nie, właśnie jakimś taki zwykły, oczywiście bez filtrów DPF, jakby tak, bez tak. tego, ale jakby to jeżdżąc takim dieslem w korku i, z lat 80. I powiedziałem do kogoś, kto ze mną jechał, ale wali od tego auta z przodu chyba wlał olej rzepakowy, to było możliwe. Ależ oczywiście, że tak. Te samochody normalnie jeździły, normalnie działały. Oczywiście to było absolutnie nielegalne, bo to nie jest paliwo, które jest sprzedawane w normalnej sieci, więc nie miałeś na to akcyzy, nie miałeś na... ale taniej wychodziło kupić to w piątkach olej do smażenia, wlać to do samochodu i pojechać. I teraz mówimy o stuprocentowo biopaliwo. Stuprocentowe biopaliwo. Ono nie miało nic wspólnego z paliwem kopalnym. I to działa. To jeździ. To funkcjonuje. No, to samo... Dlaczego by nie pójść w tym kierunku? To samo, bo kłopot jest taki, że jeżeli przerzucisz paliwo bio właśnie w postaci takiego oleju, to ilość upraw, które... Znaczy tak przynajmniej ja czytałem, nie wiem na ile jest to prawda, ilość upraw, na których musiałbyś uprawiać ten rzepak, uprawiać te wszystkie rzeczy, może spowodować wyjęcie części, która jest na tak zwaną normalną spożywkę. Wiesz, jakby to się... To jest jakiś kłopot. Trzeba zobaczyć i to... Bo to już było. To nie jest nic odkrywczego teraz. Tak, to już o tym ostatnio sondę oglądałem, Kamiński Kurek, też gdy rozmawiali o paliwach w przyszłości, to było poruszane. Ten filmik pierwszy, jeżeli możemy wyświetlić z tym autonomicznym, to bardzo ciekawy projekt Waymo, Alphabet w ramach holdingu Alphabet powstał w miastach Los Angeles, San Francisco, między innymi taki samochód jeździ, tam nie ma kierowcy, on sam sobie kieruje, zbiera 2 terabajty danych na 5 godzin jazdy. No i tam dużo tych jeszcze takich problemów do rozwiązania jest, bo cały czas mają inżynierowie problem z tym, żeby dobrze identyfikować obiekty, które są w otoczeniu, ludzi, którzy przechodzą i tak dalej. W 2015 roku, no właśnie 23 samojezdne takie samochody jeżdżą i 14 niewielkich kolizji było na drogach publicznych od tamtego momentu. No więc
To jest pewna taka technologia, która też w filmach science fiction się pojawiała. Na przykład w filmie Pamięć Absolutna, gdzie taki robot przy kierownicy siedział i sterował. Lexus przygotowany. No i zobaczmy, już mamy, poszliśmy do przodu i nie potrzebujemy kierowcy. Jesteśmy w stanie zaufać temu, że komputer pokładowy kieruje. Tak? To też jest cywilizacyjny skok dla nas. A poza tym jakby nie musimy iść do Doliny Krzemowej i nie musimy iść do Kalifornii, żeby to znaleźć, bo tak naprawdę dzisiaj znajdujesz to w większości samochodów nowej generacji wyposażonej w systemy prowadzenia, wspomagania prowadzenia tej najnowszej autonomii. Z prostego powodu jest to bardzo ograniczone, bo nie może być to dopuszczone do pełnej autonomii, więc ta autonomia musi być ograniczona, ale te samochody same jeżdżą, one mają, same prowadzą, same skręcają, same dodają gazu, same hamują, same utrzymują w pasie ruchu, same potrafią wyprzedzić dzisiaj, jakby rozpoznać przeszkody, ominąć te przeszkody, wiesz, jakby to wszystko działa. I oczywiście jakby przepisy są takie, że nie może być to pojazd autonomiczny, więc musisz trzymać ręce na kierownicy, więc w razie czego on ci będzie dawał znak, że nie trzymasz tych rąk i zaraz wyłączy tą autonomię. To nie jest science fiction, tak, to działa, to funkcjonuje. Może jakby takie właśnie systemy, bo mówiliśmy o latających samochodach, zaraz przejdziemy do tematu, czy takie jak w Powrocie do Przyszłości będą możliwe. Gdy mówimy o latających samochodach, no to jednak tam potrzebne są większe umiejętności prowadzenia pojazdu niż w przypadku pojazdów, które jeżdżą po drogach, bo tam można dużo naszkodzić, komuś w tam budynek w ogóle uderzyć albo wymiar, gdzieś, tak? Bo na drzewie zawisać. Oprócz tego, że jeździmy po płaskiej drodze, która nas jakby definiuje o tym, że musimy pojechać po drodze, bo nie mamy innego wyboru, to kiedy masz latające samochody, to one mogą dostają ten dodatkowy wymiar przestrzenny. Tak? Kiedy nie masz drogi, jakby, bo jakby wszystko jest twoją drogą. Martwi mnie to, że ludzie nie umieją jeździć po drogach, a co dopiero sobie masz wyobrazić taki ruch powierzchni. W ogóle zastanawia mnie, skąd ten wątek się pojawia, po co to jest, bo przecież są środki transportu, które się przemieszczają w powietrzu. No mówiliście o pionowych startach i lądowaniach, no robi to helikopter. Znaczy, to, co daje ci trzeci wymiar, to, że jak masz miasto i możesz się poruszać na kilku poziomach, to nie jesteś ograniczony jedną drogą, ale masz kilka płaszczyzn, na których się poruszasz. Teoretycznie masz dużo większą przepustowość takich dróg, jak możesz sobie dodać. No, rozładowanie korków na Alei Jana Pawła na pewno by się powiodło przy trzech piętrach samochodów. Tak, okay, ale tutaj już zaproponowane zupełnie inne rozwiązania, gdzie na przykład byłyby, tak jak tutaj zauważyłeś, te samochody autonomiczne, które mogłyby stworzyć sieć takich samochodów, same by jeździły i same by się informowały, gdzie są korki i przez to rozluźniały ruch w miastach. Albo same by latały. Ale właśnie taka propos latania, bo to, co teraz mamy, to są drony. Czy taka wizja, która była zaprezentowana w Powrocie do Przyszłości, że stworzymy napędy antygrawitacyjne, jest w ogóle możliwa? Bo tam takie właśnie były deskorolki, czy dr Emmett Brown sobie taki napęd w tym swoim DeLoreanie, tak, zamontował i on się unosił w powietrzu i to nie był dron, że tam były śmigła i to do góry leciało, tylko napęd antygrawitacyjny, co pamiętam. Czy to jest w ogóle możliwe z punktu widzenia fizyki? Okej. Okay. Znaczy, deskorolka jest. Działa. Tak. Nie, ale to było z 5 lat temu, prawda? Czy 8 lat temu na prezentacji? Lexus. Na prezentacji Lexusa po raz pierwszy pokazano deskorolkę, która działa, która funkcjonuje, która unosi się, ale ma ograniczenie. Ja wiem, jakby wiesz, poczekaj, wrzucam na razie na tym, że jest, a teraz wytłumacz, dlaczego to było. Dlaczego to ma takie jednak ograniczenie? Nie jest takie jak w filmie, że da się w ten sposób polecieć. We wolnym miejscu. Jasne, bo oni nie używają napędu antygrawitacyjnego, bo jako taki nie istnieje, tak? Antygrawitacja rozumiem to jako przeciwność grawitacji, tak? Czyli nie ma zbliżania się do elementu o większej masie, tylko to się jakoś tam odpycha. Jak to już zostawmy, bo chyba, że ty Adam będziesz chciał. O magnetyczny. Oni zrobili to w technologii maglev, czyli to jest magnetic levitation. Efekt Meissnera jest chyba tam wykorzystywany. I to jest tak, że oni właśnie wykorzystywali odpychanie pól magnetycznych. Tylko problem jest taki, że oni trochę tam oszukali, bo na prezentacji pokazali, że ktoś tam jeździł na skateparku, tak? Czyli na zwykłym betonie, co jest niemożliwe, ponieważ potrzebujesz odpowiedniego podłoża, potrzebujesz chyba, że stalowy był, magnetyczny.
Tak, ale z takich skateparków się nie robi. Tak. I sama deskorolka chyba była schłodzona do temperatury minus 197 stopni Celsjusza. Dlaczego? Żeby uzyskać nadprzewodnictwo, potrzeba bardzo niskich temperatur. I to jest w ogóle wielki boom w fizyce teraz, bo szuka się nadprzewodników, które są w stanie utrzymać to nadprzewodnictwo w temperaturze pokojowej. To jest bardzo trudne, a jednocześnie jest bardzo łakomym kąskiem. I to jest sobie dlaczego? Bo jeżeli to będzie, to jest, mamy otwartą, tak naprawdę maglewy mogą latać bez tego chłodzenia, tak? Aha, czyli mamy tam koleje na przykład. Tak, jak teraz jest na przykład maglew w Szanghaju, to jest 30 km, tylko jest taki oszukany, on jest taki podwieszany, tak? Czy tam magnesy się przyciągają, a nie odpychają. Natomiast Japonia już prowadzi zaawansowane prace nad takim właśnie maglewem, gdzie jest taka poduszka między, znaczy poduszka, wirtualna poduszka, bo to po prostu jest tak, że magnesy, pole magnetyczne utrzymuje ten pociąg 10 cm nad poziomem torów. Mhm. I to mniej więcej tak działało. Gdybyśmy mieli super nadprzewodniki, przepraszam, bo to się nazywa superkonduktor po angielsku, więc wchodzi mi super, nadprzewodniki w temperaturze pokojowej, nie musielibyśmy ochładzać tych torów cały czas. Odpada nam bardzo duża energia, którą trzeba dostarczać. I właśnie ostatnio była drama z tym związana w środowisku naukowym, ponieważ parę lat temu jeden z naukowców stwierdził, że ma taki materiał, który jest nadprzewodnikiem w temperaturze pokojowej. Opublikował to w Nature, bardzo dobrym czasopiśmie. No ale nikt nie mógł tego powtórzyć. Więc czasopismo to dodało notkę, że no, nikomu nie udało się powtórzyć. Pan, który to opublikował, okrył się niesławą. No ale nie wystarczająco dużo, bo po paru latach znowu opublikował, że znalazł inny materiał, który jest nadprzewodnikiem w temperaturze pokojowej. No i tutaj już zawrzało, no bo po pierwsze zrobił to w tym samym czasopiśmie, więc puścili go dwa razy. I znowu nikt nie mógł tego potwierdzić, więc na razie okazało się, że no nie, nadal nie. W świecie naukowym jest dużo takich blagierów? Ten jest chyba najbardziej popularny, jest taki, wrze wszędzie o tym, znaczy w fizyce. Środowisko. I bazują na tym, że ludzie lubią takie ciekawostki, tak, czekają na coś i to dostają. Jeżeli tak? Ktoś by coś takiego zrobił, to jest Nobel. Aha. Więc myślę, że Nobel też byłby, gdyby ktoś napęd antygrawitacyjny wynalazł. Adamie, ty zajmujesz się grawitacją. Czy to jest możliwe? Znaczy, przede wszystkim grawitacja, jeśli weźmiemy sobie ogólną teorię względności, to tam niespecjalnie jest miejsce na to, żeby zmieścić jakąkolwiek oddziaływanie grawitacyjne, które by się odpychało. Grawitacja jest najsłabszą z fundamentalnych sił, jaka jest, ale jest ona dominującą we wszechświecie, dlatego że nie ma żadnej siły przeciwnej odpychającej. Dlatego jeśli mamy modele kosmologiczne, no to uwzględniamy grawitację, która w takiej skali makro daje największe oddziaływanie. Mhm. Gdybyśmy tak wzięli równanie Einsteina i patrzyli na tą część, jedna część to jest część dotycząca krzywizny, druga część jest dotyczącą energii, to musielibyśmy tam mieć jakieś ujemne części, czego niespecjalnie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak coś takiego mogłoby wyglądać, więc antygrawitacja raczej jest wymysłem pisarzy science fiction. Aha, przyniosłeś tam rekwizyty takie, żeby zademonstrować, czym jest grawitacja. Tak. Cóż to jest takiego? Dobra. Znaczy to, jeśli byśmy sobie wyobrazili przestrzeń jako taką rodzaj, jeśli mamy przestrzeń, tutaj ograniczmy się do dwuwymiarowej. Niestety ciężko widać. To jak mamy lekką kulkę, no to ona nie ugina tej przestrzeni. Natomiast jeśli mamy Ziemię, to ugięcie jest dość spore. I teraz jeśli byśmy chcieli wystartować rakietą z Ziemi, to musimy starać się wyciągnąć tą kulkę z tego lejka. Ten lejek oczywiście jest dobry, bo dzięki temu, że Ziemia jest masywna, to mamy atmosferę. Nie ma tak jak w przypadku Marsa, że atmosfery już nie ma. Ziemia jest w stanie utrzymać atmosferę, ale my musimy z kolei, żeby wydostać się w kosmos, żeby wynieść coś na orbitę, to musimy pokonać tą studnię grawitacyjną Ziemi. I musimy to zrobić w jakiś sposób, który jest tani. Bo nie jest problemem wyniesienie satelity na orbitę, nawet na orbitę geostacjonarną. Problemem jest, jak to zrobić tanio.
Bo wszystko to, o czym rozmawiamy, to jest, jak coś zrobić po najmniejszej linii oporu, jak to zrobić taniej, jak zrobić to bez efektów ubocznych. I ten lejek trochę pokazuje, że ta grawitacja przyciąga te ciała, antygrawitacja wymagałaby w odwrotną stronę. No, wymagałaby czegoś takiego, żebyśmy mieli wybrzuszenie. Tak. I wtedy rzeczywiście jest łatwo. Ale to nie jest, nie są modele, które, jak wiemy, najlepiej opisują świat na ten moment. To jak mamy w każdej chwili mamy pewien swój model naukowy, który najlepiej oddaje świat. I mieliśmy model fizyki newtonowskiej, to był genialny model, bardzo prosty, świetnie opisywał wszystko, ale pewnych rzeczy tam nie było. Na przykład dopiero jak weźmiemy sobie model z ogólnej teorii względności, to możemy dobrze, poprawnie opisać, możemy stworzyć system GPS. Bez poprawek z ogólnej teorii względności z tym GPS by się rozjechał bardzo szybko. To byłoby... A mocno by się rozjechał po takim... W ciągu pół godziny, godzinę. Tak. Już nie można byłoby ustalać pozycji. To mimo wszystko, mimo że Ziemia ale nie... Ale to może jakaś jest nadteoria, jeszcze większe uogólnienie ogólnej teorii względności. Znaczy szukamy teorii wszystkiego, prawda? No i która dopuszczać będzie tak. Antygrawitację. No ale to jest raczej kwestia spekulacji przyszłości, przepraszam. Nie, jasne. To wyobraź sobie, że jak duża masa musiałaby cię odpychać. Znaczy, no, rozumiem, że odpychamy się od Ziemi, tak? Ale no to jak mamy w takim razie zapobiec temu, żeby nie odpychała tak na stałe? No, to musiałoby być naprawdę bardzo dobrze wyśrubowana technologia. No na razie jest dużo takich tworów dziwnych, czysto teoretycznych, ale myślę, że tutaj antygrawitacja nie dość, że jest teoretyczna, to jest trudna w zrealizowaniu. Czyli wszystko, co na razie mamy, jeżeli chodzi o lewitację, to lewitacja magnetyczna. Ciekawe projekty tak. Powstają, na przykład możemy film 5 pokazać. Nevmo, Magreel, to jest taka polska firma, która od kilku lat pracuje nad technologią lewitacji magnetycznej dla kolei. I gdy startowali, to mieli taki plan, żeby opracować taki nowatorski środek transportu, na którym Elon Musk pracuje od wielu lat, czyli takie tunele próżniowe, w których super szybkie pociągi miały się poruszać i tutaj, no jednak to jest spore przedsięwzięcie, więc postanowili jednak podzielić to na kilka kroków i pierwszym krokiem, no to są takie koleje, które korzystają ze zwykłych jeszcze torów, że nie ma tych tuneli próżniowych, gdzie się wysysa powietrze, żeby te opory wynikające z starcia powietrza o pojazd były jak najniższe, więc korzystają ze zwykłych szyn i wytwarzają, i właśnie korzystają z czegoś takiego, co się nazywa silnikiem liniowym, żeby ten pojazd się unosił w powietrzu i tak, 550 km na godzinę taki pojazd się porusza. No i właśnie to ma doprowadzić ostatecznie do Hyperloopa, czyli kolejny etap, tunel próżniowy, też tory, lewitacja magnetyczna, tylko już w próżni, oczywiście niedoskonałej. No to tutaj masz kolejny aspekt transportu, tak? Czyli to, co nas ogranicza, to, żebyśmy dali radę się napędzić, a drugie, żebyśmy mieli jak najmniejsze straty. Maglev właśnie podchodzi do tego tematu od tej strony, że usuwa nam tarcie, tak? No bo fizycznie nic tam się nie dotyka, tak? Mamy pola magnetyczne, które napędzają. Jak to działa właśnie, że z punktu widzenia fizyki? W zależności, są dwie technologie takie najbardziej popularne. Ta szanghajska, gdzie masz magnesy od spodu torów i to są magnesy stałe, gdzie masz po prostu podwieszony ten pociąg, czyli on ma jakoś tam odległość, to jest bodajże 8 do 12 mm, gdzie masz magnes do magnesu i one są, one się przyciągają, więc jakby masz taki podwieszony pociąg. Druga technologia jest taka właśnie, jak powiedziałam, że Japończycy robią i wydaje mi się, że ta polska firma, ona się nazywała jeszcze raz Nevmo. I oni wtedy robią poduszkę taką, że to jest już wtedy te 10 centymetrów nad torami i wtedy magnesy masz po bokach toru. I one z kolei robią ci takie kółka, tak? Czyli one unoszą, ale nie odpychają bezpośrednio. To coś takiego, jak mamy zwykły silnik i rozwiniemy ten silnik, prawda? A to nie, to ty mówisz o napędzie, ja mówię, jak to się trzyma w górze. Napęd z kolei to jest tak, że... Ale tak, jak zwykły silnik liniowy w ten sposób powstaje,
silnik. Tak, masz magnesy na pociągu, masz magnesy na torach i te magnesy na torach włączają się, wyłączają się, zmieniają się z jednego biegu na drugi i po prostu tak się napędza ten pociąg. To tak jakby uzwojenie, znaczy ten stojan jakby rozwinąć takiego zwykłego silnika i tak w formie linii ułożyć. No więc to jest maglev. Hyperloop to jest magnes na sterydach, bo nie dość, że mamy właśnie brak tarcia, to na przykład maglev ma ten problem, że jak już jedziesz z bardzo dużą prędkością i jedziesz sobie powiedzmy, nie wiem, przez Japonię, jest pięknie, no to powietrze ci ustępuje miejsca. Ale jeżeli dojeżdżasz do góry i musisz przejechać przez tunel, no to nagle jest problem, ponieważ to powietrze nie ma gdzie uciec i ono cię zatrzymuje. To, co sobie wymyślił Elon Musk w Hyperloopie, to jest to, że jeszcze wyciągamy powietrze z takiej tuby, więc mamy nie mamy idealnej próżni, ale mamy coś, co jest bliskie próżni i wtedy nie mamy jeszcze oporów powietrza dodatkowo, tak? Czyli możesz jechać bardzo, bardzo szybko, oni tam mówią o 1200 km na godzinę, co jest ogromną prędkością i to jest bardzo blisko już do takich przeciążeń, które są w rakietach. Więc to też jest kolejne pytanie, tak? My możemy sobie mówić o 500 km na godzinę, fajnie, nie? Ale to musi przyspieszyć i to nas wtedy wbije w fotel. Więc wracając, przepraszam, z dygresji do poprzedniej myśli, tak wygląda właśnie ten Hyperloop, tak? Że mamy, nie dość, że nie mamy tarcia poprzez koła, to jeszcze właśnie mamy usunięty opór powietrza. Transport przyszłości według ciebie? Widziałem to w ekspresie polarnym, takiej kreskówce, pamiętasz? Dokładnie tak to wyglądało. W Mario Bros. Chyba też to był ten transport. Widzisz, no bo on był w paru filmach takich, takie tunele. Tak. Na pewno nie motoryzacyjny transport przyszłości, bo na pewno to jakby mówimy o transporcie, który ma wejść zamiast samolotów, ma ewentualnie zamiast pociągów, natomiast samochodowo zdecydowanie nie. Znaczy sam jestem ciekaw, w którą stronę będzie szła motoryzacja. Oczywiście Elon Musk mówi, że to się da do samochodów również zastosować. I rozumiem, tylko jakby nie wyobrażam sobie dzisiaj połączenia, zastąpienia wszystkich dróg rurami próżniowymi, w których każdy będzie się zatrzymywał. Jakby wiesz, to na dzisiejszy etap jest to mało realne. Elon Musk to zrobił to w Las Vegas i zaliczyło to kompletną klapę wizerunkową, bo nie dość, że to były chyba tam parę kilometrów takiego lupa, to jeszcze te Tesle, które tam jeździły, stanęły w korku. Więc zrobiły dokładnie to, czego miały nie robić. No to więc jakby takie rzeczy się absolutnie się zdarzają. Czy będziemy latać? Pewnie nie będziemy latać samochodowo w najbliższym czasie. Jednak to nie będzie ten świat z filmów, które bliżej jednak jeździć znamy. Sami zdecydowanie. A może bliżej będzie nam jednak do świata Mad Maxa. Bez prowadzenia. Aczkolwiek to jest dla mnie trochę głupie, bo prowadzenie samochodu jest bardzo przyjemne. Jest strasznie przyjemne. I to jest takie odbieranie sobie. Ja tutaj trochę ten czynnik ludzki. Chciałbym do tego wszystkiego dodać. Teraz jak zobaczyłem ten samochód przypominający ten z wanną na dachu, co robi zdjęcia źle zaparkowanym, znaczy samochodom, które nie opłaty parkingowej. Parkometru, to dla mnie to jest takie po prostu smutne. W ogóle autonomia ma kilka kłopotów. Dlaczego autonomia nie jest dopuszczona? Dlaczego autonomia jest dopuszczona w Kalifornii, w miejscu, w którym się eksperymentuje, a dlaczego nie jest dopuszczona tu? No bo ma bardzo dużo kłopotów również prawnych. Nie wiadomo do końca, co zrobić. I również takich, nazwijmy to trochę, moralnych. Jeżeli dochodzi do wypadku, jeżeli kogoś ścigasz, skoro nikt nie prowadził. Nie, nawet nie chodzi o to. Masz sytuację, w której nie unikniesz wypadku. Masz zakonnicę, masz małe dziecko, starszego pana. Jaki algorytm wybiera, w kogo uderza samochód? No to już kwestie moralne. Ale wagonika troszkę. Ale to też tak jest, jakby to też tak działa. Ubezpieczenie. Kto odpowiada za uszkodzenia i za to, co się dzieje? Producent samochodu? Użytkownik? Czy użytkownik może być pod wpływem alkoholu, czy nie? Czy jakby jednak ma być zachować cały czas jakby trzeźwość w razie jakby, wiesz, takich rzeczy dotyczących tego jest całe mnóstwo. Gdyby nagle cały świat z dnia na dzień zrobił tak, jeździmy autonomią, ona byłaby dużo bardziej bezpieczna, bo faktycznie ta autonomia od razu się porozumiewa sama ze sobą, jakby sam wprowadza ci algorytm prowadzenia. Ale kiedy jest zmiksowana z czynnikiem absolutnie ludzkim? Nieprzewidywalnym tak. Ludzkim czynnikiem, jest pojawia się to taki problem pojawił się niedawno, bo 18 sierpnia 2023 roku w San Francisco był wypadek.
autonomiczna taksówka firmy General Motors zderzyła się z jadącym na sygnale wozem strażackim. I ten samochód autonomiczny wjechał na skrzyżowanie na zielonym świetle, lecz nie ustąpił pierwszeństwa takiemu pojazdowi. I zastanawiają się włodarze, czy aby nie powinno się zredukować liczby tych taksówek autonomicznych w najbliższym czasie, bo to jest niebezpieczne. Znaczy ja bym, jedna rzecz, którą pomijamy w tej dyskusji. Te wszystkie samochody autonomiczne opierają się na sztucznej inteligencji. To, o czym, na co trzeba zwrócić uwagę, jeśli myślimy o sztucznej inteligencji, to jest, ona przyspiesza nam obliczenia. Moglibyśmy te same obliczenia przeprowadzić jakimiś dokładnymi algorytmami. Mamy intuicję z lat 80., że komputery się nie mylą z dokładnością do bycia oprogramowanymi. Jeśli popełnimy błąd w kodzie, komputer się pomyli. Natomiast systemy sztucznej inteligencji zoptymalizowane są pod to, żeby podjąć możliwie jak najlepszą decyzję w krótkim czasie. Ale to jest możliwie. Jeśli rozważamy jakiekolwiek systemy, które mają sztuczną inteligencję, one muszą dopuszczać błąd. Sztuczna inteligencja dopuszcza błąd w obliczeniach. Możemy tworzyć na przykład symulacje fizyczne wybuchu supernowej na sztucznej inteligencji, które nam będą rozwiązywać równania różniczkowe, ale my wiemy, że one będą zawierały błędy, jakiś poziom błędu. Musimy w przypadku mechanizmu sztucznej inteligencji musimy zapytać, jaki poziom błędu jest dla nas okej. Bo wynik zawsze będzie przybliżeniem. Wynik będzie przybliżeniem. Mhm. I to w przypadku tych samochodów autonomicznych jest tak, że nie do końca wiemy, jak one zachowają się w różnych takich nietypowych sytuacjach. Były na przykład przykłady takich samochodów, które nagle dziwnie zaczęły reagować na brud na znakach drogowych. Był znak stopu, ale był trochę pochlapany błotem. I okazało się, że sztuczna inteligencja interpretowała ten znak jako nakaz jazdy w prawo, co pokazuje, że sztuczna inteligencja wcale świata nie widzi tak, jak ludzie ten świat widzą. Tylko tak naprawdę to przetwarza piksele, które z kamery dostaje taka sieć neuronowa zazwyczaj. I nauczona na bazie jakichś tam przykładów historycznych pewną funkcję w sobie wytwarza, która przekłada te konfiguracje pikseli na znaczenie konkretne. Tylko można to skakować w pewien sposób, taki algorytm, coś tam dodać, co dla tej sztucznej inteligencji będzie się wydawało później, że jest coś innego, ale rzeczywiście Jeep miał ten problem. Tak. Parę lat temu faktycznie Jeep miał ten problem, że jedną z ataków hakerskich na Jeepa było to, że ktoś wszedł i wyłączył samochody w trakcie jazdy. I faktycznie było to dosyć kłopotliwe, bo chyba tam, nie pamiętam, czy było ruszanie kierownicą, czy nie, ale jakby wyłączył te samochody, czy zahamował tymi samochodami, więc po raz pierwszy mieliśmy do czynienia z tym, że fajna jest ta autonomia, fajna, ale jest jednak od nas niezależna, bo jest to tak czy inaczej po prostu zwykły komputer. I nie wiemy, jak tak naprawdę, znaczy wiemy, jeżeli chodzi o podstawy matematyczne, jak taka sieć neuronowa działa, to można rozpisać na kilku kartkach A4, ale nie wiemy, jak taka duża, złożona sieć przetwarza te informacje, jak tam te dane w środku tej sieci przepływają przez te sztuczne neurony dokładnie, jak ona zachowa się w różnych sytuacjach. Tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. I jest jeszcze jeden kłopot. Wiemy, że jak popełnia człowiek błąd, to człowiek popełnił błąd i jakby jest to dla nas akceptowalne. Nie jest akceptowalne, jak komputer popełnia błąd. Wiesz, jakby jest zupełnie inna odpowiedzialność tego wszystkiego. No tak, bo teraz jesteśmy przyzwyczajeni do maszyn, które na przykład, nie wiem, miksują nam ciasto, tak? No jeżeli się pomyli, to jakby bardzo łatwo nam stwierdzić, okej, nie włączył się albo nie zmiksował ciasta, albo miksował ją w drugą stronę. Nie stało poważnego. Tak, tutaj mamy już cały system, jakby wpuszczamy ich, maszyny, sztuczną inteligencję w nasze życie dość bezpośrednio, dajemy im podejmować wybory jakieś. Tylko tutaj jest takie pytanie, tak? Czy bardziej ufamy algorytmowi, który ma jakiś margines błędu, czy bardziej ufamy ludziom, którzy ten margines błędu mają nieznany nam? Ale rzeczywiście, że słuchajcie, ja myślę, że w lotnictwie, że lotnictwo jest bardzo dobrym przykładem takiej dziedziny naszego życia, kiedy ktoś kiedyś powiedział mądre zdanie, że piloci zamienili się w techników lotu, to znaczy tak bardzo dużo kontroli nad samolotem przejmują urządzenia, nie wiem, komputery pokładowe, wieża kontroli i tak dalej. Większość lotu, prawda? Ale ten czynnik ludzki troszeczkę wygasa i nie jest wielką tajemnicą w lotnictwie, że coraz mniej jest dobrych pilotów,
z tym czynnikiem ludzkim, z tym wyczuciem, co zrobić w sytuacji kryzysowej, bo jak wszystko jest okej, no to nie ma problemu. No w przypadku lotnictwa to też złożoność tego świata, w którym funkcjonuje ten, powiedzmy, agent AI, jest znacznie niższa niż na drogach, gdzie może w nieoczekiwany sposób pieszy się pojawić pod wpływem alkoholu przed maską. Pies ostatnio tam jakiś samochód potrącił psa i tam firma później się tłumaczyła, że innego wyboru nie miał, bo mógł uszkodzić pasażerów. Masz wszystko panowane. Masz każdy samolot, który jest monitorowany, prawda, który pojawia się na radarach. Jakby ze wszystkimi samolotami jest łączna komunikacja. Jest to jakby sytuacja do opanowania. A z drugiej strony, oczywiście, żeby absolutnie nie narzekać, bo najnowsza technologia daje nam mnóstwo pięknych rzeczy w motoryzacji, cudownych rzeczy w motoryzacji. Nie wiem, aktywne światła na przykład, które same ci wycinają, doświetlają, gdzie jadą, jak jadą i tak dalej. No to jest w ogóle, to są takie rzeczy, które pokazują, że ta technologia przez to, że się rozwija, ta sztuczna inteligencja, że się rozwija. Jest wow, jak dopasowanie samochodu, który ustawia się w zawieszeniu, bo idzie po takiej sekcji zakrętów, bo on ma sygnał z GPS-u, z radarów i ze wszystkiego, że tam będzie taka sekcja zakrętów, więc on się tu usztywnia, tam dohamowuje, wiesz, i tak jakby to wszystko działa. To naprawdę jest mnóstwo cudownych rzeczy, na których wpływa, żeby nie brzmieć tylko, że oczywiście jesteśmy antytechnologicznie, będziemy... Ale nie wiem, czy wiecie, co, my trochę nie musi myśleć. My trochę nie zwracamy uwagi na te rzeczy już, dlatego, że przyjęliśmy je, no, prostą rzecz, jak rozmawianie przez zestaw głośnomówiący, przyjmujemy dzisiaj jako coś zupełnie naturalnego, ale 15 lat temu nie powiedzielibyśmy, że to jest normalna rzecz. No dobra, tak, ale tylko to mówimy, ale o czymś głębszym, bo to są takie... Nie idź w tą stronę, nie możesz, nie, a ja się z tobą nie zgadzam. Nie możesz powiedzieć, oj, bo to zabija, jakby, bo przed chwilą powiedziałeś coś takiego, że to, no dobra, ale samochód po co nam to? Zawiezie nam nas w dowolne miejsce, my tylko będziemy, to właśnie nic nie musieli robić, bo wszystko Petros, nam pod nos będzie dostarczone. Petros chce tak iść na grubo od razu, że nie. Samochód się wzbija, ktoś na naszym czacie napisał, już widzę nagłówek Super Expressu, w Łomży kierowca uderzył tam w helikopter wojskowy i kto zapłaci OC. Słuchaj, ale dokładnie takie same pamiętam zdanie, oglądając materiał, który pochodził z początku lat 90. To był test Fiata Seicento w magazynie Auto w TVP2. I był test samochodu z ABS-em i test samochodu bez ABS-u. I oni mówili, no niby ten ABS fajny, niby działa, ale my wybieramy opcję bez ABS-u, bo bardziej czujesz, że jedziesz. Tak, tylko to jest zasadnicza różnica, bo ABS jest jakaś pewna funkcja, jednak człowiek dalej steruje tym samochodem. A tutaj mamy pełną autonomię, jeżeli mówimy o autonomicznych samochodach, gdzie człowiek nie musi w ogóle myśleć, wsiada, zostanie zawieziony, nie wiem, gdzie on będzie w przyszłości w ogóle potrzebował podróżować. To też pojawia się pytanie, bo jeżeli mówimy o automatyzacji pracy, to być może nie będziemy musieli dojeżdżać do pracy, to więc po co w ogóle transport w przyszłości? Nie, co jest też szaloną bardzo wizją. Bardziej zmierzamy do tego tutaj z Patrykiem, że jakby też te małe technologie są dobre, bo zmieniają nasze życie na lepsze i czasami wydaje mi się, wiecie, to jest tak jak z tym Titanem, że ktoś chce eksplorować dno oceanu i zobaczyć, jak wygląda Titanic i to się czasami kończy źle, tak, że tak samo jakaś rzecz w motoryzacji czy w lotnictwie, gdzie przekroczymy te granice, może skończyć się źle. Z drugiej strony żyjemy w czasach, w których człowiek skoczył ze stratosfery. Mamy trochę taki... Już jest która godzina? 10:12, to mogę powiedzieć. Taki mindfuck mamy trochę w głowach z tym, co się dzieje w świecie nauki i jak to się przekłada bezpośrednio na nasze życie. No bo fajnie jest rozmawiać o samochodach z powrotu do przyszłości, ale wydaje mi się, że powinniśmy też dużą jakby uwagę przywiązywać do tych dobrych aspektów zmiany małych technologii, które popychają nas, które są super, cały czas do przodu. I wiesz, i to, że mamy na przykład tak samo jak część osób mówi, hybrydy, faktycznie te samochody elektryczne, one już nie dają ci takiej przyjemności z jazdy, jak daje ci ten prawdziwy samochód. Oczywiście jest to absolutna nieprawda, bo dziś najszybsze samochody świata, które są na świecie, to są samochody hybrydowe. Nie dlatego, bo jest moda na nie. Ferrari nigdy nie było tak szybkie jak SF90. Nigdy Porsche nie miało tak szybkiego jak 918 Spyder. Samochody wygrywające Le Mans, 24-godzinne wyścigi, hypercary są hybrydami. Nie dlatego, bo jest moda na to, tylko dlatego, bo jest to efektywne. Jest to piękne połączenie dwóch różnych technologii, wiesz, czyli jakby mamy tą technologię elektryczną. Wszystko, co najlepsze wzięte z technologii elektrycznej, dodane do tego to, co kochamy w wersji spalinowej i to w ogóle działa absolutnie perfekcyjnie. Więc ja uwielbiam jakby postęp technologii, kochając starą motoryzację, ceniąc jakby wszystko, co jest i uwielbiając,
uwielbiam patrzeć, jak się zmienia motoryzacja, jak zmieniają się jej aspekty, wiesz, jak to wszystko działa. Wspaniałe. Mhm. A te bliskie przełomy technologiczne, gdybyście mieli o nich powiedzieć, nie takie, które się wydarzą za 50-100 lat i będziemy trochę zgadywać, jak w tym motorze z 56 czy 57 roku, tylko to, co się może wydarzyć realnie w ciągu najbliższych 3, 4, 5 lat. Będzie, mogę ci powiedzieć moje życzenie. Taką życzeniową przyszłość motoryzacji. Ale opartą o coś, co się tak. Bardzo bym chciał, żeby ta motoryzacja elektryczna faktycznie się pojawiła. I ona działała, ale nie w takim stopniu, jak dzisiaj się od nas tego wymaga. Żeby ona była uzupełnieniem takiej klasycznej, normalnej motoryzacji, a nie motoryzacją, która ją zastępuje. To znaczy, jeżeli przyjeżdża ci kurier i jeździ po osiedlu twoim mieszkaniowym, żeby on nie odpalał za każdym razem wielkiego klekota diesla, wkładał bieg i przejeżdżał 3 metry dalej do kolejnej bramki, tylko żeby on wchodził do elektrycznego busa, bo on jest świetny w tym. I będzie naprawdę genialnym pomysłem na tego typu jeżdżenie. Nie wiem, na jeżdżenie po mieście są samochody, które super jeżdżą jako elektryki. Jakby są cudownym uzupełnieniem, ale nie jako rzecz, która zastępuje samochody spalinowe. Jeżeli miałbym się zastanawiać nad tą przyszłością i pochylić się nad tym faktycznie bardzo dużym kłopotem, czyli emisją dwutlenku węgla, zanieczyszczeniem i tak dalej, dziś z perspektywy fana motoryzacji usiadłbym do opracowania silnika, który zastąpi silniki dwusuwowe. To jest cała Azja, która jeździ na skuterach, to są kosiarki, to jest miliard kolejnych rzeczy, które powodują, że faktycznie to zanieczyszczenie jest gigantyczne. Aha. No bo tam masz olej, benzynę z olejem, która w ogóle, wiesz, cały czas wypluwa. Pomyślałbym nad systemem zasilania statków i tankowców, a nie łodzi, która przepływa z Europy do Ameryki Południowej i emituje tyle dwutlenku węgla, co cała Europa w tym czasie z samochodów. Jakby, wiesz, to są takie rzeczy, nad którymi w pierwszej kolejności bym usiadł i się zastanowił i robić to nie rewolucję, tylko powoli ewolucję. Aha, a jeżeli mówimy o rewolucji, do fizyków pytanie. Może teleport będzie możliwy. Może nie będziemy potrzebowali samochodów, to tylko będziemy jak Star Treku. To dopiero zabije motoryzację. Kabiny. Daj spokój. Nie chcę. Przenosili się, nie wiem, a może nawet w ten sposób na inne planety, na wakacje, na Marsa przeteleportować się. Ja o teleporcie zawsze marzę, jak stoję w korku. Albo jak muszę pojechać gdzieś dłużej. Tutaj teleport po pierwsze ma problemy techniczne, a po drugie ma te problemy moralne. Aha, to może o technicznych powiemy na początek, bo czytałem, że fizykom jakieś pojedyncze takie cząstki albo informacje udało się steleportować. To jest, jak działa teleport? Masz obiekt A w miejscu A i obiekt B w miejscu B. Chcesz masz obiekt A, który chcesz przenieść z miejsca A do miejsca B. Bardzo to skomplikowane. Chcesz, żeby to był taki sam obiekt. Tak, więc a nie, że wyjdzie inny Petros z pomieszanymi cząsteczkami. Tak, więc, ale to trochę tak wygląda, ponieważ jedyny swój sposób, żeby to zrobić, to zbadać dokładnie, jak wygląda ten obiekt i z czego się składa, zdezintegrować go, przesłać informacje o tym, jak wygląda ten obiekt, czym jest i z czego się składa i zrobić go na nowo. Mhm, czyli przesyłamy informacje w gruncie rzeczy. Tak, bo materia ma swoje ograniczenia. Wszystko, co ma masę, nie może podróżować szybciej niż... Znaczy, mamy ten problem, gdzie tak naprawdę tylko bezmasowe cząstki są w stanie podróżować z prędkością światła. Mhm, ja myślę, że teleport już w Polsce funkcjonuje w weekendy, jak ktoś się budzi, mówi, gdzie jestem, czy u siebie na pewno. No właśnie, jak ja się dostałem tutaj. Tak, to też mogła być czasowa dezintegracja. Umiar jest ważny w tych sprawach, tak. No i tutaj jest jeszcze kolejny problem, no bo jeżeli zdezintegrowali cię w jednym miejscu, zintegrowali cię w drugim, to jakby zapomnieliście tutaj zdezintegrować. No to nagle mam swoją kopię, prawda? Ale jeżeli chodzi o obecny stan, to co się udaje teleportować? Znaczy, można to, co udaje się teleportować, to są stany kwantowe. I tego można... I to jest coś, co umiemy robić. To od 97 roku, więc już jakiś czas temu. Tego typu zjawiska można wykorzystywać w przypadku jeśli teleportujemy stany kwantowe, no to możemy na przykład wykorzystywać to w kryptografii kwantowej. Możemy użyć tego w przypadku
to, o to, o czym ja bym myślał, że jest takim osiągalną rzeczą, fajną, to są generatory liczb losowe oparte na jakichś zjawiskach fizycznych, takie prawdziwe liczby losowe, bo to na przykład nam pomoże z bezpieczeństwem sieciowym bardzo mocno. A jeżeli chodzi o teleportowanie człowieka, kiedy to będzie możliwe? Znaczy musielibyśmy w jednym miejscu człowieka zniszczyć, w drugim człowieka odtworzyć. Musielibyśmy mieć taką gromadę pierwiastków i je później uformować dokładnie w ten sam sposób. No to się godzę na to. W ogóle taki film Prestige chyba był, gdzie ten wątek był poruszany. No ale się godzę, załóżmy. Czy to w ogóle technicznie możliwe z naszego życia będzie? Żeby właśnie zniszczyć, odtworzyć? Masz na przykład teraz fabryki mięsa. Tak, po prostu masz mięso produkowane z próbówek. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że produkując takie mięso w środku kości, w środku odbudowując wszystkie twoje organy, oczywiście nie teraz, nie? To jest perspektywa wielu, wielu lat. Aha. Jesteśmy w stanie wyprodukować ciało, które wygląda jak ty. Tylko problem jest taki, jak cię tam obudzić. Aha, i czy tożsamość zostanie zachowana? To jest ten problem moralny, ale zakładamy, że jesteśmy... O, właśnie, to też jest kolejny problem. Jak transferować myśli, jak transferować mózg ludzki do komputera. To jest akurat projekt, który skończył się w tym roku. Trwał 10 lat. Było wielkie konsorcjum europejskie. Mieli właśnie skopiować mózg do komputera. Nie udało im się. Human Brain Project? Tak, dokładnie. Nie udało im się, ale to nadal jest jakaś perspektywa. Tak naprawdę ten projekt się zakończył tym, że dobrze opisali nasze neurony, czyli szare komórki. Atlas mózgu chyba stworzyli bodajże. No ale to nie jest to, co chcemy. Na przykład Jacek Dukaj napisał piękną książkę Starość Axolotla, gdzie właśnie jest katastrofa, gdzie ginie wszelka organika. Ale mamy już właśnie tą technologię podłączania się do komputerów. I cała ludzkość przechodzi do dronów, do jakichś mechów, do seksrobotów i tam właśnie sobie żyją w takich nieorganicznych ciałach. Ale to nadal jest coś, czego nie mamy. I jak widzimy, przez 10 lat wielkiemu konsorcjum europejskiemu, zarządzanemu jak zarządzanemu, ale nie udało się tego zrobić. No więc tam przekręty jakieś były, ale ten temat na osobną dyskusję. A jeżeli chodzi o teleportację kwantową, taką, żeby... Znaczy to jest coś, problem ze stanami kwantowymi jest to, żeby utrzymać na przykład dwie cząstki w stanie splątanym. Znaczy teraz IBM ostatnio miał przełom przy komputerach kwantowych, gdzie udało im się utrzymać ten stan kwantowy dłużej, mieć więcej kubitów w tym komputerze, co daje też spory przełom, jeśli chodzi o obliczenia. Natomiast jesteśmy nadal ciągle bardzo daleko od komputera kwantowego. Byłoby fajnie, gdybyśmy mogli, nie wiem, jakiś malutki kryształ steleportować. To by było dużo. Jeśli myślimy o biologicznych rzeczach, to prawdopodobnie za 50 lat byłoby możliwe wydrukowanie człowieka na jakiejś drukarce biologicznej. Tylko problem, jak włożyć tam świadomość. I pytanie, czy świadomość można zredukować do materii, czy to jest kwestia taka zasadniczo... obliczeniowa, albo że da się to przesłać. To, co da się zrobić, to można zasymulować. To już są takie rzeczy jak Project November. To była symulacja przy użyciu GPT-3 osoby, na podstawie jej maili, na podstawie jej komunikacji, jak zasymulować taką osobę. Ale to też nie był agent, który działał autonomicznie. To można było zadawać pytania, czatować z taką osobą, ale nie podejmowała ona akcji. To oczywiście jest, pewnie będą w tą stronę szły jakieś badania, natomiast nie da się na przykład uchwycić, przynajmniej na ten moment, uchwycić procesów myślenia. Jak wymyślić coś nowego, bo mimo wszystko sztuczna inteligencja jest w stanie coś troszeczkę wymyślić, ale nie da się, często przełomy w nauce biorą się z jakiejś, czy wymyślenia jakiejś przypadku, ale też skojarzenia bardzo odległych faktów. A jeżeli chodzi jeszcze o tak sprawy transportowe, wakacje na Marsie, kiedy będą możliwe?
To przede wszystkim, żeby wyjść z Ziemi, tak, znaczy już są wakacje w kosmosie. Aha, to znaczy tam próby są, tak. Że tam wielokrotnie. Mars jest daleko, nie wiem, czy dostaniesz tyle urlopu, żeby polecieć na Marsa i wrócić. Może taki teleport pomoże. taki teleport. Dobra, powiedzmy, że możesz dostać tyle urlopu, to problem jest też taki, że potrzebujemy infrastruktury, tak? Bo nie dość, że musisz tam polecieć, to tam jeszcze musi być baza, żebyś mógł tam przeżyć. No i jeszcze po drodze jakieś kanapki, jakiś tlen. I tu jest taki pomysł, żeby właśnie całą technologię, całą ekonomię wyciągać na orbitę i dalej, tak? Już mamy w planach zrobienie bazy na Księżycu, też orbitujący Księżyc. Mhm. I to jakie plany są, jak daleko? Czy za mojego życia będę mógł sobie tak na taki Księżyc się przemieszczać jak w Odysei Kosmicznej, tam taka stacja? Myślę, że to nie jest tak daleko. Księżyc jest całkiem blisko nas. Natomiast Mars to już jest większa wycieczka. No i potrzebowalibyśmy na przykład stacji benzynowych na orbicie, albo przynajmniej jakichś stacji przesiadkowych, tak? Teraz ta technologia jest jeszcze bardzo, bardzo raczkująca. Jesteśmy w stanie wysłać rakietę w jakimś ogromnym programie za ogromne pieniądze, ale turystyka kosmiczna jest nadal dość oddalona przez to, że nie mamy tej infrastruktury. Tak, i tutaj pewną taką nadzieją są pojazdy kosmiczne wielokrotnego użytku. Tak, tylko tak, to, co to robi... jest taki problem, że temperatura spalania w takich silnikach, w takich napędach, w takich właśnie statkach wielokrotnego użycia sięga 3000 stopni Celsjusza i w związku z tym silnik istne piekło przechodzi. I tutaj zdania ekspertów są podzielone, czy to w ogóle jest możliwe. Jeżeli by było możliwe, no to ekonomicznie to byłoby dostępne może dla większej grupy niż jakichś tam osób z zasobnymi portfelami. Tylko no, dużo osób krytykuje właśnie te idee i twierdzi, że to jest nabijanie nas w butelkę. Takie projekty Ilona Muska, że takie wielokrotnego użytku rakiety powstaną i będziemy mogli sobie jak nie wiem, do innych krajów latać na Księżyc i z Księżyca na Mars. Moim zdaniem kosmiczna turystyka jest jeszcze daleko, ale same te wielorazowe rakiety są niezbędne, żeby w ogóle myśleć o tym, żeby coś budować w kosmosie, żeby lecieć dalej, żeby zdobywać kolejne jakby etapy rozwoju naszej cywilizacji, jeżeli chodzi o kosmos. Więc to musiało być zrobione, bo największym kosztem właśnie wypuszczenia czegokolwiek w kosmos jest paliwo i jest rakieta. Jeżeli jesteś w stanie oszczędzić na rakiecie, jesteś w stanie... No puścić tych rakiet więcej, tak? Teraz mamy, ile mamy różnych misji na Księżyc? Ile tak naprawdę różnych krajów jest teraz w stanie się dostać do kosmosu? To jest ogromny postęp w stosunku do tego, co mieliśmy wcześniej. Mieliśmy wyścig zbrojeń i tylko na tym to się opierało. Teraz mamy prywatne firmy, które w to wchodzą. Mamy różne kraje, które w to wchodzą. Myślę, że jesteśmy na takim przełomie, tak? Jakby przeszliśmy ten zastój, który był w pewnym momencie i wróciliśmy w kosmos. Tylko żeby zrobić dalsze kroki, potrzebujemy jeszcze kolejnych przełomów. Lepszych technologii, no między innymi Michio Kaku w książce Przyszłość ludzkości opisuje takie fajne technologie transportów w przestrzeni kosmicznej, jak żagle świetlne, silniki jonowe, takie tam różne jakieś technologie. No to tylko, masz te silniki jonowe, które jeszcze dodatkowo są zasilane, znaczy ta elektryka, która tam chodzi, żeby jonizować ten gaz, który jest w środku, masz na przykład ze Słońca, tak? No to wszystko, co sięga do Słońca, może sobie lecieć na tym. Dalej już masz NEPy, czyli to są nuclear, czy masz energię jądrową. Są bardzo różne podejścia do tego. Mamy gdzie się rozwijać. Słuchajcie, a dlaczego, to może mi powiecie, dlaczego w pewnym momencie kosmos, podbijanie kosmosu umarło i dzisiaj się do niego dopiero wraca? Przecież to było 30 lat przerwy, w którym nic się, kompletnie, absolutnie nic się nie działo. Z czego to wynika? Jeszcze człowiek przecież na Księżyc drugi raz nie wrócił, no to dawno temu było, a teraz cieszymy się, jak jakiś łazik wyląduje ostatnio. Przecież głośno było różnych tam takich... Adam, jeżeli... Znaczy, wydaje mi się, że... Jeśli to było wydaje się trochę decyzją polityczną, bo finansowanie w którymś momencie NASA zeszło niżej. Też trochę zauważcie, że pewne rzeczy zostały niespełnione. Znaczy był rozwój promów kosmicznych, to były pierwsze pojazdy wielokrotnego użytku, ale one okazały się nie dość ekonomiczne. Też z drugiej strony w tym samym czasie był rozwój IT, rozwój procesorów. W to szło bardzo dużo funduszy.
My doszliśmy do... Teraz mamy ten rynek dobrze rozwinięty, natomiast potrzebujemy pierwiastków, które są w asteroidach. I nagle się okazuje... I też druga sprawa jest taka, że nagle umieszczenie satelity na orbicie może przynosić korzyści ekonomiczne. Telekomunikacja, na przykład system Starlink, który jest w tej chwili wykorzystywany. I te rzeczy się na powrót zaczęły opłacać. W tym jest biznes i w to można inwestować. I na powrót znalazło się zainteresowanie tym. Chociażby wysyp, też popkultura to troszeczkę napędza, bo wysyp różnych filmów kosmicznych, jak na przykład For All Mankind, który pokazuje alternatywną ścieżkę rozwoju programu kosmicznego. I skoro gdzieś są pieniądze, to znajdują się też inwestycje na to, żeby rozwijać te technologie. Też dokonaliśmy paru przełomów technologicznych, jeśli chodzi o materiały. Bo nie byłyby możliwe rakiety, które lądują z powrotem, wracają z orbity bez ulepszenia materiałów. Co prawda pierwszymi rakietami, które były odzyskiwane, to były boostery do promów kosmicznych, które wyławiano z Atlantyku, reperowano je i wstawiano do kolejnego startu. Natomiast przy technologiach, jak się rozwijają technologie, to mamy pewien hype, mamy coraz większe nadzieje, no ale w którymś momencie nadzieje są zbyt rozbuchane, one okazują się być niespełnione. No ta krzywa Gartnera chyba właśnie o tym mówi, to teraz ze jajem mamy coś takiego. Z jajem mieliśmy kilka takich zim, bo wiosna, zima. Pomysł na to, że jesteśmy w stanie przetłumaczyć tekst, to do czego dochodzimy teraz, że jesteśmy w stanie przetłumaczyć tekst, wkładamy tekst po rosyjsku, wychodzi nam tekst po angielsku. Marzenie DARPA z lat 50. To dopiero teraz udało się zrealizować. Po drodze było kilka kryzysów, gdzie AI składała obietnice. Części udało się coś zrobić, nie wszystko. No była zima, zastój tej technologii, potem kolejny rozwój. Jak kończyłem studia, to obserwowałem, jak algorytmy z lat 80. wracały do łask za sprawą kart graficznych. Na przykład konwolucyjne sieci neuronowe. Konwolucyjne sieci neuronowe, ale też sposoby sortowania. Jeśli masz bardzo dużo procesorów na karcie graficznej, to możesz bardzo efektywnie posortować dane. Tego nie można było zrobić na klasycznych procesorach, a jak się okazało, że można liczyć na kartach graficznych około 2007-2008 roku, natychmiast odkurzono algorytmy, które były z lat 80. Teraz mamy samochody elektryczne, które były fajnym pomysłem z początku XX wieku, ale wreszcie mamy technologię, żeby to użyć. Czyli tak naprawdę przełomy techniczne mają miejsce wtedy, gdy pewna wizja spotyka się z technologiami, które pozwalają urzeczywistnić tę wizję. Tak, tak. I na nich chce robić. I musimy tu postawić kropkę. A jeszcze mnie ostatnia rzecz zastanawia ten balon. Tak, Adam, po co ten balon? Chodzi o to, że jak mamy rakietę, żeby uciec z tej studni ziemskiej grawitacyjnej, to musimy użyć jakiegoś paliwa. Musimy wyrzucać to paliwo z dużą prędkością. Tak działają rakiety. Spalamy w dyszy, wyrzucamy z dużą prędkością paliwo, to pcha rakietę do góry. I tutaj mamy, powiedzmy, ten balon, to jest taka nasza rakieta. Tu jest paliwo z tego. I żeby on doleciał do sufitu, to potrzebujemy tyle paliwa, a tej masy mamy mało. Więc dzisiaj było trochę sondy i trochę Adama Słodowego w naszym programie. Petros chce latać na Marsa. Mam nadzieję, że nie spotka ciebie na Marsie, jak już tam polecisz to, co mnie na Zakiętos, czyli Polak odpalający kawałek Makumba grupy Big Syc. Więc chciałem wam bardzo podziękować, bo to był pouczający poranek. Zresztą jak każdy środowy poranek naukowy, oddaję tobie samolot, jedyny, przy którym się bezpiecznie czuję w swoim życiu. Klaudia Żerańska, Adam Zadrożny, Patryk Mikiciuk, Petros Psyllos, Przemek Rudzki. Dziękujemy wam bardzo. Zapraszamy was na kolejne produkcje kanału sportowego dziś. Między innymi o 11:00 zapowiedź bardzo ważnego meczu dla polskiej piłki klubowej, czyli tego, co się wydarzy w Kopenhadze. Zagra tam oczywiście Raków o fazę grupową Ligi Mistrzów. Będzie Hyde Park przed meczem i będzie Hyde Park po meczu. Hyde Park przed meczem o godzinie 20:00, więc bądźcie z nami cały dzień. Poranek naukowy za tydzień w środę, a na dzisiaj to już wszystko. Zapraszamy was także na jutrzejszy poranek o godzinie 7:30. Cześć. Niech moc nauki będzie z wami.